Emilio Salgari. Czarny korsarz. Tłumaczenie Sandra Strugała, Marcin wrębelski. Czyta Robert Koszucki. Rozdział pierwszy. Piraci z Tortugi. Wśród spowijających morze gęstych mroków donośnym echem rozbrzmiała wypowiedziana ochrypłym głosem pogróżka. Hej, wy tam! Stójcie! Albo poślemy was na dno. Niewielka łódź, która opornie ciała atramentowe fale, oddalając się w pośpiechu od ledwie majaczącego na horyzoncie wysokiego brzegu, zupełnie jakby uciekała przed jakimś niebezpieczeństwem. Zatrzymała się raptownie. Dwaj, znajdujący się na jej pokładzie marynarze, podnieśli się jak na komendę i szybko wciągnęli wiosła z niepokojem wpatrywali się w przestrzeń przed sobą, aż w końcu dostrzegli wielki cień, który niczym duch wyłonił się z morskiej otchłani. Obydwaj mężczyźni mieli pod czterdziestkę ostre rysy twarzy, a ich gęste, nastroszone brody, które prawdopodobnie nigdy nie widziały szczotki ani grzebienia, przydawały im iście zuchwałego wyglądu. Na głowach nosili podziurawione, jak rzeszoto, szerokie kapelusze filcowe o postrzępionych rondach. Ich wypłowiałe, podarte i pozbawione rękawów koszule flanelowe ledwo okrywały masywne torsy. Obaj byli przepasani czerwoną tkaniną, podobnie jak reszta odzienia, w godnym pożałowania stanie. Przytrzymywała ona dwa wielkie i ciężkie pistolety, których używano pod koniec XVI wieku. Nawet ich krótkie spodnie były obszarpane, a nogi i bose stopy ubabrane w czarnym błocie. Krótko mówiąc, dwóch obdartusów. Gdyby osławione gujańskie kolonie karne powstały już w tamtych czasach, można by ich z powodzeniem wziąć za dwóch zbiegłych więźniów. W świetle gwieździstej poświaty patrzyli na wyłaniający się z zagranatowej linii horyzontu cień. Gdy ten zaczął nabierać coraz wyrazistszych kształtów, spojrzeli po sobie z niepokojem. Co widzisz, Karma? zapytał ten, który wyglądał na młodszego. Przypatrz się dobrze, masz lepszy wzrok ode mnie. Wiesz, że to kwestia życia lub śmierci. Widzę statek oddalony o jakieś trzy strzały z pistoletu, ale nie umiem powiedzieć, czy płynie od strony Tortugi, czy z hiszpańskich kolonii. Czyżby przyjaciele Aż trudno uwierzyć, że ośmieliliby się podpłynąć tak blisko, niemal pod lufy fortecznych dział. W dodatku ryzykują spotkanie z flotą wielkich żaglowców eskortujących galeony pełne złota. Kimkolwiek są, to już nie gra roli. Spostrzegli nas, van Stillerze, i na pewno nie pozwolą nam uciec. Lepiej nawet nie próbować, bo jeden kartacz by im wystarczył, żeby nas posłać do diabła. Ten sam, co uprzednio donośny głos, ponownie rozległ się w ciemności, niosąc się echem daleko ponad wodami zatoki. Kto tam? Diabeł! odburknął człowiek zwany van Stillerem. Jego kompan zaś wszedł na ławkę i krzyknął na całe gardło. A ktoś mnie pytać, kim jesteśmy? Jeśli cię zżera ciekawość, to sam tu do nas zejdź, a przywitamy cię pięknie kulką z pistoletu. Ta bezczelna zaczepka zamiast rozsierdzić człowieka, wypytującego przybyszów, wprawiła go chyba w zadowolenie, gdyż odparł. Moi dzielni przyjaciele. Chodźcie tu do nas i uściśnijcie, braci wybrzeża. Bracia wybrzeża? Krzyknęli dwaj mężczyźni w łodzi, nie posiadając się z radości, a ten, który nazywał się Karma, dodał. Niech mnie może pochłonie, że nie rozpoznałem głosu, który przynosi nam te wspaniałe wieści. Kto to niby jest? Zapytał jego kompan, zbierając się energicznie do wiosłowania. Spośród wszystkich śmiałków z tortugi tylko jeden pirat mógłby poważyć się na wyprawę pod same hiszpańskie forty. Czyli kto? Czarny korsarz! Niech mnie kule biją. To on we własnej osobie. Mamy dla niego przykre wieści, wyszeptał kochmo i westchnął. Niestety nie żyje. Być może łudził się, że jeszcze zdąży go wybawić z rąk Hiszpanów, prawda przyjacielu? Tak, van Stillerze. I pomyśleć, że to już drugiego mu wieszają. Tak, drugiego. Dwaj bracia zgładzeni na przeklętej szubienicy. Będzie chciał ich pomścić, Cormont? Mam nadzieję, a my mu w tym pomożemy. Dzień, w którym ten przeklęty gubernator Marakaibo zawiśnie, będzie najpiękniejszym dniem mojego życia. Sprzedam wtedy dwa szmaragdy, które noszę zaszyte w spodniach. Dostanę za nie przynajmniej tysiąc piastrów, co starczy na obfitą wyżerkę w gronie moich kamratów. Jesteśmy, a nie mówiłem. To błyskawica czarnego korsarza! Statek, który chwilę temu był tylko cieniem, teraz znajdował się na pół kabla od łodzi. Był to trzymasztowy żaglowiec, jeden z tych, których używali piraci z Tortugi podczas łowów na ogromne hiszpańskie galeony, wywożące do Europy skarby z Ameryki Środkowej, Meksyku i innych ziem położonych w pobliżu równika. Te zwinne, korsarskie statki wyposażone były zazwyczaj w potężne maszty, umożliwiające żeglugę nawet przy najlżejszej bryzie. Miały wąską stępkę oraz zadarte wysoko dziób i rufę zgodnie z prawidłami ówczesnej sztuki konstruktorskiej, a także dysponowały pierwszorzędnym uzbrojeniem. Dwanaście karonat, gotowych zionąć niszczycielskim ogniem, ze swoich czarnych gardzieli wyzierało po stronie sterburty i bakburty. Na kasztelu natomiast prężyły się dwie lekkie armaty ładowane kartaczami, mogące obrócić w perzynę każdy statek. Korsarski żaglowiec stanął w dryf, czekając na przybicie łodzi. W świetle latarni widać było stojący na dziobie tuzin uzbrojonych ludzi, którzy nie zawahaliby się wypalić z muszkietów przy najmniejszym podejrzanym ruchu. Dwaj marynarze wciągnęli wiosła, po czym przycumowali do żaglowca. Załoga rzuciła im drabinkę, a oni z zaskakującą zręcznością wspięli się na pokład. Dwóch zbrojnych z załogi wycelowało w nich muszkiety, podczas gdy trzeci, oświetlając nowo przybyłych światłem latarni, zbliżył się do nich i zapytał. Kto wy? Na belze buba mego stróża, wykrzyknął Kachma. To nie poznajecie już przyjaciół? A niech mnie rekin połknie, jeśli to nie bask, Kachma, wykrzyknął człowiek z latarnią. Jakim cudem jeszcze żyjesz? Wszyscy na tortudze myśleli, żeś martwy. A tu proszę, kolejny wskrzeszony. A czy to nie przypadkiem Hamburczyk van Stiller? Z krwi i kości odpowiedział pirat. A więc i ty wywinąłeś się od stryczka? Cóż, śmierć mnie nie chciała, więc postanowiłem pożyć jeszcze parę lat. A wasz kapitan? Sza! Uciszył go karma. Możesz mówić, nie żyje? Stado indorów, już żeście sobie pogdakali! zawołał szorstki głos. Ten sam, który wcześniej groził dwóm mężczyznom w łodzi. Niech mnie piorun trzaśnie, czarny korsarz! wyjąkał drżącym głosem van Stiller. Garmon zaś rzekł podniesionym tonem. Jestem na twoje rozkazy, kapitanie. Z mostku kapitańskiego zszedł mężczyzna i z ręką opartą na kolbie przypiętego do pasa pistoletu skierował się w ich stronę. Od stóp do głów ubrany w czerń, która przydawała mu elegancji, co było nietypowe dla korsarzy z Zatoki Meksykańskiej, którzy zazwyczaj zadowalali się parą spodni i koszulą, dbając bardziej o broń niżli o ubranie. Miał na sobie cienki kaftan z czarnego jedwabiu, obszyty koronką tego samego koloru z mankietami z czarnej skóry. Z tej samej tkaniny uszyte były spodnie, przewiązane w pasie szeroką szarfą z frędzlami. Do tego wysokie buty z cholewami, a na głowie nosił szerokorondny filcowy kapelusz ozdobiony długim czarnym piórem, które zadziornie się zakrzywiało i opadało mu na ramię. Podobnie jak jego ubiór, także i wygląd miał w sobie coś żałobnego. Na tle czarnych koronek kołnierzyka i wielkiego kapelusza odcinała się blada posągowa twarz, którą zdobiła krótka, lekko kręcona czarna broda, upodabniająca go do Jezusa z Nazaretu a rysy twarzy miał przepiękne. Regularny nos, małe, czerwone jak korale usta, szerokie czoło przecięte ledwie widoczną zmarszczką, która przydawała mu smutku oraz kształtne, czarne niczym dwa węgielki oczy, długie rzęsy, które raz po raz rozbłyskiwały z taką mocą, że na ich widok drżeli nawet najzuchwalsi korsarze z zatoki. Wysoka, smukła sylwetka, pełna elegancji, postura i arystokratyczne dłonie od pierwszego wejrzenia wskazywały na jego szlachetne pochodzenie, a także na wrodzone zdolności przywódcze. Dwaj kamraci ujrzeli, że mężczyzna ruszył w ich kierunku. Spojrzeli po sobie z niepokojem, szepcząc. Czarny Korsarz. Kim jesteście i skąd przybywacie? Zapytał czarny korsarz i zatrzymał się przed nimi z ręką niezmiennie wspartą na rękojeści pistoletu. Jesteśmy piratami z Tortugi, należymy do Bractwa Wybrzeża. Odpowiedział Carmont. Skąd przybywacie? Z Maracaibo. Uciekliście z rąk Hiszpanów? Tak, kapitanie pod czyim dowództwem pływaliście. Czerwonego Korsarza. Na te słowa czarnego Korsarza przeszedł dreszcz. Stał przez chwilę w milczeniu i mierzył obu piratów płomiennym spojrzeniem. A więc na statku mojego brata, odezwał się w końcu drżącym głosem. Gwałtownie chwycił Cormans za ramię i zaciągnął go niemalże siłą na rufę. Przechodząc pod mostkiem kapitańskim, spojrzał w kierunku mężczyzny wyczekującego na rozkaz i rzucił. Pozostań na pełnym morzu, panie Morgan. Załoga ma być w gotowości bojowej. Kanonierzy z zapalonymi lontami. W przypadku zagrożenia od razu meldujcie. Tak jest, panie kapitanie, odpowiedział marynarz. Żadna łajba nie zbliży się bez twojej wiedzy. Czarny Korsarz, nie zwalniając uścisku na ramieniu Karma, zszedł pod pokład i skierował się do małej, bardzo elegancko umeblowanej kabiny, oświetlonej pozłacaną lampą, co było niezgodne z panującym na korsarskich statkach zakazem palenia świateł po dziewiątej wieczorem. Wprowadził do środka Karma i wskazał mu krzesło, po czym utkwił w nim wzrok i przez chwilę przypatrywał mu się uważnie z założonymi rękami. Jego twarz przybrała siny odcień i była bledsza niż zwykle, a pierś unosiła się i opadała w rytm szybkiego oddechu. Dwukrotnie otwierał usta, żeby zadać pytanie, jednak od razu je zamykał w obawie przed odpowiedzią, której nie chciał usłyszeć. W końcu przemógł się i zapytał bezdźwięcznym głosem: Zabili go, tak? Kogo? mojego brata, tego, którego zwano Czerwonym Korsarzem. Tak, panie kapitanie, odpowiedział Cormont i westchnął. Tak samo jak zabili Zielonego Korsarza. Z piersi kapitana wyrwał się rozdzierający krzyk. Straszliwie zbladł, chwycił się dłonią za serce, po czym opadł na krzesło zasłaniając twarz szerokim rondem kapelusza. Zamarł tak na kilka chwil. A kajutę wypełnił jego szloch. Po chwili zerwał się na równe nogi, zawstydzony tym odruchem słabości. Okropne uczucie, które nim zawładnęło, wyparowało w oka mgnieniu. Na jego twarzy na powrót zagościł spokój, czoło wypogodziło się, skóra przybrała swój dawny odcień, tylko spojrzenie płonęło blaskiem tak ponurym, że przyprawiało ociarki. Dwukrotnie oprzedł kabinę, by trochę ochłonąć, po czym usiadł na krześle i rzekł: Obawiałem się, że nie zdążę na czas. Teraz pozostaje mi tylko zemsta. Rozstrzelali go? Powiesili, panie. Jesteś tego pewien? Widziałem na własne oczy, jak zawisł na szubienicy wzniesionej na placa de Granada. — Kiedy go zabili? — Dzisiejszego popołudnia. — Jak umarł? — Jak bohater, panie. Czerwony korsarz nie mógł przecież umrzeć inaczej. — Mów dalej. — Kiedy pętla zaciskała się na jego szyi, wykrzesał z siebie resztkę sił, by splunąć gubernatorowi w twarz. — Temu ścierwu, Van Goldowi. — Tak, księciu Flamandzkiemu. — Znowu on. Wszędzie tylko on. Czyżby po w mi nieubłaganą nienawiść? Zabrał mi braci. Jednego z zdradziecko zabił, a dwóch powiesił. — Nienawidził ich, bo to byli najodważniejsi korsarze w zatocy, panie. — Ale pozostaje mi jeszcze zemsta — krzyknął złowrogim głosem pirat. Nie. Nie spocznę, póki nie zniszczę Van Golda i całej jego rodziny, i póki nie obrócę w popiół miasta, którym rządzi. Maracaibo! Przywiodłeś mnie do zguby, więc teraz ja przywiodę do zguby ciebie. Choćbym miał wezwać z tortugi wszystkich korsarzy i wszystkich bukanierów San Domingo i Kuby. Nie pozostanie z ciebie kamień na kamieniu. A teraz mów, przyjacielu, opowiedz mi wszystko od początku, jak was schwytano, nie w otwartej walce, lecz pod stępem, kapitanie. Twój brat, kapitanie, o czym zresztą wiedziałeś, obrał kurs na Marakaibo, by pomścić śmierć zielonego korsarza. Podobnie jak i ty po przysiąg księciu flamandzkiemu śmierć na szubienicy. Było nas osiemdziesięciu. Byliśmy gotowi na wszystko, także do walki zbrojnej, lecz w naszych zamiarach nie przewidzieliśmy nadchodzącego załamania pogody. Przy wejściu do zatoki zaskoczył nas straszny huragan, który zepchnął statek na płyciznę, gdzie rozszalałe fale roztrzaskały go w drzazgi. Zaledwie dwudziestu sześciu piratów z trudem dotarło do brzegu. Wszyscy byliśmy w opłakanym stanie, zupełnie wyczerpani, w dodatku bez broni. Czerwony korsarz podnosił nas ciągle na duchu. Obawiał się, że Hiszpanie mogą zauważyć naszą obecność i rozpocząć pościg, więc poprowadził nas przez bagniska. Jednak, zamiast znaleźć w leśnej gęstwinie bezpieczne schronienie, wpadliśmy w zasadzkę. Trzystu Hiszpanów pod wodzą van Golda we własnej osobie otoczyło nas zwartym pierścieniem. Tych, którzy stawiali opór, zabili, a pozostałych wzięli w niewolę i powlekli do Marakaibo. Mój brat był wśród nich? Tak, kapitanie. Choć był uzbrojony zaledwie w sztylet, bronił się jak lew. Wolał zginąć w walce niż dać się powiesić, ale flamandczyk, gdy tylko go rozpoznał, zamiast przeszyć go szablą czy kulą, wyznaczył mu inną śmierć. Zawlekli nas do Marakaibo i skazali na śmierć przez powieszenie. Po drodze żołnierze znęcali się nad nami, a miejscowi nie szczędzili obelg. Wraz z moim przyjacielem van Stillerem mieliśmy więcej szczęścia od naszych kamratów. Wczoraj rano udusiliśmy stojącego na warcie strażnika i uciekliśmy. Znaleźliśmy schronienie w chacie pewnego tubylca, skąd widzieliśmy śmierć twojego brata i jego ludzi. Późnym wieczorem, dzięki pomocy naszego czarnego przyjaciela, wsiedliśmy do łodzi z zamiarem przepłynięcia Zatoki Meksykańskiej i dotarcia do Tortugi. Oto cała historia, kapitanie. A mój brat nie żyje? rzekł czarny korsarz z przerażającym spokojem. Byłem blisko niego tak jak teraz blisko ciebie, kapitanie. I wciąż wisi na tej przeklętej szubienicy? Będzie tak wisieć przez trzy dni. A potem wrzucą go do rynsztoku? Tak, kapitanie. Czarny korsarz gwałtownie wstał i podszedł do pirata. Strach ci obleciał? Zapytał wyzywającym tonem. Nie boję się nawet belzebuba, kapitanie! Więc nie obawiasz się śmierci? Nie, panie. Popłyniesz ze mną? Gdzie? Do Maracaibo. Kiedy? Dzisiejszej nocy. Złupimy miasto? Nie. Na razie jest nas za mało, ale wkrótce Van Gold do mnie usłyszy. Popłyniemy my dwaj i twój kompan. Sami? Zapytał zdumiony Karmo. Zgadza się. Co zamierzasz? Odzyskać zwłoki, brata. Uważaj, kapitanie, jeszcze wpadniesz w ich łapska. Czy wiesz, kim jest czarny korsarz? Do stu tysięcy piorunów toż to stąd najzuchwalszy pirat z tortuki! — Zatem zaczekaj na mnie na mostku, ale wpierw każ szykować szalupę. — Mam lepszy pomysł. Szybciej będzie naszą łodzią. — Zgoda. A teraz ruszaj. Rozdział drugi. Śmiała wyprawa. Cahmon usłuchał rozkazu i oddalił się pośpiesznie. Wiedział, powiem, że z groźnym korsarzem nie ma żartów. Van Stiller czekał na niego na pokładzie w towarzystwie kafatermistrza i kilku piratów, którzy wypytywali go o tragiczną śmierć czerwonego korsarza i jego ludzi, domagając się krwawej zemsty na Hiszpanach z Maracaibo i nade wszystko na samym gubernatorze. Hamburczyk, gdy dowiedział się, że mają przygotować łódź, by popłynąć na brzeg, z którego cudem uciekli, nie krył zdumienia i obawy. Mamy tam wrócić? wykrzyknął. Przecież zapłacimy za to głową, Kahmo. No cóż, tym razem nie popłyniemy tam sami. Ani kto zamierza nam towarzyszyć? Czarny Korsarz. A to zupełnie co innego. Ten czort wcielony wart jest więcej niż stu korsarzy. Tyle tylko, że on sam z nami popłynie. To nic, kormant. Z nim nic nam nie grozi. Płyniemy prosto do Maracaibo? Tak, przyjacielu, jeśli wyprawa zakończy się sukcesem, to dobra nasza. Hej, kwatermistrzu, wrzuć do łodzi trzy muszkiety, trochę amunicji, parę kordelasów dla nas obu i coś na ząb. Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć ani kiedy wrócimy. Już wszystko załadowane! Odkrzyknął kwatermistrz. Dołożyłem też tytoniu! Dziękuję ci, przyjacielu! Jesteś perłą wśród kwatermistrzów! A oto i on! powiedział w tej samej chwili van Stiller. Na mostku pojawił się czarny korsarz. Ubrany był w swój żałobny strój. Do boku przypasał długą szpadę, a za pas włożył dwa duże pistolety i jeden z tych ostrych hiszpańskich sztyletów, zwanych mizerykortią. Przez ramię przewiesił obszerną pelerynę, kruczo -czarną, jak reszta ubioru. Zbliżył się do stojącego na mostku kapitańskim marynarza, najprawdopodobniej swojego zastępcy, i zamienił z nim kilka słów. Chwilę później zwrócił się do obu korsarzy: W drogę! Jesteśmy gotowi, odpowiedział Carman. Wszyscy trzej opuścili się na pokład łodzi, którą już wcześniej przycumowano do rufy, by załadować na nią broń i żywność. Czarny korsarz szczelnie owinął się peleryną i zajął miejsce w nadziobie, podczas gdy piraci złapali zawiosła i odpłynęli. Na korsarskim żaglowcu szybko wygaszono światła pozycyjne, strymowano żagle. Błyskawica ruszyła kursem za łodzią, halsując, aby jej nie wyprzedzić. To Morgan odprowadzał swojego dowódcę w pobliże wybrzeża, by, w razie zagrożenia, przyjść mu z pomocą. Czarny korsarz leżał z głową wspartą na ramieniu i milczał. Bystrym wzrokiem dokładnie lustrował mroczny horyzont, próbując przeniknąć ciemności spowijające południowoamerykańskie wybrzeże. Od czasu do czasu odwracał głowę w stronę swojego statku, który nieustannie podążał ich śladem w odległości siedmiu lub ośmiu kabli, po czym znów kierował wzrok z powrotem na południe. Tymczasem van Stiller i Cormont energicznie wiosłowali, a lekka i zwrotna łódka pruła czarne fale. Ani jeden, ani drugi nie wydawał się być zmartwiony powrotem na ziemię zamieszkałe przez ich bezwzględnych wrogów albowiem w odwadze i przemyślności niezwykłego korsarza, którego imię wzbudzało strach we wszystkich nadmorskich osadach rozległej Zatoki Meksykańskiej, pokładali bezgraniczną wiarę. Wody jeziora Maracaibo były gładkie, zupełnie jakby wylano na nie oliwę, co ułatwiało wioślarzom sprawną i szybką żeglugę. Zwieńczone od strony morza dwoma wzniesieniami, układające się w podkowe, niewysokie brzegi akwenu, chronią wewnętrzne wody jeziora przed uderzeniami fal, co zapobiega tworzeniu się w ich głębinach silnych prądów morskich. Dwaj piraci wiosłowali za wzięcie od godziny, kiedy czarny korsarz, który do tej chwili pozostawał niemal w całkowitym bezruchu, zerwał się nagle na nogi, jakby chciał lepiej przyjrzeć się temu, co rysowało się na szerokim horyzoncie. W oddali mniej więcej na południowym zachodzie, w jednominutowych odstępach błyskało światło, Odbijając się od powierzchni wody. Marakaibo! Powiedział czarny korsarz ponurym głosem, który zdradzał z trudem tłumioną wściekłość. Zgadza się, potwierdził Karmo. W jakiej odległości się znajdujemy? Będą ze trzy mile, panie kapitanie. A więc o północy dotrzemy na miejsce? Tak. Czy straż pilnuje wybrzeża? Tylko łodzie celników. Musimy ich ominąć. Znamy miejsce, gdzie możemy bezpiecznie przybić do brzegu i ukryć łódź w nabrzeżnym gąszczu. Naprzód. Za pozwoleniem, kapitanie. Mów. Lepiej by było, żeby nasz statek nie podpływał już bliżej. Już zawrócił. Zaczeka na nas na pełnym morzu Odparł na to czarny korsarz Przez kilka chwil stał w milczeniu, po czym zapytał To prawda, że hiszpańska flota patroluje okolice? Tak, kapitanie Oddziały admirała Toledo czuwają nad bezpieczeństwem na wodach od Maracaibo po Gibraltar Ha! Czyli, że nas się boją ale razem z Franciszkiem Lolone poślemy ich wszystkich na dno. Cierpliwość jeszcze kilka dni. Van Gold przekona się, z kim ma do czynienia. Owinął się znów peleryną, zasunął kapelusz na oczy i usiadł, wpatrując się nieruchomo w jasny punkt, który zwiastował latarnię morską łódź pomknęła przed siebie, lecz już nie kierowała się ku przesmykowi prowadzącemu do jeziora Maracaibo. Piraci zmienili kurs i wyminęli patrole, które niechybnie zatrzymały łódź i uwięziły jej załogę. Pół godziny później brzeg zatoki był już wyraźnie widoczny, dzieliła ich od niego odległość trzech lub czterech kabli. Gęsto zalesiona na morzynami plaża łagodnie schodziła do morza. Zaduch panujący pośród tych porastających ujścia rzek i cieków wodnych roślin powodował okropną gorączkę, jak choćby vomito prieto, czyli żółtą febrę. Nieco wyżej, na tle rozgwieżdżonego nieba, kłębiła się bujna roślinna szata, ponad którą górowały pękate korony gigantycznych rozmiarów drzew. Carmont i van Stiller zwolnili i odwrócili się ku brzegowi. W obawie przed zasadzką płynęli dalej z wielką ostrożnością, zachowując ciszę i rozglądając się uważnie na wszystkie strony. Czarny korsarz przez cały czas nawet nie drgnął, położył tylko przed sobą trzy załadowane na pokład przez kwatermistrza muszkiety. Był gotów powitać prochem każdą łajbę, która ośmieliłaby się zbliżyć na odległość strzału. Było już po północy, gdy łódka dobiła do plaży, wbijając się w sam środek gęstwiny i powykręcanych korzeni namorzynów. Czarny korsarz wstał. Omiótł wzrokiem wybrzeże, po czym zwinnie zeskoczył na ziemię i przywiązał łódź do jednej z gałęzi. Zostawcie muszkiety rozkazał van Stillerowi i Kahmo. Macie pistolety? Tak, kapitanie odpowiedział Hamburczyk. Wiecie, gdzie jesteśmy? Jakieś dziesięć, dwanaście mil od Maracaibo. Zdołamy zakraść się tam dzisiejszej nocy? To niemożliwe, kapitanie. To nieprzebyty gąszcz i nie damy rady się przez niego przed, przed, przed świtem. Musimy więc zaczekać do jutrzejszego wieczora? Chyba, że chcesz podjąć ryzyko i pojawić się w mieście za dnia. W przeciwnym razie musimy odczekać. Pojawienie się w mieście za dnia byłoby nieostrożnością. Odparł czarny korsarz, jakby mówił do siebie. Gdybym miał wsparcie swojego statku, który mógłby nas w każdej chwili zabrać na pokład, byłbym gotów podjąć takie ryzyko, ale błyskawica żegluje teraz daleko, po wodach wielkiej zatoki wenezuelskiej. Pogrążył się w zadumie na kilka chwil, po czym rzekł: Uda nam się jeszcze odnaleźć mojego brata? Jego ciało będzie wisiało na placa de Granada przez trzy dni, odparł Karmo. Tak jak mówiłem. A więc mamy czas. Znacie kogoś w Maracaibo? Tak. Murzyna, który poratował nas łodzią w trakcie ucieczki. Zamieszkuje w odludnym szałasie na obrzeżach lasu. Nie zdradzi nas? Ręczymy za niego. Zatem w drogę. Karma szedł przodem. Czarny korsarz w środku, a Van Stiller zamykał pochód. Wdrapali się na skarpę, po czym zagłębili w samo serce mrocznej puszczy, zachowując ostrożność i nasłuchując. W dłoniach trzymali nabite pistolety, w każdej chwili spodziewając się zasadzki. Dookoła rozpościerała się nieprzebrana gęstwina, wśród której panowały ciemności jak we wnętrzu wielkiej jaskini. Bujne korony drzew, wieńczące pnie różnych kształtów i rozmiarów, przysłaniały całkowicie nieboskłon. Niezliczone liany to opieły się wysoko, mocno oplatając palmy, to zwisały długimi warkoczami prosto ku ziemi albo rozrastały się we wszystkich kierunkach, co na tyle utrudniało przemarsz, że śmiałkowie zmuszeni byli torować sobie drogę, karczując roślinność za pomocą swoich kordelasów. Z kolei plątanina potężnych korzeni wyrastających z ziemi wymuszała na nich szukanie jakiejś okrężnej drogi wolnej od takich przeszkód co jakiś czas w leśnej gęstwinie rozbłyskiwały niczym lampiony ławice małych światełek które na zmianę wirowały wokół drzew i iskrzyły się w ich koronach i tańczyły tuż przy ziemi na chwilę nagle gasły po czym rozjażały się na nowo tworząc przepiękne świetlne fale rodem ze świata baśni były to olbrzymie świetliki zamieszkujące lasy Ameryki Środkowej, zwane Lumy. Siła wytwarzanego przez nie światła pozwala odczytać z odległości kilku kroków nawet najdrobniejsze pismo. Zaledwie kilka sztuk tych owadów zamkniętych w słoiku wystarczy do oświetlenia całego pokoju. Nie brakowało też lampiris Dental, robaczków świętojańskich. Innego gatunku fosforyzujących owadów, które żyją w olbrzymich rojach w gujańskich lasach równikowych. Trzej korsarze kontynuowali marsz w całkowitym milczeniu, wciąż zachowując należytą czujność. Dobrze zdawali sobie bowiem sprawę, że oprócz ludzi muszą strzec się także mieszkańców lasu, krwiożerczych jaguarów, a nade wszystko węży. Zwłaszcza żara rak, których szkóra przybiera odcień zeschłych liści, czyniąc je niemal niedostrzegalnym dla ludzkiego oka w świetle dnia. Pokonali tak bez mała dwie mile, gdy idący na przedzie który najlepiej znał te okolice, zatrzymał się nagle i wycelował przed siebie pistolet. Jaguar, czy człowiek? Bez cienia strachu spytał czarny korsarz. Mógł to być jaguar, ale równie dobrze mógłby to być szpieg, odparł karmo. W tych dzikich krainach nigdy nie można być pewnym jutra. Którędy przeszedł? Dwadzieścia kroków ode mnie. Pirat ukucnął, wstrzymał oddech i cały zamienił się w słuch. Usłyszał szelest liści, lecz tak niewyraźne, że tylko wyjątkowo czujne ucho byłoby w stanie go wyłowić. To może być zwierzę, rzekł, prostując się. Nie jestem pewien, ale my się niczego nie boimy. Szable w dłoń i za mną. Obszedł pień wielkiego drzewa, które górowało nad pobliskimi palmami, po czym zatrzymał się w gąszczu gigantycznych liści wytężając wzrok w ciemności. Szelest liści ustał, jego ucho tymczasem wyłapało brzęk metalu, a chwilę później jakby suchy trzask, przypominający odgłos odciąganego kurka. Stójcie. Ktoś nas śledzi i czeka tylko na odpowiedni moment, aby nas powystrzelać. Czyżby zauważyli, że przybiliśmy do brzegu? Wymamrotał zaniepokojony Karmo. Hiszpanie wszędzie mają szpiegów. Trzymając szablę w prawej dłoni, w lewej zaś pistolet, czarny korsarz zaczął bez najmniejszego szmeru przeszukiwać liściasty gąszcz. Nagle Carman i Van Stiller zobaczyli, jak rzuca się na postać ukrytą w zaroślach. Błyskawiczny atak udaremnił próbę ucieczki czającego się pośród roślinności człowieka, który uderzony z pełnym impetem rękojeścią szpady w twarz upadł na wznak. Kachman pośpiesznie podniósł broń, którą tamten wypuścił z ręki w chwili upadku, nie zdoławszy oddać nawet jednego strzału. Podczas gdy van Stiller trzymał go na muszce. Drgnij, tylko, a już po tobie! powiedział van Stiller. To jeden z naszych wrogów, zauważył czarny korsarz. Żołnierz przeklętego Van Golda! dopowiedział van Stiller. — Chętnie się dowiem, dlaczego czaił się właśnie tutaj. Hiszpan, który solidnie oberwał w głowę, powoli dochodził do siebie i próbował się podnieść. — Kachaj! — wymamrotał drżącym głosem. — Chyba wpadłem w ręce samego diabła. — Zgadłeś — powiedział czarny korsarz. — Niech będzie i samego diabła, skoro tak nas, piratów, lubicie nazywać. Hiszpan zadrżał, co nie umknęło uwadze Karma. Nie trzęś tak portkami, przynajmniej na razie, rzekł i zaśmiał się w głos. Oszczędzaj siły na później, gdy będziesz już dyddał i wywijał w powietrzu fandango z zaciśniętym na szyi powrozem. Następnie zwrócił się do czarnego korsarza, który w milczeniu obserwował jeńca i rzekł. Posłać mu kulkę, kapitanie. Nie odparł tenże. A może wolisz go powiesić na jednej z gałęzi tego tam olbrzymiego drzewa? Bynajmniej. A co jeśli to jeden z tych, co wieszali naszych kamratów i czerwonego korsarza, kapitanie? Na te słowa oczy czarnego korsarza rozbłysły złowrogim blaskiem, który jednak szybko zgasł. Nie chcę jego śmierci, rzekł oschle. Żywy przyda nam się bardziej niż jako wisielec. Zatem zwiążmy go porządnie, odpowiedzieli jednogłośnie dwaj piraci. Oderwali kawałek czerwonej tkaniny, którą byli przepasani, po czym skrępowali nim nadgarstki więźnia, ten z kolei ani myślał stawiać opór. Przyjrzyjmy się, coś ty za gagatek, powiedział Kamo. Zapalił kawałek odciętego od armaty lątu, który przechowywał w kieszeni, i zbliżył go do twarzy Hiszpana. Nieszczęśnik, który wpadł w ręce straszliwych piratów z tortugi, miał na oko 30 lat, kanciastą twarz pokrytą rudawą brodą i szare rozbiegane z przerażenia oczy. Był chudy i tyczkowaty niczym jego krajan, Don Kiszot. Miał na sobie żółty, skórzany kaftan wyszywany arabeskami, szerokie i krótkie spodnie w czarno-czerwone paski i wysokie buty z czarnej skóry. Na głowie nosił stalowy hełm, przystrojony mocno już przerzedzonymi piórami nie pierwszej świeżości, a za pasem, w znacznie już zardzewiałej pochwie, tkwiła szabla. — Na rogi Belzebuba! — wykrzyknął Karma, śmiejąc się. — Z tego, co widzę, gubernator Marakaibo nie żywi swoich wojaków kapłanami, bo ten tu jest chudszy niż wędzony śledź. Myślę, panie kapitanie, że warto go powiesić. Nie kazałem go wieszać, odparł czarny korsarz, a następnie trącił więźnia końcem szabli i rzekł. Teraz nam się wyspowiadasz. I tak już po mnie, więc nic nie powiem, odparł Hiszpan. Nikt przecież nie wychodzi żywy z twoich rąk. Nawet jeśli... Powiem ci to, co chcesz usłyszeć, wcale nie mogę być pewny, że dożyje jutra. Zuch z niego, rzekł Van Stiller. A swoją odpowiedzią zasłużył sobie na łaskę, dodał czarny korsarz. No już, będziesz gadał? Nie, powiedział Jeniec. Obiecuję, że ocalisz życie. — A kim ty jesteś, żeby ci wierzyć? — Przecież wiesz, kim jestem. — pi, pi, Owszem, ale piratem, co się zwie Czarny Korsarz. — Najświętsza panienku z Gwadelupy! — krzyknął Hiszpan i zrobił się blady jak ściana. — Czarny Korsarz tutaj! Przybyłeś wyrżnąć nas wszystkich w pień i pomścić śmierć brata czerwonego korsarza? Zgadza się. A jeśli nie wyśpiewasz mi wszystkiego, powiedział czarny korsarz ponurym głosem, pozabijam was wszystkich, a z Marakaibo zostaną zgliszcza! Święci pańscy, co ty tu robisz? powtórzył jeniec, który nie otrząsnął się jeszcze z szoku. Gadaj, bo wypruję z ciebie flaki. I tak już jestem trupem. Czarny korsarz to człowiek honoru, weź to pod uwagę. On nigdy nie złamał raz danego słowa. Odparł kapitan uroczyście. Nie, niech ci będzie, zaufam ci. Rozdział trzeci. Jeniec. Nadany przez kapitana znak van Cachmon podnieśli jeńca i posadzili u stóp drzewa. Nie rozwiązali mu jednak rąk, choć byli pewni, że nie będzie próbował ucieczki. Czarny korsarz usiadł naprzeciw niego, na olbrzymim korzeniu, który wił się niczym monstrualny wąż. A dwaj piraci stanęli na straży przed zaroślami, obawiali się bowiem, że jeniec nie jest sam. Powiedz mi, Rzekł czarny korsarz po kilku minutach milczenia. Czy ciało mojego brata wciąż jest wystawione na widok publiczny? Tak, odpowiedział jeniec. Gubernator rozkazał nie ściągać go przez trzy dni i trzy noce, potem rzuci zwłoki do lasu na pożarcie dzikim bestiom. Myślisz, że da się wykraść ciało? Być może, bo placa de Granada jest strzeżona tylko przez jednego wartownika. Piętnastu wisielcom trudno by przecież było uciec. Piętnastu? Powiedział czarny korsarz złowrogim tonem. Ten łotr van Gold nie oszczędził nawet jednego nikogo. I nie straszna mu zemsta piratów z Tortugi? Marakaibo ma mury umocnione i obsadzone armatami. Pogardliwy uśmiech zagościł na ustach dumnego czarnego korsarza. Co nam mogą zrobić armaty? Nasze kordelasy znaczą wiele więcej. Mieliście okazję się o tym przekonać podczas szturmu na San Francisco de Caupuche, na San Agustin na Floridzie i w innych miejscach. To prawda, ale Van Gold czuje się bezpiecznie w Maracaibo. Ach tak. W takim razie zobaczymy, jak się poczuje, gdy rozmówię się z Franciszkiem Lolonet. Franciszek Lolonet? wykrzyknął Hiszpan, którego przeszedł dreszcz przerażenia. Czarnego Korsarza najwyraźniej nie obeszło przerażenie jeńca, bo kontynuował swoje przesłuchanie, choć nieco innym już tonem. Co tu robiłeś? Wpełniłem warte na plaży. Sam? Tak. Podejrzewaliście, że napadniemy na miasto. Obawialiśmy się ataków. Wartownicy zauważyli podejrzany statek. Czy gubernator rozkazał wzmocnić obronę fortu? Nie tylko. Wysłał też kilku zaufanych ludzi do Gibraltaru, by ostrzec admirała. Tym razem to czarnego korsarza przeszedł dreszcz. Tyle, że to dreszcz niepokoił, bo bać to się raczej nie miał w zwyczaju. Ach, tak! Wykrzyknął, a jego blada twarz zrobiła się czerwona ze złości. A więc mój statek może być w niebezpieczeństwie. Zamyślił się, po czym wzruszył ramionami i dodał: To nic. Kiedy okręty admirała dotrą do Maracaibo, będę już na pokładzie błyskawicy. Zerwał się gwałtownie, zagwizdał na dwóch piratów stojących na czatach przed zaroślami i rzucił krótko. Wracamy. A co robimy z jeńcem? Zapytał Kahmo. Zabierzemy go ze sobą. Odpowiadacie za niego głową. Niech mnie kule biją, wykrzyknął Van Stiller. Przywiążę go sobie sznurem do pasa, wtedy odejdzie mu ochota na ucieczkę. Ruszyli w drogę gęsiego. Prowadził karmel, van Stiller zaś zamykał pochód i pędził przed sobą jeńca, nie chcąc ani na chwilę stracić go z oczu. Wstawał świt. Różowe promienie jutrzenki rozpraszały ciemności i rozlewały się po niebie, przenikając przez baldachim gigantycznych drzew. Liczne w południowej Ameryce, a zwłaszcza w Wenezueli, małpy budziły się do życia, wypełniając gęstwinę dzikimi krzykami na czubkach smukłych i eleganckich palm zwanych assai, w bujnych koronach ogromnych drzew kapokowych, w gąszczu sipos, olbrzymich liano platających pnie drzew i czepiających się powietrznych korzeni storczyków, pośród zachwycających bromeli obficie obsypanych szkarłatnymi kwiatami, figlarnie niczym chochliki pląsały małpy wszelkiej maści. Nieopodal baraszkowało statko uroczych małpek miko, które pomimo swoich lilipucich rozmiarów mieściły się w pirackiej kamizelce, pod względem bystrości i zwinności nie miały sobie równych w świecie człekokształtnych. Kawałek dalej z kolei harcowały gromady sahui, nieco większych od wiewiórek, o rudej sierści i grzywie jak ulwiątek, a także czeredy mono, najchudszych wśród wszystkich małp, wyposażonych w tak długie patykowate kończyny, że z daleka łatwo je pomylić z olbrzymimi pająkami. Nie brakowało też statka prego, które z dzikim upodobaniem niszczą wszystko, co napotkają na swej drodze, stając się prawdziwym utrapieniem plantatorów. Wszędzie było widać nieprzeliczone chmary ptactwa, a najprzeróżniejsze ptasie okrzyki zlewały się z wrzaskami małp. Wśród rozłożystych liści drzew pompanase, z których wytwarza się piękne i lekkie panamskie kapelusze, w zagajnikach laransia o kwiatach wydzielających odurzające zapachy, na wspaniałych palmach kwarezmę, o purpurowych kwiatach trajkotały na cały głos malutkie Machjako, gatunek papuk o ciemnoniebieskiej główce. Skrzyczały też Ary, dorodne ptaki o czerwonym upierzeniu, które od świtu do zmierzchu z uporem godnym lepszej sprawy wrzeszczą bez ustanku Ara, ara" oraz horadeira, ptaki, płaczki. Wyśpiewujące smętnie swą wieczną skargę. Piraci i ich hiszpański jeniec, nawykli do marszu przez gęstą dżunglę porastającą kontynent i wyspy Zatoki Meksykańskiej, nie zatrzymywali się, by podziwiać rośliny, małpy czy ptaki. Maszerowali najszybciej jak się dało, wyszukując w gąszczu przetarte przez drapieżniki lub tubylców przejścia, albowiem pragnęli czym prędzej wydostać się na otwartą przestrzeń i ujrzeć wody jeziora Maracaibo. Czarny korsarz popadł zgodnie ze swoim zwyczajem w posępną zadumę, która towarzyszyła mu wszędzie, bez względu na to, czy przebywał akurat na pokładzie statku, czy też korzystał z uroków tortugi. Owinięty w swoją długą, czarną pelerynę z kapeluszem nasuniętym na oczy, kroczył za karmą z głową zwieszoną na piersi. Z dłonią wspartą na szpadzie, nie spoglądając ani na towarzyszy, ani na jeńca, maszerował niczym samotny wędrowiec przedzierający się przez dżunglę. Piraci, którzy dobrze znali jego zwyczaje, o nic nie wypytywali i pozwolili mu rozmyślać w samotności. Od czasu do czasu szeptem zamieniali ze sobą kilka słów, chcąc uzgodnić kierunek marszruty, po czym przyspieszali kroku, zagłębiając się coraz to bardziej w splątaną sieć niekończących się sipos, drzew palmowych, harakando i masara duba, które chroniły ich przed hordami uroczych ptaszków, Trochilidii, olśniąco-błękitnych piórach i czerwonoognistym dziobie, znanych też pod nazwą Ptaki Muchy. Byli już w drodze od dobrych dwóch godzin, w dodatku coraz bardziej przyspieszali kroku. W pewnym momencie Kachman zaczął uważnie przyglądać się podłożu i otaczającym go drzewom, po czym przystanął, wskazując za zagajny kahuero, drzew o skórzastych liściach, które przy wiecznej pogodzie wydają dziwaczne dźwięki. To tutaj Van Stillerze? – Spytał. Chyba mnie pamięć nie myli. Chwilę później pośród zarośli dało się słyszeć przyjemne dla ucha łagodne dźwięki, które brzmiały, jakby ktoś je wygrywał na flecie. Cóż to takiego? Odezwał się czarny korsarz, podnosząc nagle głowę i zrzucając z siebie pelerynę. Flety Moko. odparł uśmiechnięty Karmą. Kim jest Moko? To murzyn, który pomógł nam w ucieczce. Jego szałas stoi w tym zagajniku. Dlaczego gra? Zapewne zajęty jest hipnotyzowaniem swoich węży. Czyżby był zaklinaczem tych gadów? Zgadłeś, kapitanie! Ale ten flet może nas zdradzić. Zabiorę mu go, a węże wyślemy na wycieczkę po dżungli. Czarny korsarz gestem dłoni nakazał im iść dalej, ale dobył szabli na wypadek przykrej niespodzianki. Karma zdążył już zniknąć w zaroślach. Szedł ostrożnie, ledwie widoczną w gąszczu ścieżynką. Aż nagle zatrzymał się, wydając z siebie okrzyk, w którym zdziwienie mieszało się z obrzydzeniem. Przed splecionym z gałęzi szałasem zadaszonym szerokimi liśćmi palmowymi, na wpół ukrytym pod kaheirą, olbrzymią rośliną ocieniającą częstokrość tubylcze chaty i obfitującą w podobne do dyni owoce, siedział czarnoskóry mężczyzna, budową ciała przypominający Herkulesa. Szeroki w barach, o bardzo umięśnionych ramionach i nogach, które z pewnością skrywały wielką siłę. Miał mięsiste wargi, płaski nos i wystające kości policzkowe. W jego twarzy było coś dziecięcego, biła z niej bliżej nieokreślona naiwna dobroć. Mężczyzna siedział na pniu drzewa i grał na flecie z cienkiej trzciny bambusowej, wydobywając z niego łagodne, przeciągłe dźwięki, które wywoływały w słuchającym przedziwną niemoc. Przed nim wił się posłusznie stuzin najbardziej niebezpiecznych węży środkowej Ameryki. Popielato brązowe żararaki o małej trójkątnej głowie i smukłym ciele, tak jadowite, że nie bez powodu Indianie ochścili je przy domkiem przeklętych ich jeszcze bardziej jadowite kuzynki żararaki urutu zwane także wężami krzyżowymi ze względu na plamę na głowie w kształcie krzyża posiadające jad paraliżujący nerwy wokół miejsca ukąszenia tak zwane kaskawele znane także jako grzechotniki straszliwe oraz zupełnie czarne węże naja których jad powoduje błyskawiczną śmierć moko krzyknął karma Przerywając czarodziejski rytuał. Melodia urwała się. Murzyn wbił w pirata swoje porcelanowe oczy i z niedowierzaniem rzekł: To wy, co tu jeszcze robicie? Myślałem, że już dawno dotarliście do zatoki daleko od Hiszpanów. Tak, to my, ale niech mnie piorun trzaśnie, jeśli sądzisz, że podejdę do ciebie bliżej, skoro dookoła roi się od tych paskudnych gadzin. Moje węże nie robią krzywdy przyjaciołom, roześmiał się Murzyn. Zaczekaj chwilę, biały przyjacielu, tylko je uśpię. Przyniósł wypleciony z liści koszyk, włożył zwierzęta do środka, bacząc, by się nie rozpełzły, zamknął go dokładnie, na wszelki wypadek przyciskając wieko dużym kamieniem, po czym rzekł: Teraz bez obaw możesz podejść bliżej, biały bracie. Jesteś sam? Nie. Przyprowadziłem ze sobą kapitana mojego statku, brata czerwonego korsarza. Czerwonego korsarza? On tutaj? No, no to Marakaibo ma się czego obawiać. Posłuchaj mnie, czarny bracie, chcemy Cię prosić o kolejną przysługę. Pozwól nam skorzystać z Twojego szałasu. Możesz liczyć na naszą wdzięczność. W tej chwili nadszedł czarny korsarz wraz z van Stillerem prowadzącym jeńca. Pozdrowił murzyna skinieniem dłoni, po czym wziął na stronę kachma i zapytał. — To ten człowiek pomógł ci w ucieczce? — Tak, panie kapitanie. — Nienawidzi Hiszpanów? — Tak samo jak my. — Zna Maracaibo? — Nie gorzej niż my tortugę. Czarny Korsarz odwrócił się w kierunku Murzyna i podziwiając w milczeniu jego imponującą muskulaturę, rzekł jakby do siebie. Tak, takich ludzi właśnie mi trzeba. Następnie wszedł do szałasu i rozejrzał się po jego wnętrzu. Zauważył stojące w kącie splecione z gałęzi krzesło, usiadł na nim i na powrót pogrążył się w zadumie. Tymczasem Murzyn pośpieszył przygotować posiłek, na który złożyły się różne smakołyki. Placuszki z manioku, rodzaju mąki otrzymanej z zawierającej trujące substancje bulw, które po starciu i odciśnięciu soków tracą swoje szkodliwe właściwości. Owoce grawioli, kształtem przypominające szyszki, skrywające pod kolczastą skórką biały, smakowity miąższ o kremowej konsystencji. Tuziny pachnących bananów zwanych złotymi, Mniejszych od tych tradycyjnych, ale smaczniejszych i pożywniejszych. Jakby jeszcze tego było mało, Moko uraczył gości tak zwanym pulkę sfermentowanym napojem powszechnie pozyskiwanym z agawy, serwując go w wydrążonej dyni. Trzej piraci, którzy podczas nocnej wędrówki niczego nawet nie przegryźli, najedli się teraz do syta, nie zapominając przy tym o nakarmieniu więźnia. Po jedzeniu wyciągnęli się wygodnie na świeżo naciętych liściach, które Moko specjalnie dla nich zniósł do szałasu, po czym zasnęli snem tak spokojnym, jakby znajdowali się w najbezpieczniejszej na świecie kryjówce. Sam Moko tymczasem mocno związał powierzonego jego pieczyńca i zaczął pełnić warte. Przez cały dzień żaden z piratów się nie poruszył. Lecz gdy tylko zapadły ciemności, czarny korsarz ocknął się raptownie. Był bledszy niż zwykle, a jego czarne oczy płonęły ponurym blaskiem. Nerwowym krokiem kilkukrotnie okrążył szałas, po czym zatrzymał się przed więźniem, mówiąc: Dałem ci słowo, że cię nie zabiję, choć mógłbym powiesić cię na pierwszej lepszej gałęzi. Musisz mi odpowiedzieć na pytanie. Czy dam radę zakraść się niepostrzeżenie do pałacu gubernatora? Chcesz go zamordować, by pomścić śmierć czerwonego korsarza? Zamordować? zawołał gniewnie pirat. Ja się pojedynkuję, a nie morduję, zdradziecko! Jestem człowiekiem honoru. Pojedynek między mną a nim, tak, ale nie morderstwo! Gubernator jest stary, a ty, panie, młody. Poza tym nie zdołasz przedostać się do jego sypialni niezauważony. Nad jego bezpieczeństwem czuwają liczne straże. Wiem, że jest odważny. Jak lew! Wciąż jest pełen krzepy. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy. Odwrócił się w stronę dwóch piratów, którzy także już wstali i polecił Van Stillerowi. Zostaniesz tu i będziesz miał oko na jeńca. Do tego wystarczy murzyn, kapitanie? Nie. Murzyn jest silny jak Herkules, więc pomoże mi przenieść zwłoki mojego brata. Chodź, karma, wkrótce wypijemy butelkę hiszpańskiego wina w Maracaibo. Dost! Tu zdechłych wielorybów o tej porze, kapitanie? zawołał zdziwiony karma. A co, strach ci obleciał? Gdzieżby znowu? Za tobą poszedłbym choćby do piekła zagrać na nosie samemu belzebubowi, ale boję się, że nas złapią. Drwiący uśmiech wykrzywił wąskie wargi czarnego korsarza. To się jeszcze okaże, odparł. Chodź! Rozdział czwarty. Pojedynek w Maracaibo. W owych czasach Maracaibo było jednym z najważniejszych miast w Zatoce Meksykańskiej, znajdujących się w posiadaniu hiszpańskich kolonizatorów, choć liczba jego mieszkańców nie przekraczała dziesięciu tysięcy. Położone malowniczo na południowym krańcu Zatoki Wenezuelskiej, naprzeciw przysmyku otwierającego się na wody szerokiego jeziora o tej samej nazwie, które wcina się daleko w głąb lądu, Maracaibo od samego początku stało się ważnym ośrodkiem handlu, do którego sprowadzano wszystkie produkty z pozostałych wenezuelskich miast. Hiszpanie wybudowali w nim solidny fort, wyposażony w liczne armaty, a na dwóch wysepkach, które strzegły miasta od strony zatoki, postawili potężne garnizony, które miały chronić miasto w razie łupieszczych napadów. Podróżnicy, którzy jako pierwsi postawili tu stopę, wznieśli w okolicy piękne domy, a nie brakowało też pałaców zaprojektowanych przez architektów przybyłych z dalekiej Hiszpanii, poszukujących szczęścia w nowym świecie. W Maracaibo wyjątkowo liczne były gospody, gdzie zwykle gromadzili się majętni właściciele kopalń i gdzie o każdej porze roku tańczono fandango i bolero. Kiedy czarny korsarz, Karmoa i Moco wkroczyli do miasta nie napotykając na swej drodze żadnych przeszkód, na ulicach wciąż było gwarno a w tawernach zaopatrzonych w zamorskie trunki roiło się od klientów. Hiszpanie bowiem nawet we własnych koloniach nigdy nie odmawiali sobie kieliszka malagi czy rodzimego szery. Czarny korsarz zwolnił kroku. Z nasuniętym na oczy kapeluszem, szczelnie owinięty peleryną, choć wieczór był ciepły... Z lewą ręką dumnie wspartą na rękojeści wiernej szpady, czujnie obserwował domy i ulice, starając się zapamiętać każdy najdrobniejszy szczegół otoczenia. Gdy dotarli na główny plac miasta Placa de Granada, czarny korsarz zatrzymał się nagle na rogu jednego z budynków i oparł się ciężko o mur. Jego oczom ukazał się widok tak makabryczny, że przyprawiłby ociarki nawet najbardziej bezdusznego człowieka na ziemi. Naprzeciw pałacu, na którym powiewała hiszpańska flaga, na piętnastu ustawionych w półkolu szubienicach wisiało piętnastu nieboszczyków. Ich stopy były bose, ubrania w strzępach, z wyjątkiem jednego wisielca, który odziany był w szaty czerwone, jak ogień, a na nogach miał wysokie, pirackie buty. Nad wisielcami krążyły całe stada z i Urubu, niewielkich, czarno upierzonych sępów, powszechnie znanych w Ameryce Środkowej jako czyściciele miast. Najwyraźniej chciały jak najszybciej rozpocząć swą upiorną ucztę, nie czekając, aż ciała nieszczęśników zaczną się rozkładać. kahman zbliżył się do czarnego korsarza i powiedział wzruszony. — To nasi kamraci. — Tak, potwierdził stłumionym głosem czarny korsarz chcą zemsty, więc będą ją mieli. Wyprostował się nad ludzką siłą woli, po czym zwiesił głowę na piersi, jak gdyby chciał ukryć pełne wzruszenia oblicze i oddalił się szybkim krokiem w stronę tak zwanej posady niewielkiego hoteliku, w którym przesiadywali opróżniając całe beczki wina, lubujący się w nocnym życiu mieszkańcy miasta. Czarny korsarz wypatrzył wolny stolik, po czym usiadł, a raczej bezwładnie opadł na wysoki fotel i zwiesił głowę. Kachman zaś zawołał: Hej, karczmarzu ty szelmo! Podaj nam karawkę twego najzacniejszego cheres. tylko żeby mi było prawdziwe hiszpańskie, bo inaczej marny twój los! Morskie powietrze tak mnie wysuszyło, że z chęcią opróżniłbym całą twoją piwniczkę! Na wypowiedziane przezeń w nienagannym baskijskim słowa karczmarz zagęścił ruchy i niezwłocznie pośpieszył do stolika z butelką osławionego trunku. Karma napełnił trzy szklanice, lecz czarny korsarz był tak bardzo pogrążony w rozmyślaniach, że nawet nie tknął swojej. Do stu zdechłych wielorybów wymamrotał Kahma, trącając łokciem murzyna. Kapitan jest wzburzony jak nigdy. Nie chciałbym teraz znaleźć się w skórze Hiszpanów. Muszę przyznać, że to niebywała zuchwałość z naszej strony zapuścić się aż tutaj. No, ale on niczego się nie boi. Rozejrzał się po karczmie z zaciekawieniem, ale i z pewną bliżej nieokreśloną obawą. Zauważył kilku uzbrojonych w długie nawacha z osobników, którzy podejrzliwie mu się przyglądali. Coś mi się zdaje, że nam się przysłuchują, szepnął do moko. Co to za jedni? Baskowie w służbie gubernatora. Rodacy, walczący pod obcą flagą, ha! Jeśli myślą, że ich nawahas robią na mnie wrażenie, to grubo się mylą. Tymczasem mężczyźni zgasili cygara, zwilżyli gardła kilkoma kielichami malagi i zaczęli rozmawiać między sobą tak głośno, że Karma nie miał najmniejszych problemów by wyłapać, co mówią. Widzieliście wisielców? Zapytał jeden z nich. Dziś wieczorem znowu im się przyjrzałem, odrzekł inny. Siłajdacy wciąż dają niezłe przedstawienie. Na widok jednego z nich, tego z wywalonym na wierzch jezorem, można pęknąć ze śmiechu. A czerwony korsarz? Rzucił trzeci. Wetknęli mu do ust cygaro, żeby jeszcze śmieszniej wyglądał. Chętnie bym mu jeszcze podał parasol, co by się jutro osłonił przed słońcem <laughs> Zobaczymy, czy... Huk uderzającej o stół pięści przerwał zdanie w połowie Aż podskoczyły wszystkie kielichy Karma nie mógł już dłużej znieść tych bezczelnych zniewak Odskoczył od stolika tak błyskawicznie, że czarny korsarz nawet się nie zorientował Niech mnie piorun trzaśnie, zagrzmiał. Wielka mi odwaga obśmiewać nieboszczyków. Spróbujcie pośmiać się z żywych, moi drodzy kawalieros. Pięciu kompanów, zaskoczonych nagłym wybuchem gniewu nieznajomego, podniosło się jak na komendę, ściskając w dłoniach swoje nawachas. Jeden z nich, bez wątpienia najodważniejszy, zapytał z groźnym wyrazem twarzy. Kim jesteś? Kawaliera! Porządnym baskiem, który szanuje zmarłych, lecz który umie także rozpruć flaki żywym. Słysząc tę zaczepkę, mężczyźni wybuchnęli śmiechem, co jeszcze bardziej rozjuszyło pirata. A więc to tak? rzucił blady z gniewu. Gillard'a spojrzał w stronę czarnego korsarza, który ani drgnął, zupełnie jakby całe zajście go nie dotyczyło. Następnie wyciągnął rękę w stronę tego, który zadał mu pytanie, i z całej siły go pchnął, wykrzykując mu w twarz: Myślisz, że prawdziwy wilk morski nie poradzi sobie z takim lądowym szczurem jak ty? Pchnięty bask zatoczył się na stół. W mgnieniu oka jednak się podniósł, błyskawicznie wyciągnął z zapasa nóż i otworzył go z głośnym trzaskiem. Już miał rzucić się na karma i przeszyć go ostrzem na wylot, kiedy Moko, który dotychczas przyglądał się całemu zajściu, nadany przez czarnego korsarza znak, wskoczył między dwóch raptusów, wywijając groźnie ciężkim, drewnianym krzesłem z żelaznymi okuciami. — Stój albo cię zatłukę! — krzyknął do uzbrojonego baska. Pięciu wojowniczych najemników zrobiło krok do tyłu w obawie, że zamaszyście wywijający w powietrzu ciężkim krzesłem olbrzym o skórze czarnej jak węgiel roztrzaska im zaraz głowy. Szamotanina zaalarmowała kilkunastu siedzących w sąsiedniej sali biboszów, którym przewodził drągal o fizjonomii zbira z przepasaną u boku szablą, w zawadiacko przechylonym na jedno ucho kapeluszu, ubrany w napierśnik z kordobańskiej skóry. — Co tu się dzieje? — zapytał oschle i teatralnym gestem wyciągnął szablę z pochwy. — Dzieją się tu rzeczy, mój drogi kawalero — odparł karma, komicznie się kłaniając — które nie powinny cię obchodzić. — Na wszystkich świętych! — warknął drągal, przyjmując groźny wyraz twarzy. — Widzę, że nie poznaliście jeszcze don Gamary i Mirandy. Hrabiego Badajoz, szlachcica Skamarguj i wicehrabiego... — Wicehrabiego od siedmiu boleści! — odparł czarny korsarz zrywając się na równe nogi i mierząc wzrokiem dryblasa Władca Gamary i innych posiadłości najpierw spurpurowiał jak piwonia a potem zbladł po czym rzucił ochrypłym głosem Do stu diabłów zaraz Poślecie na tamten świat i będziesz mógł się przywitać z tym ścierwem, które dynda sobie teraz wraz ze swoją piracką hałastrą na Placa de Granada! Na te słowa kachman już miał się rzucić na bezczelnego pyszałka, lecz powstrzymał go czarny korsarz, który ściągnął kapelusz, zrzucił pelerynę i szybkim ruchem dobył szpady, mówiąc drżącym głosem: Sam jesteś ścierwo! a twojej padliny diabeł nie przyjmie nawet do piekła. Gestem ręki dał znak, żeby wszyscy się rozstąpili. Jego ruchy zdradzały niebywałą pewność siebie i mogłyby zbić z pantałeku nawet najzuchwalszego adwersarza. Niewątpliwie świadczyły o wybornej znajomości Fechtunku. Ustawił się na wprost szlachcica, po czym przyjął postawę do walki. Walcz. Wicehrabio od siedmiu boleści wysyczał przez zaciśnięte zęby. Za chwilę będzie tu o jednego trupa więcej. Przeciwnik ustawił się w pozycji wyjściowej, lecz po chwili wyprostował się i rzekł: Zaraz, zaraz, kawalero! Gdy staję z kimś w szranki, mam prawo poznać imię mojego przeciwnika. Pochodzę z lepszej niż ty rodziny, to ci wystarczy? Nie, panie, chcę poznać twoje imię. Moje imię? Niech tak będzie, ale tym gorzej dla ciebie, bo już nikomu go nie wyjawisz. Odparł, po czym zbliżył się do niego i wyszeptał mu kilka słów do ucha. Dryblas wydał okrzyk zaskoczenia, w którym zabrzmiała nuta strachu. Cofnął się o dwa kroki, zupełnie jakby chciał schronić się w stojącej za jego plecami gromadce pobratymców i wyjawić jej dopiero co poznany sekret. Lecz czarny korsarz, jak błyskawica, przystąpił do ataku, zmuszając go do natychmiastowej obrony. Zgromadzeni wokół bibosze utworzyli wokół walczących szeroki krąg. Moko i Carman stali w pierwszym szeregu. Obaj ze spokojem przyglądali się pojedynkowi, zwłaszcza ten ostatni dobrze znał umiejętności kapitana. Przałkowaty szlachcic już po pierwszych ciosach zrozumiał, że ma przed sobą groźnego przeciwnika, który wykorzysta każdy najdrobniejszy moment nieuwagi i niepewności, żeby tylko wysłać go na tamten świat, w związku z czym bronił się jak tylko umiał. Uciekał się do wszystkich możliwych i znanych mu trików i forteli. Nie był to jednak pierwszy lepszy szermierz, którego można tak po prostu lekceważyć. Był wysoki, barczysty i umięśniony. Ręka mu nie drżała, a ramię miał sprawne i silne. Widać było, że łatwo się nie podda. Jednak zwinny i szczupły czarny korsarz nie dawał mu chwili wytchnienia. Był stale gotowy wyprowadzić cios, Uderzał bez ustanku, nie chcąc, by nawet chwila zwłoki przesądziła na korzyść nieprzyjaciela. Szpada czarnego korsarza zagrażała awanturnikowi z każdej strony i zmuszała go do ciągłego odparowywania ciosów. Uderzenia klingi o klingę krzesały iskry, lśniąca szpada to zadawała energiczne pchnięcia, to uderzała z całym impetem w ostrze rywala, który wydawał się coraz bardziej zdezorientowany. Po kilku minutach pojedynku, mimo siły na miarę Herkulesa, Don Gamara i Miranda zaczął dyszeć i ustawać w walce. Odparowywanie wszystkich ciosów czarnego korsarza sprawiało mu widoczną trudność. Spokój odczuwany na początku walki powoli go opuszczał. Czuł, że gra idzie o jego skórę i niewiele brakuje, by zasilił w zaświatach towarzystwo wisielców z placa de Granada. Czarny korsarz zaś wydawał się tak rześki, jakby dopiero co wyciągnął szpadę z pochwy. Poruszał się ze zwinnością Jaguara, napierając coraz to bardziej na przeciwnika. Jedynie jego oczy, rozświetlone ponurym blaskiem, zdradzały wewnętrzne wzburzenie. Ani na chwilę nie odwracał wzroku od wroga, jakby chciał go zahipnotyzować i wytrącić z równowagi. Gapie przerwali okrąg i usunęli się, aby ustąpić miejsca szlachcicowi, który cofał się nieustannie, zbliżając się do przeciwległej ściany. Kahma przyglądał się pojedynkowi z uśmiechem. Nie miał bowiem wątpliwości co do jego rozstrzygnięcia. W pewnym momencie dryblas uderzył plecami o mur. Zbladł jak płótno, a wielkie krople potu zrosiły mu czoło. — Dość już! — wycharczał zmęczonym głosem. Nie, odrzekł czarny korsarz złowrogo. Moja tajemnica musi umrzeć razem z tobą. Ogarnięty strachem przeciwnik skulił się w sobie, po czym rzucił się naprzód, wyprowadzając kilka ciosów jeden po drugim. Nieruchomy, niczym skała, czarny korsarz odparował wszystkie z jednakową szybkością. Teraz przybijecie do ściany, zagroził. Sparaliżowany strachem drybla, przeczuwając swój rychły koniec, wrzasnął jak opętany. Pomocy! To jest czar! Lecz szpada czarnego korsarza przeszyła mu pierś, przygwożdżając go do ściany i gasząc ostatnie słowa na jego ustach. Krew trysnęła mu z ust i rozlała się na skórzany napierśnik, który nie zatrzymał śmiertelnego pchnięcia. Wybałuszył nieludzko oczy, rzucając przeciwnikowi ostatnie, pełne przerażenia spojrzenie, po czym osunął się ciężko na ziemię, łamiąc ostrze, które przybiło go do ściany. No i zszedł. Drwiąco skwitował karma, po czym pochylił się nad trupem, wyrwał mu szpadę z dłoni i wręczył kapitanowi, który ponuro przyglądał się pokonanemu. — Skoro swoją połamałeś, to weź te w zamian, na bachusa. To ostrze wykute w Toledo, najprawdziwsze z prawdziwych. Jestem tego pewien, mój panie. Czarny korsarz bez słowa chwycił szpadę, podniósł kapelusz, rzucił na stół złotego dublona i wyszedł z karczmy wraz z karma i moko, zanim gapie mieliby odwagę go zatrzymać. Rozdział piąty Ciało na szubienicy. Zanim czarny korsarz z dwoma towarzyszami powrócił na placa de Granada, zapadły już takie ciemności, że nie można było dostrzec człowieka z odległości dwudziestu kroków. Spowijającą plac głęboką ciszę, przerywało tylko od czasu do czasu złowieszcze krakanie u rubu pilnujących piętnastu wiszących ciał. Nie było słychać nawet kroków strażnika pełniącego warte przed gubernatorskim pałacem, wzdłuż którego fasady stały szubienice. Czarny korsarz! Karma i Moko szli ostrożnie i powoli, trzymając się blisko murów i kryjąc się za pniami palm, mając oczy i uszy szeroko otwarte, niespokojnie ściskając w rękach kapitan szpadę, a pozostali dwaj szable. Usiłowali niepostrzeżenie przedostać się do powieszonych kamratów, gdy zalegającą w mieście ciszę raz na jakiś czas przerywał złowrogi podejrzany hałas. Wówczas przystawali na chwilę w cieniu drzew lub pod ciemnymi sklepieniami wieńczącymi bramy budynków i czekali niespokojnie, aż zagrożenie minie. Zaledwie kilka kroków dzieliło ich od szubienicy, na której wisiał owiewany nocną bryzą, prawie nagi czerwony korsarz, gdy wtem kapitan wskazał kompanom postać poruszającą się w pobliżu pałacu gubernatora. Niech mnie, niech mnie żarłacz ludojat połknie, wymamrotał Karma. Przeklęty strażnik! Ten człowiek gotów zepsuć nam cały plan! Moko jest silny, odparł Murzyn. Moko pójdzie i porwie strażnika, który podziurawi cię szpadą. Murzyn uśmiechnął się, ukazując dwa rzędy białych, niczym kość słoniowa zębów, a ostrych tak, że nie jeden rekin mógłby mu ich pozazdrościć, po czym rzekł, Moko jest przebiegły i umie się poruszać bezszelestnie jak węże, który zaklina. Idź, powiedział czarny korsarz. Zanim zdecyduję, czy cię zabrać ze sobą, chcę się przekonać, ile jesteś wart. Zaraz się przekonasz, mój panie. Schwytam tego człowieka tak, jak swego czasu chwytałem żararaki. Odwiązał sobie od pasa wypleciony ze skóry lekki, zakończony pętlą sznur, którym posługiwali się Meksykańscy wakuero przy łapaniu byków, po czym oddalił się bezszelestnie. Ukryty za pniem palmy czarny korsarz przyglądał mu się uważnie, być może podziwiał odwagę tego człowieka, który prawie zupełnie bezbronny miał stawić czoło dobrze uzbrojonemu i gotowemu na wszystko żołnierzowi. Nie wie, co to strach? odezwał się Karmo. Czarny korsarz skinął tylko głową na potwierdzenie, ale nic nie powiedział. Nie spuszczał wzroku stubylca, który czołgał się po ziemi niczym wąż, z każdą chwilą coraz bardziej przybliżając się do pałacu gubernatora. Uzbrojony w halabardę i przypasaną do boku szable wartownik maszerował teraz w kierunku pałacowych drzwi. Moko, gdy tylko zauważył, że strażnik odwrócił się do niego plecami, zaczął czołgać się jeszcze szybciej, trzymając lasso w zaciśniętej dłoni. Gdy odległość między nimi zmalała do dwunastu kroków, porwał się z ziemi, zakręcił kilkukrotnie liną w powietrzu i pewnym ruchem zarzucił pętlę. Rozległ się cichy świst, a chwilę później stłumiony okrzyk. Wartownik upuścił halabardę i wywijając rękami i nogami na wszystkie strony, runął na ziemię. Moko dopadł do niego jednym tygrysim skokiem, błyskawicznie zakneblował mu usta, po czym związał go czerwonym sznurem, który nosił przy boku. A na koniec podniósł go z taką łatwością, jakby to był chłopiec, a nie dorosły mężczyzna. Jest twój, rzekł Moko, rzucając jeńca do stóp kapitana. Zuchwały jesteś, odparł czarny korsarz. Przywiąż go do drzewa i chodź za mną. Moko usłuchał. Z pomocą Karma wykonał polecenie, po czym obaj dołączyli do kapitana, który przyglądał się dyndającym na sznurach ciałom. Czarny korsarz stał naprzeciw pirata ubranego w czerwień. Okrutnie z niego zadrwiono, wtykając mu w usta niedopalony cygaro. Na ten widok czarnemu korsarzowi wyrwał się z piersi przerażający okrzyk. Przeklęci! wycedził. I jeszcze musieli go na koniec upokorzyć. Podobny do wycia dzikiego zwierza krzyk czarnego korsarza przeszedł w rozdzierający szloch. Nie załamuj się, kapitanie! Wzruszony Karma próbował podnieść na duchu swojego dowódcę. Czarny korsarz ruchem ręki wskazał na powieszone ciało. Robi się, kapitanie! Rzekł karma. Moko z pirackim nożem w zębach wspiął się na rusztowanie. Jednym ruchem przeciął sznur i zaczął wolno opuszczać ciało w dół. Karma stanął pod nim. Choć ciało czerwonego korsarza zaczęło się już rozkładać, pirat delikatnie chwycił je w ramiona, a następnie owinął w rozłożoną na ziemi czarną pelerynę swojego kapitana. Chodźmy! – rzekł czarny korsarz, wzdychając. – Zrobiliśmy, co do nas należało. Ocean czeka na ciało jednego ze swych nieustraszonych synów. Murzyn podniósł owiniętego w pelerynę nieboszczyka, po czym wszyscy trzej, pogrążeni w smutku i ciszy, opuścili plac. Na jego skraju czarny korsarz odwrócił się i spojrzał po raz ostatni na czternastu piratów, których ciała posępnie majaczyły w ciemnościach, i rzekł smutnym głosem: Żegnajcie, odważni nieszczęśnicy, żegnajcie, kamraci czerwonego korsarza. Piracka brać wkrótce pomści waszą śmierć! Skierował ogniste spojrzenie na górujący nad placem pałac gubernatora i dodał smutno. Van Gold, między tobą a mną jest tylko śmierć. Ruszyli w drogę. Chcieli jak najszybciej wydostać się z Maracaibo i dotrzeć do brzegu morza, aby wrócić na korsarski statek. Nie powinni byli dłużej tam przebywać po nieprzyjemnej przygodzie w karczmie, stracili pewność siebie. Minęli trzy lub cztery całkowicie opustoszałe ulice, gdy Karma, który szedł na dostrzegł nagle w pół ukryte pod ciemnymi arkadami ludzkie cienie. Wolniej, powiedział po cichu, odwracając się w stronę kompanów. Jeśli mnie wzrok nie myli, to chyba ktoś się na nas zaczaił. Gdzie? Zapytał czarny korsarz. Tam, pod arkadami. Czyżby ludzie skarczmy? Do stu zdechłych wielorybów. A jeśli to baskowie ze swoimi nawachami? Damy im radę, słono nam zapłacą za tę zasadzkę, powiedział czarny korsarz, dobywając szpady. Mój kordelas pokaże im kto tu rządzi odparł karma. Trzej mężczyźni owinięci w obszerne peleryny, najpewniej sarape, stanęli na czatach po prawej stronie ulicy, a dwaj pozostali, do tej pory ukryci za porzuconym wozem, zamykali przejście z lewej strony. To baskowie potwierdził karma. Widzę, jak błyszczą im na u ty zajmij się tymi dwoma po lewej, ja biorę na siebie tych z drugiej strony, rozkazał czarny korsarz. A tym oko zajmij się moim bratem, weź ciało i wynieś je stąd i zaczekaj na nas na skraju dżungli. Baskowie ściągnęli sarapę i owinęli nimi lewe ramiona, po czym wyciągnęli długie noże o ostrzu tak ostrym jak klinga szpady. Czyli jednak, powiedział Bask, którego karma poturbował w karczmie. Nie pomyliliśmy się. Z drogi, krzyknął czarny korsarz i wysunął się przed swoich kamratów. Wolnego, kawalero, odparł Bask i postąpił krok naprzód. Czego chcesz? Zaspokoić naszą ciekawość. To znaczy? Dowiedzieć się, kim jesteś, kawalero. Człowiekiem, który zabija tych, co mu wchodzą w drogę. Dumnie odparł czarny korsarz, postępując naprzód ze szpadą zaciśniętą w dłoni. Zatem powiem ci, kawalero, że my się wcale nie boimy. I nie damy się zaszlachtować jak ten biedak, którego przygwoździłeś do moru. Podaj swoje imię i tytuły, albo inaczej nie opuścicie Maraka i Bożywi. Jesteśmy w służbie jegomości gubernatora i odpowiadamy za osoby, które przechadzają się po ulicy o tak późnej porze. Jeśli chcecie je poznać, podejdźcie. I zapytajcie, odparł czarny korsarz, błyskawicznie przybierając postawę aangard, po czym dodał: Karma, bierz tych dwóch z prawej. Pirat dobył kordelasa i zaczął nim wymachiwać, podchodząc jednocześnie w stronę dwóch przeciwników, którzy zagradzali przejście po drugiej stronie chodnika. Baskowie ani drgnęli. Stali w bezruchu, na lekko rozstawionych nogach W pozycji, która pozwoliłaby im sparować każdy cios Lewe dłonie zaciskali na pasie W prawicach trzymali na wachas, Opierając kciuk na szerszej stronie ostrza Oczekiwali w gotowości Na dogodny moment do odparcia przeciwnika Najprawdopodobniej byli to tak zwani diestros Czyli najemnicy obyci w pojedynkach Za pan brat z najkrwawszymi walkami nie obce im były najstraszliwsze ciosy, takie jak hawek, czyli nikczemne cięcie, które oszpecało twarz, czy straszne desiaretazzo, pchnięcie, zadane w plecy przeciwnika na wysokości ostatniego żebra i rozcinające kręgosłup. Czardy korsarz, widząc, że przeciwnicy nie zamierzają atakować, Zniecierpliwiony, że nie może utorować sobie przejścia, z prędkością błyskawicy runął na trzech wrogów stojących przed nim, rozdając ciosy na prawo i na lewo, podczas gdy Karman rzucił się na dwóch pozostałych, tnąc szablą jak szalony. Zuchwali napastnicy wcale się nie przestraszyli. Z niezwykłą zręcznością odskakiwali do tyłu, parując ciosy raz długimi ostrzami swoich noży, raz za pomocą owiniętych wokół lewego ramienia serape. Obaj piraci zorientowali się prędko, że mają przed sobą niebezpiecznego przeciwnika i stali się ostrożniejsi. Gdy jednak ujrzeli, że Moko bezpiecznie oddalił się z ciałem nieboszczyka Czerwonego Korsarza i zniknął w spowitej mrokiem ulicy, z całą zajadłością rzucili się na nieprzyjaciół, chcieli bowiem jak najszybciej rozstrzygnąć sprawę, zanim zwabione odgłosami walki straże przybędą Baskom na pomoc. Czarny korsarz, którego szpada przewyższała długością na wachas i który we władaniu nią mógł poszczycić się wyjątkowymi umiejętnościami, narzucał wrogom warunki toczonego pojedynku. Kordela skarma z kolei był wyraźnie krótszy, i pirat musiał więc mieć się na baczności i co rusz powracać do pozycji wyjściowej. Siedmiu mężczyzn było pochłoniętych zawziętą walką. Rozdawali i parowali ciosy, wysuwali się naprzód, cofali. Uskakiwali na prawo i na lewo, a ostrza ich oręża krzyżowały się ze szczękiem. W pewnym momencie jeden z basków stracił na chwilę równowagę. Potknął się, nieopatrznie odsłaniając pierś. Wówczas czarny korsarz błyskawicznie doskoczył do przeciwnika, zadając mu decydujący cios. Ugodzony szpadą, bask padł bez życia na ziemię. Pierwszy! krzyknął czarny korsarz do pozostałych. Następny proszę. Pozostali dwaj baskowie wcale się nie ulękli. Nie cofając się ani o krok, stali przez chwilę niewzruszeni naprzeciw pirata. Raptem, zwinniejszy z nich pochylił głowę ku ziemi, wysunął do przodu owinięte serapy ramię i ruszył do ataku zupełnie jakby chciał zadać groźny cios w partę baja, czyli w podbrzusze. Odpowiednio wymierzony rozprówa wnętrzności to była jednak tylko zmyłka bowiem bask niespodziewanie się wyprostował uskoczył w bok zamierzając zajść przeciwnika od tyłu i wyprowadzić de wspomniane już śmiertelne pchnięcie w plecy czarny korsarz jednak uchylił się z kocią zwinnością po czym rzucił się do przodu z wyciągniętą szpadą lecz jej ostrze utknęło w owijającym ramie przeciwnika serape. Próbował na powrót ustawić się w pozycji do ataku, dogodnej do parowania ciosów, które teraz zadawał mu drugi z basków, gdy nagle z jego piersi wyrwał się krzyk wściekłości. Ostrze szpady złamało się w połowie pod naporem ramienia wroga, który szykował się do zadania mu desiaretazzo. Odskoczył w tył, wymachując resztką szpady i krzyknął, — Karma! Do mnie! — Mimo, że wiernemu kamratowi nie udało się jeszcze pokonać przeciwników, którzy pod naporem jego ataku cofnęli się do skrzyżowania ulic, przywołany rozkazem czarnego korsarza przybiegł w okamgnieniu. Do stu zdechłych wielorybów zagrzmiał. Wpadliśmy w tarapaty. Jeśli zdołamy przepędzić te sforę wściekłych psów, będzie to nie lada wyczyn. Odstrzelimy przynajmniej dwóch z tych łajdaków, Odparł czarny korsarz, ładując w pośpiechu wyciągnięty z zapasa pistolet. Już zamierzał strzelić do tego, który stał najbliżej, gdy nagle ujrzał ogromny cień spadający na czterech przeciwników, którzy chwilę wcześniej, pewni swojego zwycięstwa, zdążyli zbić się w zwartą grupę. Uzbrojony w pokaźnych rozmiarów kij, mężczyzna zjawił się w samą porę. Moko! wykrzyknęli jednocześnie czarny korsaż i kochma. Murzyn nie odezwał się ani słowem. Uniósł kij i zaczął grzmocić wrogów na oślep, w mgnieniu oka, powalając wszystkich nieszczęśników na ziemię. Jednemu rozkwasił głowę, innemu pogruchotał żebra. Dzięki ci, przyjacielu, krzyczał kochma. Do stóp piorudów. Co za jadka? Uciekajmy, rzekł czarny Korsarz. Nic tu po nas! Z okien okolicznych domów wyjrzało kilku ciekawskich mieszkańców, których wybudziły ze snu jęki i krzyki rannych. Dwaj piraci i Moko wzięli nogi za pas i zniknęli za najbliższym zakrętem. Gdzie zostawiłeś ciało? zapytał czarny korsarz. Jest za murami miasta. Dziękuję za pomoc. Pomyślałem, że mogę wam się przydać i wróciłem najszybciej, jak mogłem. Czy po drodze natrafiłeś na jakieś patrole? Nie widziałem nikogo. Musimy się zatem szybko wycofać, nim się ktoś zjawi, powiedział czarny korsarz. Już mieli wyruszyć w dalszą drogę, gdy karmo, wysłany przodem na zwiady, zawrócił prędko i rzekł Panie kapitanie, zbliża się patrol. Skąd? Z tamtej uliczki! Pójdziemy inną. Miejcie broń w pogotowie, przyjaciele. Naprzód. Karmo. wróć na plac po nóż zabitego przeze mnie baska. Skoro nie ma nic innego pod ręką, nie pogardzę nawet na wachą. Jeśli pozwolisz, oddam ci swój kordelas, a sam zatrzymam na wachę. Umiem się nią posługiwać. Dzielny pirat położył przed czarnym korsarzem własną broń. Po czym pobiegł na plac po nawachę, która w jego sprawnej dłoni mogła się okazać tak samo skuteczną bronią jak oddany kapitanowi cordelas. Oddział był coraz bliżej. Zbliżał się szybkim krokiem zaalarmowany krzykami walczących i szczękiem krzyżujących się ostrzy. Prowadzeni przez Moko piraci puścili się biegiem wzdłuż murów zabudowań. Przebiegli tak około 150 kroków, gdy nagle usłyszeli miarowy krok innego oddziału. Do stóp piorunów! krzyknął Kahma. Wezłą nas w dwa ognie! Czarny korsarz zatrzymał się i dobył krótkiej pirackiej szabli. Zostaliśmy zdradzeni? wyszeptał. Kapitanie, odezwał się Moko. Widzę ośmiu ludzi uzbrojonych w halabardy i muszkiety. Przyjaciele, odparł czarny korsarz. Trzeba będzie drogo sprzedać życie. Rozkazuj, kapitanie, jesteśmy gotowi! Odparli zdecydowani na wszystko kamraci. Moko! Tak, kapitanie. Przenieś ciało mojego brata na pokład błyskawicy. Dasz radę to zrobić? Odnajdziesz naszą szalupę na plaży i bezpiecznie odpłyniesz z van Stillerem. Tak, panie. A my porachujemy się z naszym wrogiem. Gdybyśmy jednak polegli, Morgan będzie wiedział, co robić. Idź, zanieś ciało na statek. Później tu wrócisz, by sprawdzić, czy jeszcze żyjemy. Trudno mi zostawić was samych, jestem silny, mogę się przydać! Moją wolą jest pochować mojego brata w morzu, tak jak zielonego korsarza. Bardziej się nam przydasz na pokładzie błyskawicy niż tutaj. Wrócę z posiłkami. Morgan przybędzie z odsieczą, jestem tego pewien. Idź już. Oddział jest tuż tuż. Nie trzeba mu było tego dwa razy powtarzać. Jako, że droga była odcięta przez dwa zbliżające się patrole, Moko pobiegł w boczną uliczkę i wdrapał się na mur okalający pobliski ogród. Czarny korsarz zaczekał, aż Moko przeskoczy na drugą stronę, po czym zwrócił się do Kachmo. Przygotujmy się do ataku na oddział, który nadchodzi od przodu. Jeśli damy radę przełamać ich opór, być może uda nam się wymknąć poza miasto i skryć się w dżungli. Przyczaili się na rogu ulicy. Drugi oddział, dostrzeżony przez Moka, znajdował się teraz nie dalej niż trzydzieści kroków od nich. Pierwszy z kolei pozostawał niewidoczny. Najwyraźniej zatrzymał się. Bądź gotów! rzekł czarny korsarz. Jestem. odparł pirat, ukrywając się za węgłem domu. Ośmiu halabardników nagle zwolniło kroku, jakby w obawie przed zasadzką. Jeden z nich, być może dowódca, ostrzegł pozostałych. Powoli, chłopcy, ci zbuje z pewnością są niedaleko. "Nas jest ośmiu, panie Elvas." odpowiedział jeden z nich. "A karczmarz mówił, że piratów było tylko trzech." "A więc to tak!" Co za szuja z tego karczmarza zdradził nas. Niech nogo, go tylko dostanę w swoje łapy, to mu wypruję flaki, a dziura, którą mu wytnę, będzie tak wielka, że wyleje się przez nią całe wyżłopane przez niego wino. Wymamrotał karmo. Czarny korsarz uniósł kordelas w górę, po czym dał znak do ataku. Gdy tylko oddział wychynął z za rogu, piraci z prędkością błyskawicy ruszyli przed siebie, tnąc szablami na lewo i prawo. Wzięci z zaskoczenia żołnierze rozpierzchli się pod gradem ciosów. Zanim otrząsnęli się z zaskoczenia czarny korsarz i carmaux byli już daleko. Nie umknęło jednak ich uwadze, że śmiałków było zaledwie dwóch. Rzucili się więc za nimi w pogoń, krzycząc w niebogłosy zatrzymać ich to piraci piraci Czarny Korsarz i Kochma pędzili jak szaleni tyle że zupełnie na oślep I tak jak wpadli w zawiły labirynt uliczek i zaułków tak zupełnie nie mieli pojęcia jak się z niego wydostać Co rusz skręcali za ruch kolejnego domu jak na złość nie mogli jednak znaleźć żadnej drogi prowadzącej poza miasto Mieszkańcy Obudzeni krzykiem strażników i zaalarmowani obecnością morskich rozbójników, przed którymi drżano w całej Ameryce Południowej, zerwali się z posłań na równe nogi. Zewsząd dało się słyszeć trzaskanie drzwi i okien, tu i ówdzie ktoś strzelał z muszkietu. Sytuacja uciekinierów pogarszała się z minuty na minutę. Krzyki i strzały mogły wszcząć alarm w całym mieście i ściągnąć im na kark garnizon wojska. Do piorunów, krzyczał Karmo, biegnąc co sił w nogach. Wrzeszczą, jak rozgęgane gęsi, przyniosą nam zgubę, jeśli nie znajdziemy sposobu, by się stąd wydostać, za ty damy na szubienicy. Po chwili okazało się, że droga, którą biegli, była zamknięta. Kapitanie, wykrzyknął nagle Karmo, wpadliśmy w pułapkę, to ślepa uliczka. A niech to diabli. Nie ma tu nawet żadnego muru na który można by się wspiąć i przeskoczyć na drugą stronę zauważył czarny korsarz Same wysokie domy Zawracamy Karmo Żołnierze są jeszcze daleko cofniemy się i znajdziemy inną drogę która pozwoli nam wydostać się z miasta Już miał wprowadzić słowa w czyn gdy nagle dodał albo nie Mam inny pomysł Myślę, że przy odrobinie sprytu uda nam się zatrzeć za sobą ślady. Odwrócił się w kierunku zabudowań zamykających ulicę. Stał tam skromny, dwupiętrowy dom z kamienia i z drewna. Na jego górnym piętrze znajdował się mały taras, który zdobiły wazony i kwiaty. Carmo rzekł czarny korsarz otwórz mi te drzwi. Tutaj się schowamy? To chyba najlepszy sposób, by żołnierze zgubili nasz trop. Dobrze pomyślane, kapitanie. Jako właściciele nie będziemy musieli za nic płacić. Wziął do ręki długą nawachę, wsadził jej ostrze w szczelinę drzwi i podważył rygiel. Obaj piraci weszli prędko do środka i zamknęli za sobą drzwi, akurat w tej chwili, gdy żołnierze mijali uliczkę, krzycząc na cały głos. Zatrzymać ich! Zatrzymać! Błądząc po omacku w ciemnościach, piraci natrafili na schody prowadzące na górę. Wspięli się po nich bez wahania i zatrzymali na półpiętrze. Musimy oświetlić sobie drogę i zobaczyć, gdzie dalej iść, powiedział Carmont. I trzeba by poznać lokatorów. kranie niespodzianka czeka tych biedaków. Wyciągnął krzesiwo i kawałek lątu, zapalił go dmuchając lekko, by rozniecić płomień. Hej, tu są otwarte drzwi, rzucił. I ktoś tu chrapie, dodał czarny korsarz. To dobry znak. Ci, którzy smacznie śpią, są zwykle pokojowego usposobienia. Czarny korsarz otworzył drzwi bez najmniejszego szmeru i wszedł do skromnie umeblowanego pomieszczenia. Wydawało się, że ktoś leży na łóżku. Czarny korsarz przy pomocy lątu zapalił świecę, którą dostrzegł już wcześniej na starej skrzyni służącej za komodę. Zbliżył się do łóżka i zdecydowanym ruchem ściągnął nakrycie. Na łóżku Leżał łysy jegomość w podeszłym wieku, cały pomarszczony, o żółtawo-czerwonym kolorze skóry. Mężczyzna miał kozią bródkę i kędzierzawe wąsy. Spał tak głęboko, że nie zbudziło go nawet światło w pomieszczeniu. Jego z pewnością nie musimy się obawiać, stwierdził czarny korsarz. Złapał go za ramię i mocno potrząsnął, lecz bez skutku. Wystrzał z muszkietu byłby tu potrzebny, odezwał się karma Dopiero za trzecim szarpnięciem człowiek otworzył oczy. Na widok dwóch uzbrojonych ludzi gwałtownie się poderwał i krzyknął przerażony, wytrzeszczając oczy. Umieram! Wolnego, przyjacielu, na umieranie jeszcze przyjdzie czas, powiedział Karma, po czym dodał. Mnie to się raczej wydaje, że dopiero teraz wstąpiło w ciebie życie. Kim jesteś? zapytał czarny korsarz. Poczciwym człowiekiem, który nikomu nie wyrządził krzywdy! odparł starzec szczękając zębami. Nie zamierzamy zrobić ci nic złego, jeśli tylko powiesz nam to, czego chcemy się dowiedzieć. Wasza wielmożność nie jest złodziejem? Jestem piratem z Tortugi. Pi pi Pirater! jednak, umarłem. Już ci obiecałem, że nie zrobimy ci krzywdy. C czego zatem chcecie? Od kogoś takiego, jak ja? Na początek chcielibyśmy wiedzieć, czy przebywasz sam w tym domu sam, panie. Kto mieszka w sąsiedztwie? S -s Sami p -p prawi mi mieszanie. Czym się zajmujesz? Jestem biednym, biednym człowiekiem. Akurat biednym człowiekiem, który posiada dom, gdy ja nie mam nawet własnego łóżka, zaszedził karma. Szczwany lisie! Martwisz się o swoje pieniądze? Nie, nie, nie nie, nie mam pieniędzy, wasza wielmożność. Karma wybuchnął śmiechem. Pirat stał się wielmożą, ależ ten człowiek to najweselszy kompan, jakiego dotychczas poznałem. Starzec spojrzał na niego spod łuba, ale starał się nie dać po sobie poznać, że poczuł się urażony. Do rzeczy. Powiedział groźnym tonem czarny korsarz. Czym się zajmujesz w Maracaibo? Jest, jestem sk skromnym notariuszem, panie. Doskonale. Zatrzymamy się w twoim domu, skromny notariuszu i zostaniemy w nim tak długo, jak to będzie konieczne. Nie skrzywdzimy cię, lecz jeśli nas zdradzisz, skrócimy cię o głowę. Zrozumiałeś? Cze, 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 czego wy ode mnie chcecie? zaukał nieszczęśnik. W tej chwili niczego. Ubierz się w swoje szaty, ale siedź cicho, bo w przeciwnym razie spełnimy groźbę. Notariusz usłuchał, lecz był tak wystraszony, że dygotał na całym ciele i karma zmuszony był mu pomóc. Zwiąż go teraz! rozkazał czarny korsarz ale uważaj by ci nie uciekł odpowiadam za niego jak za siebie samego kapitanie tak go zwiążę że nawet palcem nie ruszy pirat zabrał się do roboty czarny korsarz tymczasem otworzył okno wychodzące na ulicę by móc obserwować to co się dzieje na zewnątrz wszystko wskazywało na to, że żołnierze oddalili się, nie było bowiem już słychać ich pokrzykiwań. Tu i ówdzie tylko można było dostrzec zaalarmowanych wrzawą mieszkańców, którzy wyglądali przez pobliskie okna i dyskutowali ze sobą podniesionymi głosami. Słyszeliście? krzyczał tęgi jegomość z długim arkebuzem w ręku. Mówią, że piraci odważyli się napaść na miasto! To niemożliwe! odpowiedziały mu liczne głosy. Słyszałem krzyczących żołnierzy! Przegonili ich? Tak myślę, bo nic już nie słychać! To dopiero zuchwałość zakraść się do miasta pełnego uzbrojonych po zęby żołnierzy! Bez wątpienia przybyli na ratunek czerwonego korsarza! Ale znaleźli tylko jego trupa! Nie miłe zaskoczenie dla tych łajdaków. Ha, ha, ha. Miejmy nadzieję, że żołnierze złapią jeszcze paru, by było kogo wieszać. Powiedział człowiek z arkebuzem. Drewna na szumienice jest pod dostatkiem. Dobranoc, przyjaciele, do zobaczenia jutro! Zgadza się. Wyszeptał czarny korsarz. Może i drewna na szubienice nie brakuje, lecz na naszych statkach jest wystarczająco dużo kul, by Marakaibo obrócić w gruzy. Pewnego dnia jeszcze o mnie usłyszycie. Ostrożnie zamknął okno i wrócił do pomieszczenia, gdzie siedział notariusz. Karma zdążył już przetrząsnąć cały dom i zaczął plądrować spiżarnię. Przypomniało mu się, że poprzedniego wieczoru nie jedli kolacji. Pośród różnych smakowitych zapasów znalazł dziką kaczkę i apetycznie zrumienioną rybę, którą poczciwy notariusz odłożył sobie na śniadanie, po czym bez zwłoki pośpieszył zaoferować zdobycze kapitanowi. Oprócz jadła z głębi kredensu wygrzebał kilka dość zakurzonych butelek najświetniejszych hiszpańskich win. Sherry, Porto, Alicante i Madera. Panie! Przymilnym głosem odezwał się Carman. Teraz, gdy Hiszpanie ścigają nasze cienie, spróbuj tego pysznego lina z jeziora oraz tej dzikiej kaczki. Znalazłem też kilka butelek wybornego wina, które nasz notariusz pewnie trzymał na specjalne okazje. Niech nam przywrócą odrobinę dobrego humoru. Aha! Bez wątpienia nasz przyjaciel gustuje w zamorskich trunkach. Przekonajmy się, co z niego za smakosz. Dziękuję. Odparł czarny korsarz pochmurniejąc. Usiadł, ale nie delektował się posiłkiem. Na jego twarzy znów zagościł smutek, popadł w zadumę, stał się znów taki, jakim zawsze widywali go piraci. Skosztował ryby, wypił kilka kieliszków wina, po czym wstał i zaczął niespokojnie krążyć po pokoju tym tymczasem nie tylko spałaszował wszystko, co pozostało, ale opróżnił też na oczach zrozpaczonego notariusza kilka butelek wina dopiero co przedzeń sprowadzonych wielkim kosztem z odległej ojczyzny. W przypływie dobrego humoru, wywołanym opróżnieniem ich zawartości, poczęstował kieliszkiem samego właściciela, licząc, że trunek złagodzi strach, którego biedaczyna się najadł, i ukoi wrzący w nim gniew. Do pioruna, wykrzyknął. Nie sądziłem, że to się tak wesoło skończy. Znaleźliśmy się w krzyżowym ogniu, ryzykowaliśmy stryczek. Przez myśl by mi nie przeszło, że spędzę noc w towarzystwie tych wybornych butelek. Zagrożenie wcale nie minęło przyjacielu odezwał się czarny korsarz. Nie mamy żadnej pewności, że Hiszpanie jutro nas tu nie znajdą. Dobrze nam tu, ale wolałbym znaleźć się już na pokładzie błyskawicy. Z tobą nie boję się, niczego, kapitanie. Jesteś wart więcej niż stu ludzi. Chyba zapomniałeś, Garmon, że gubernator Maracaibo to szczwany lis i że nie odpuści, byleby tylko dostać mnie w swoje ręce. Wiesz, że między nami toczy się wojna na śmierć i życie. Nikt nie wie, że tu jesteś. Mogą coś podejrzewać, a zresztą zapomniałeś w żubaskach? Zapewne nie mają już wątpliwości, że zabójca tego pyszałkowatego hrabiego to brat nieszczęsnych piratów, czerwonego i zielonego korsarza. Możliwe, że masz rację, kapitanie. Jak myślisz? Możemy liczyć, że Morgan przybędzie z odsieczą? Morgan nie opuści swojego dowódcy i nie zostawi go na pastwę Hiszpanów. To odważny marynarz. Nie zdziwiłbym się, gdyby próbował sforsować przesmyk i zasypać miasto gradem kul. tyle że takie szaleństwo mogłoby go drogo kosztować, panie. Ach, ile to już wypraw nam się udało i ile udanych walk stoczyliśmy, zawsze lub prawie zawsze wychodząc z nich bez szwanku. To to prawda. Czarny korsaż usiadł i upił wina z kielicha, po czym wstał, wyszedł na korytarz i podszedł do okna, z którego wszystko było widać, jak na dłoni. Po pół godzinie wszedł z impetem do pomieszczenia i zapytał. A Murzyna, możemy być pewni? To zaufany człowiek. Nie zdradzi nas? Dałbym sobie rękę uciąć. Zdaje mi się, że widziałem jak krąży po uliczce. Trzeba go wpuścić, kapitanie! A co zrobił z ciałem mojego brata? spytał czarny korsarz, marszcząc czoło. Lepiej, żeby sam nam odpowiedział na to pytanie. Zawołaj go, ale bądź ostrożny. Jeśli cię zauważą, nasze życie nie będzie warte złamanego szelonga. Zostaw tu mnie, kapitanie, odparł z uśmiechem Karma. Daj mi dziesięć minut, a stanę się notariuszem z Marakaibo. Rozdział szósty Z deszczu podrynne Nie upłynęło nawet dziesięć minut a Carman opuścił dom notariusza i udał się na poszukiwanie Moko, którego czarny korsarz widział krążącego w pobliżu. Zuchwały pirat w krótkim czasie przeobraził się nie do poznania. Wystarczyło tylko przystrzyc bujną brodę i okiełznać potargane włosy. Carman założył na siebie hiszpańskie szaty notariusza, przeznaczone z pewnością na specjalne okazje. Ubranie leżało na nim jak ulał, gdyż obaj byli podobnej postury. W takim przebraniu nieustraszony wilk morski mógł z powodzeniem odgrywać rolę spokojnego i uczciwego mieszkańca Gibraltaru, a nawet samego notariusza. Z natury był jednak człowiekiem nieufnym i ostrożnym, dlatego na wszelki wypadek w przepastnych kieszeniach płaszcza ukrył pistolety. Tak przebrany opuścił kryjówkę, udając poczciwego mieszczanina, który wyszedł zaczerpnąć świeżego powietrza o poranku w oczekiwaniu, aż świt zacznie rozpraszać mroki nocy. Na pewno się gdzieś zaszył, ale i tak go znajdę, rozmyślał pirat. Jeśli nasz czarny przyjaciel wrócił, znaczy to, że coś mu przeszkodziło opuścić Maracaibo. Czyżby ten diabeł Van Gold wiedział, że to czarny korsarz wtargnął do miasta i wykradł ciało swojego brata? Czy to los pcha odważnych piratów prosto w ręce tego starego nikczemnika? Jeśli los nam będzie sprzyjał, wydostaniemy się stąd i pewnego dnia odpłacimy mu oko za oko, ząb za ząb, życiem za życie. Szedł przed siebie pogrążony w rozmyślaniach. Dochodził właśnie do końca ulicy i już miał skręcić za róg najbliższego domu, kiedy ukryty w bramie żołnierz uzbrojony w arkebus zastąpił mu drogę. Stać! Padł groźny rozkaz. Dostu piorunów! Wymamrotał pod nosem Kama. Włożył rękę do kieszeni i chwycił jeden z pistoletów. Za długo był spokój. Natychmiast jednak przybrał postawę dobrotliwego mieszczanina i rzekł. Czego sobie życzysz, żołnierzu? Dowiedzieć się, kim jesteś, panie. Jak to? Nie rozpoznajesz mnie? Jestem przecież tutejszym notariuszem. Wybacz mi, panie notariuszu? Od niedawna służę w Marakaibo. Gdzie zmierzasz, jeśli można wiedzieć? Pewien biedaczyna jest już jedną nogą na tamtym świecie, a wiecie, że w takich chwilach należy pomyśleć o spadkobiercach. Zgadza się, panie. Ale bądź ostrożny, grasują tu piraci. Mój Boże! wykrzyknął Karma, udając przestraszonego. Piraci, tutaj! Jakim cudem te kanalie śmiały wejść do niezdobytku? Tego miasta Maracaibo, którym zarządza śmiały Van Gold. Nie mam pojęcia. Nie widziano żadnego statku w okolicach wysp, ani też w zatoce Koho. Nie ulega jednak wątpliwości, że tu są. Wiedz, że zabili już kilku ludzi i prosto z szubienicy porwali trupa Czerwonego Korsarza, którego powieszono wraz z załogą naprzeciw Pałacu Gubernatora. Dyabelskie nasienie, a gdzie są teraz? Prawdopodobnie uciekli z miasta. Wysłano już oddziały żołnierzy, które przeczesują okolice. Oby udało nam się ich złapać i powiesić tak jak pozostałe zdradzieckie psy. A nie ukryli się przypadkiem w mieście? To niemożliwe. Widziano ich, jak uciekali poza miejskie mury. Karma dość już się dowiedział. Uznał, że czas kończyć pogawędkę i oddalić się, by nie minąć się z mokiem. Będę uważał, aby ich nie spotkać, rzekł. Spokojnej służby, żołnierzu. — Muszę już iść, umierający klient nie będzie czekał. — Powodzenia, mości panie notariuszu. Sprytny pirat nasunął kapelusz na oczy i oddalił się śpiesznie, udając, że rozgląda się trwożliwie na wszystkie strony i pozorując strach, którego wcale nie odczuwał. — Ha! — powiedział, gdy był już dość daleko. — Sądzą, że nie ma nas w mieście. Wspaniale, moje wyserdeńka! Będziemy sobie siedzieć w spokoju w domu znakomitego notariusza dopóty, dopóki żołnierze nie zakończą poszukiwań, a potem się ulotnimy. He, co za przebiegły pomysł, miał kapitan. Franciszek Lolone, który uważa się za najprzebieglejszego z piratów Tortugi, nie wymyśliłby lepszego fortelu. Karmą skręcił w znacznie szerszą od dotychczasowej ulicy, wzdłuż której wznosiły się piękne domy ze zdobiącymi wejścia eleganckimi werandami, wspartymi na różnobarwnych palach. Wtem spostrzegł czarny cień olbrzymich rozmiarów, który tkwił nieruchomo pod rosnącą naprzeciw wytwornego domu palmą. Jeśli się nie mylę, to musi być mój czarny niczym węgiel druch, mruknął pirat. Tym razem dopisuje nam niezwykłe szczęście, ale to pewne, że sam diabeł nad nami czuwa, a przynajmniej tak utrzymują Hiszpanie. Człowiek na poły ukryty za pniem palmy ujrzał zbliżającego się karmę i starał się wtopić w mrok zalegający przy budynku. Z pewnością myślał, że to jeden z żołnierzy zbliża się ku niemu. Najwyraźniej jednak w cieniu domu nie czuł się pewnie, gdyż nagle skręcił za róg, by zniknąć w jednej z ulic miasta. Pirat zdążył upewnić się, że to faktycznie był ich kamrat Moko. Kilkoma susami dopadł u kamienicy, a gdy znalazł się za rogiem, krzyknął półgłosem: Hej, przyjacielu! Moko od razu przestanął. Po chwili wahania cofnął się. Rozpoznał karma. Chociaż ten bardzo dobrze ukrył się w przebraniu hiszpańskiego mieszczanina. Szczęśliwy i zdziwiony zarazem krzyknął: To ty, mój biały przyjacielu! Masz bystre oko! Zaśmiał się pirat. A kapitan? Nie martw się o niego, póki co jest cały i zdrów. Dlaczego wróciłeś? Kapitan rozkazał ci zanieść ciało na statek. Nie udało się. Wpuszczy roi się od żołdaków Wangolda, to prawdopodobnie posiłki przysłane z wybrzeża. Czyżby się domyślili, że zeszliśmy na ląd? Tego się właśnie obawiam, przyjacielu. E, gdzie ukryłeś ciało? W moim szałasie okryłem je grubą warstwą suchych liści. Hiszpanie go nie znajdą? Zadbałem o to. Wypuściłem z kosza wszystkie węże. Jeśli żołnierze zechcą zajrzeć do środka, zobaczą gady i uciekną. Ty tu przebiegły jesteś. Robię co mogę. Uważasz więc, że ucieczka jest niemożliwa? Tak jak mówiłem, w dżungli roi się od żołnierzy. Poważna sprawa. Morgan, zastępca kapitana, jeśli nie doczeka się naszego powrotu, gotów popełnić jakieś głupstwo odparł pirat. Zobaczymy, jak skończy się ta przygoda. Przyjacielu, znają cię w Maracaibo? Wszyscy mnie tu znają, często przychodzę na targ handlować ziołami, które goją rany. Nikt cię nie będzie podejrzewał? Nie, przyjacielu. Dobrze, w takim razie chodź ze mną. Chwileczkę. Co jeszcze? Przyprowadziłem waszego kamrata. Kogo? Van Stillera? Istniało ryzyko, że go znajdą i schwytają, a on pomyślał, że może bardziej przydać się tutaj niż pilnując mojego szałasu. A więzień? Związaliśmy go tak dobrze, że na pewno zastaniemy go po naszym powrocie, o ile nie uwolnią go Hiszpanie. A gdzie, van Stiller? Zaczekaj chwilę. Murzyn złożył dłonie w tubę i wydał z siebie odgłos podobny do pisku wampira, jednego z wielkich nietoperzy zamieszkujących Amerykę Południową. Chwilę później, przywołany odgłosem mężczyzna, przeskoczył przez muro kalający ogród, lądując niemalże na głowie karma. — Cieszę się, że cię widzę żywego, piracie. Ja także Van Stilerze, nie ukrywał radości karma. Myślisz, że kapitan będzie miał mi za złe tę samowolę? Nie mogłem spokojnie siedzieć ukryty w dżungli i gapić się na drzewa, wiedząc, że wy nadstawiacie karku. Kapitan się ucieszy, mój drogi. W takich chwilach każdy zuchwały pirat jest na wagę złota. Ruszajmy! Niebo pojaśniało, a gwiazdy bledły w okamgnieniu. Na tych szerokościach geograficznych trudno mówić o świcie lub brzasku. Słońce zwykle wschodzi nagle i blaskiem promieni natychmiast rozprasza mrok nocy. Mieszkańcy Maracaibo, nawykli do wczesnej pobudki, przecierali oczy ze snu. Okna otwierały się, tu i ówdzie na zewnątrz wychylała się czyjaś głowa. W domach rozbrzmiewających porannym gwarem słychać było kichnięcia i ziewania komentowano głównie nocne wydarzenia które wszystkim napędziły niemało strachu piratów obawiano się we wszystkich hiszpańskich koloniach rozległej zatoki meksykańskiej karma unikał spotkań z przypadkowymi przechodniami obawiał się bowiem że rozpozna go któryś z bywalców karczmy dlatego też wciąż przyspieszał a dwaj przyjaciele dziarsko dotrzymywali mu kroku Dotarli do miejsca, gdzie pełnił wartę ten sam uzbrojony w arkebus-żołnierz, który chodził tam i z powrotem w poprzek ulicy. Już wracasz, mości panie notariuszu? zapytał, gdy zobaczył kahma. A czego się spodziewałeś? odparł pirat. Mojemu klientowi śpieszyło się opuścić ten padł łez i nie marnował mego czasu. Czyżby zostawił wam w spadku tego okazałego murzyna? spytał wskazując na zaklinacza węży. Karamba! Olbrzym wart miliony piastrów! Zgadłeś, to podarunek. Dobrego dnia, panie żołnierzu. Szybko skręcili za róg i weszli do domu notariusza, ryglując za sobą drzwi. Czarny korsarz oczekiwał ich na korytarzu, nie kryjąc zniecierpliwienia. Co się stało, że Murzyn wrócił? Zapytał. I gdzie jest ciało mojego brata i co robisz tutaj, ty, van Stillerze? Karma w kilku zdaniach poinformował go o przyczynie powrotu Moko do Maracaibo, o tym, że van Stiller może się bardziej przydać na miejscu, a także o nowinach zasłyszanych od żołnierza pilnującego wylotu ulicy. Wieści, które przynosisz, nie są dobre. Odparł kapitan i zwrócił się do Moko. Jeśli Hiszpanie przeczesują okolice i wybrzeże nie wiem, jak dotrzemy na błyskawice. Nie o siebie się obawiam, lecz o statek, który może paść łupem floty admirała Toledo. Do stu piorunów! wykrzyknął karma. Jeszcze tego nam brakuje. Ta przygoda może się dla nas źle skończyć, wymamrotał Van Stiller. Cóż, powinniśmy wisieć już od dwóch dni. Cieszmy się zatem, że było nam dane pożyć wiadomy dłużej. Czarny korsarz krążył po pomieszczeniu, obchodząc skrzynię, która służyła za komodę. Wydawał się nerwowy i zmartwiony. Od czasu do czasu zatrzymywał się przed swoimi ludźmi, po czym znów krążył po pomieszczeniu, potrząsając głową. W pewnej chwili stanął przed notariuszem, który mocno związany leżał na łóżku, Wbił w niego groźne spojrzenie i rzekł — Znasz okolice Maracaibo? T -t 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 tak T-t-tak, panie — odparł zapytany drżącym głosem. — Mógłbyś pomóc nam się wydostać z miasta, tak aby Hiszpanie nas nie zaskoczyli i zaprowadzić w bezpieczne miejsce? Ja, — Ja... jak miałbym to zrobić, panie... Jak tylko opuścimy dom, rozpoznają was i, i, i schwytają, a a a mnie razem z wami, po czym oskarżą mnie o pomaganie wam w ucieczce, a gubernator to, to nie jest człowiek, którego żarty się trzymają. Każe mnie z pewnością powiesić. A więc boisz się, van Golda? Wysyczał przez zaciśnięte zęby czarny korsarz, a jego oczy ciskały gromy. Trudno ci się dziwić. To człowiek dumny i porywczy, który nie zna litości, wie, jak wzbudzić strach. Ale nie wszyscy się go boją. Pewnego dnia on będzie się bał. Gdy ten dzień nadejdzie, zapłaci życiem za śmierć moich braci. Chce, chcę, chcę, chcesz zabić gubernatora? Pa panie? Zapytał z niedowierzaniem notariusz. Cicho, staruchu, jeśli ci życie miłe, prychnął Karma. Czarny korsarz wydawał się nie słyszeć ani jednego ani drugiego. Opuścił pokój, wyszedł na korytarz i podszedł do okna, z którego rozpościerał się widok na uliczkę. No to wpadliśmy po uszy. Powiedział wam Stiller do moka. Czarny przyjacielu, nie przychodzi ci nic do głowy? Jakiś pomysł, który wydobyłby nas z tej niewesołej sytuacji? Nie czuję się zbyt pewnie w tym domu. Może i miałbym jakiś pomysł. Odparł tamten. No to wyduś go z siebie, bracie, powiedział Karma. Jeśli okaże się wykonalne, uściskam cię. Jak jeszcze nikogo w życiu nie wyściskałem. Tyle tylko, że musimy zaczekać do wieczora. Nie spieszy się nam póki co. Przebierzecie się za Hiszpanów i spokojnie wyjdziecie z miasta. Przecież mam na sobie ubranie notariusza. To za mało. Co więc mam na siebie założyć? Musicie przebrać się za muszkieterów lub e halabardników i jeśli opuścicie miasto przebrani za mieszczan, oddziały, które przeszukują okolice, z pewnością was schwytają. Do stu tysięcy piorunów. Wspaniały pomysł, wykrzyknął Karma. Masz słuszność, czarny przyjacielu. Nikomu nie przyjdzie do głowy zatrzymywać żołnierzy i przepytywać ich, kim są i gdzie się udają, zwłaszcza nocą. Wezmą nas za patrol, a my będziemy mogli spokojnie się ulotnić i bez szwanku wrócić na statek. A a, a, a gdzie znajdziemy przebranie? zapytał van Stiller. Gdzie? Pójdziemy wypróć flaki z kilku żołnierzy i w krótkich apcugach się rozbiorą, powiedział rezolutnie Karma. Wiesz dobrze, że do bitki zawsze jesteśmy chętni. Nie ma potrzeby narażać się na takie niebezpieczeństwo, rzekł Moko. Znają mnie w mieście, nikt nie będzie mnie podejrzewać, mogę kupić ubrania i broń. Hmm. Czarny przyjacielu, jesteś dobrym człowiekiem i pragnę uścisnąć cię jak brata. Pirat rozłożył ramiona, chcąc słowa zamienić w czyn, ale nie zdążył. Od strony ulicy dobiegł donośny dźwięk, a echo poniosło go aż na schody. Do stu piorunów! krzyknął Karma. Ktoś puka do drzwi. W tej chwili wszedł czarny korsarz i rzekł: Przyszedł człowiek, który pyta o ciebie, notariuszu. To to z pewnością mój klient, panie. Odparł ów, wzdychając. Klient, który na pewno dałby mi zarobić, podczas gdy ja. Cicho, wystarczy. Uciszył go Karma. Już dość wiemy, gaduło. Wtem znów ktoś załomotał do drzwi. Z ulicy dobiegł ich głos. Otwórz mości, notariuszu! Nie ma czasu do stracenia! Karma. Rzekł czarny korsarz, który natychmiast powziął decyzję. Jeśli nie otworzymy, ten człowiek może zacząć coś podejrzewać. Może się obawiać, że staremu coś się stało i powiadomi rządcy dzielnicy. Co mam robić, kapitanie? Otwórz mu, złap go, zwiąż dobrze i posadź razem z notariuszem. Jeszcze nie skończył mówić, a karma już był na schodach, zanim pośpieszył potężnym moko. Słysząc trzecie uderzenie, od którego o mały włos drzwi nie rozpadły się na kawałki Korma otworzył i rzekł: Cóż to za niecierpliwość, mości panie! Do środka szybkim krokiem wszedł młodzieniec na oko w wieku osiemnastu, może dwudziestu lat. Wytwornił ubrany, uzbrojony w we wetknięty zapas elegancki sztylet. Tak długo każecie czekać, gdy mnie się śpieszy, na widok karma i moko przystanął, spoglądając na nich trochę ze zdziwieniem, a trochę z przestrachem. Próbował zawrócić, ale drzwi w jednej chwili zamknęły się za jego plecami. Kim jesteście? zapytał. Sługami Dobrodzieja notariusza, odparł karma, zginając się w komicznym ukłonie. No proszę, krzyknął młodzieniec. Don Turillo nagle stał się tak bogaty, że pozwolił sobie na luksus najęcia dwóch sług? Zgadza się. A wszystko to dzięki spadkowi po zmarłym w Peru wuju. Odparł pirat ze śmiechem. Prowadźcie mnie do niego natychmiast. Przecież został uprzedzony, że dziś miały się odbyć moje zaślubiny z panną Carmen i Vasconcelos. Do czego to doszło, że muszę osobiście przychodzić, żeby tego. Urwał w pół słowa, uderzony czarną pięścią między łopatki, upadł na kolana, a Moko zacisnął mu przed ramię na szyi i przydusił go. Nieszczęsny Młokos ledwie łapał oddech, oczy prawie wylazły mu z orbit, a twarz przybrała kolor czerwony. E, powoli, bracie. Rzekł Karmo. Jeśli przyciśniesz odrobinę mocniej, zadusisz mi go zupełnie. Trzeba być uprzejmym dla klientów notariusza. Bez obaw, przyjacielu, odparł zaklinacz węży. Wystraszony młodzieniec nawet nie myślał stawiać oporu. Piraci zawlekli go do pokoju na piętrze, rozbroili i związali, sadzając tuż obok notariusza. Gotowe, panie kapitanie, zameldował Karmo. Czarny Korsarz skinieniem głowy pochwalił sprawnie przeprowadzoną akcję, po czym zbliżył się do więźnia, który wpatrywał się w niego z wyraźnym przestrachem i zapytał: Kim jesteś? To. Jeden z, z moich najlepszych klientów, panie, odezwał się notariusz. Ten zacny młodzieniec dałby mi dziś zarobić przynajmniej. Milcz. Rozkazał sucho czarny korsarz. A to ci papuga z tego notariusza, dodał Karma. Jeśli dalej tak sobie będzie poczynał, trzeba będzie mu skrócić język. Młody szlachcic przez chwilę uważnie przyglądał się czarnemu korsarzowi, a następnie odpowiedział, nie tracąc rezonu: Jestem synem sędziego z Marakaibo, don de Conhevio. Mam nadzieję, że teraz mi wyjaśnisz, jaki jest powód tej napaści. Nie musisz tego wiedzieć. Mogę ci jednak obiecać, że jeśli będziesz się zachowywać spokojnie, nie stanie ci się krzywda. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, jutro będziesz wolny. Jutro? Wykrzyknął zaskoczony. Ależ panie. Dziś mam poślubić córkę kapitana Vasconcellos Ożenisz się jutro Zważaj na słowa, mości panie Mój ojciec przyjaźni się z gubernatorem Możesz drogo zapłacić za to, jak mnie traktujesz W Maracaibo broni i żołnierzy jest pod dostatkiem Czarny korsarz posłał mu pogardliwy uśmiech, po czym odparł Nie obawiam się ich Zapewniam cię, że mam ludzi o wiele groźniejszych od tych, którzy strzegą marakaibo, a także własne działa. Co? kim jesteś? Nie musisz tego wiedzieć. Po tych słowach, korsarz odwrócił się i wyszedł z pokoju, by stanąć na straży przy oknie. Karma i Moko ponownie zaczęli plądrować dom, mieszkując we wszystkich zakamarkach od piwnicy po strych w poszukiwaniu czegoś do jedzenia na śniadanie. Van Stiller z kolei rozsiadł się obok więźniów i pilnował, by nie próbowali ucieczki. Po wywróceniu całego domu do góry nogami Karma i Moko przynieśli swoje zdobycze: wędzoną szynkę i pewien gatunek pikantnego sera, który, jeśli wierzyć zapewnieniom Karma, miał wszystkich wprawić w dobry nastrój i uczynić smaczniejszą degustację win z piwniczki notariusza Powiadomili czarnego korsarza, że śniadanie podano do stołu, a butelki z winem stały otwarte, kiedy ponownie rozległo się stukanie do drzwi. Kto to może być? zdziwił się Kahma. Kolejny klient pragnący dotrzymać notariuszowi towarzystwa? Idź i zobacz zarządził czarny korsarz, który zdążył już zasiąść do stołu. Nie trzeba mu było tego powtarzać dwa razy. Kachman podszedł do okna, lekko się wychylił, nie otwierając okiennicy i zobaczył stojącego przed drzwiami starszego człowieka, sługę lub woźnego sądowego. Do diabła, mruknął. Pewnie przyszedł zobaczyć, czy jest tu ten chłopak. Nagłe zniknięcie narzeczonego na pewno zaniepokoiło narzeczoną, świadków i gości. Z deszczu pod rynne. sprawy przybierają zły obrót. Tymczasem sługa, któremu nikt nie raczył otworzyć, bez ustanku łomotał w drzwi, czyniąc raban, który wzbudził ciekawość wychylających się z okien okolicznych mieszkańców. Nie było innej rady, jak wpuścić i zakneblować także tego nieproszonego gościa, zanim podejrzliwi sąsiedzi postanowią wyważyć drzwi lub powiadomić strażę. Karman i Moko pośpiesznie zbiegli więc na dół i zaprosili sługę do środka. Gdy tylko jego mość przekroczył próg domu, Moko zacisnął mu dłoń na gardle, by nie mógł krzyczeć, związał go i zakneblował mu usta po czym zawlókł do pomieszczenia, w którym siedzieli jego nieszczęsny pan i nie mniej nieszczęsny pan domu. – Diabeł ich tu nadał – warknął Karma. Jeśli to się nie skończy, wkrótce uwięzimy wszystkich mieszkańców Maracaibo. Rozdział siódmy Pojedynek szlachciców Przewidywania Keohane nie sprawdziły się i śniadanie upłynęło w niewesołej atmosferze, mimo wybornej szynki, pikantnego sera i wyśmienitych butelek biednego notariusza. Ze względu na niedoszłego pana młodego i jego ślub, sprawy zaczęły przybierać zły obrót, a do pirackich serc wkradł się niepokój. Tajemnicze zniknięcie młodzieńca i jego sługi bez wątpienia zatroskało rodzinę. Dlatego też piraci spodziewali się prędko kolejnych odwiedzin służby i przyjaciół zaginionego lub co gorsza żołnierzy czy aguazila, czyli lokalnego szeryfa. Ten stan rzeczy nie mógł trwać w nieskończoność. Piraci byliby zmuszeni więzić coraz to nowych przybyszów, aż w końcu musieliby stawić czoło żołnierzom w dodatku całemu oddziałowi, a nie jak dotychczas pojedynczym nieproszonym gościom. Czarny Korsarz i jego kamraci zaczęli się naradzać, wysuwając różne propozycje, jednak żadna nie wydawała się im dość dobra. Ucieczka była absolutnie niemożliwa natychmiast by ich rozpoznano, pojmano i powieszono, jak biednego czerwonego Korsarza i jego nieszczęsnych kamratów. Należało zaczekać do nadejścia nocy, choć było mało prawdopodobne, że rodzina niedoszłego pana młodego zaprzestanie poszukiwań. Trzej piraci, zwykle pełni pomysłów i forteli, jak na piratów z tortugi przystało, tym razem znaleźli się w kłopotliwej sytuacji. Karma doradzał, by przebrać się za uwięzionych i śmiało opuścić kryjówkę, ale szybko doszedł do wniosku, że ten plan jest niewykonalny. Nikt z nich nie mógł ubrać się w szaty młodego szlachcica. Cały plan zresztą uznano za zbyt ryzykowny, zwłaszcza że okolice miasta wciąż przetrząsały liczne oddziały. Moko wrócił do swego wcześniejszego pomysłu. Chciał udać się na targ i zakupić dla wszystkich mundury, które noszą zwykle halabardnicy i muszkieterzy, lecz także ten plan chwilowo odrzucono, gdyż wymagał od nich czekania z mroku, który mógłby ułatwić jego realizację głowili się bez końca, szukając rozwiązania, dzięki któremu mogliby wydostać się z matni. Cała przygoda z minuty na minutę stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Wtedy to po raz trzeci rozległo się głośne pukanie do drzwi notariusza. Tym razem nie był to sługa, lecz hiszpański szlachcic, uzbrojony w szpadę i sztylet, bez wątpienia krewny młodzieńca lub jeden ze świadków. Do stu piorunów zawołał Kachma. Cała procesja ludzi dobija się do drzwi tego domu. Najpierw pędrak, potem sługa, teraz szlachcic, następny będzie ojciec pana młodego, świadkowie, przyjaciele i tak dalej. Jeszcze trochę, a wyprawimy tu wesele. Kastylijczyk, widząc, że nikt nie kwapi się otworzyć, zaczął łomotać jeszcze mocniej. Potrząsając bez ustanku ciężką żelazną antabą. Musiał mieć o wiele mniej cierpliwości niż poprzednicy, ale też więcej niż oni determinacji. Idź, Kochmo! powiedział czarny korsarz. Obawiam się, kapitanie, że nie będzie nam wcale łatwo go schwytać i uwięzić. Jest silny, jestem przekonany, że stawi zacięty opór. Pójdę z tobą. Moje mocne ramiona dadzą mu radę. Czarny korsaż spostrzegł w kącie opartą o ścianę szpadę, starą rodzinną broń przechowywaną przez notariusza jako pamiątka. Wziął ją do ręki i wypróbował giętkość ostrza, po czym przypiął ją sobie do pasa, mówiąc pod nosem. Ta Toledańska stal zaraz zabawi się z Hiszpanem. Tymczasem zniecierpliwiony jegomość wściekle walił pięściami w drzwi. I prawie by je wyważył, gdyby nie zjawili się w końcu Kochmo i Moko. Szlachcic wszedł do środka, trzymając lewą rękę na rękojeści szpady i marszcząc czoło, jego twarz zaś zdradzała zaniepokojenie. Z armaty mam strzelać, żebyście mi otworzyli? zapytał mocno zdenerwowany. Przybysz był przystojnym mężczyzną około czterdziestki. Wysoki, postawny, męski i dumny. Miał czarne oczy i nosił czarną, gęstą brodę, która nadawała jego twarzy bojowniczego wyrazu. Ubrany był w eleganckie hiszpańskie szaty z czarnego jedwabiu i wysokie buty z ostrogami, wykonane z żółtej skóry, z rozszerzającymi się ku górze cholewami o ząbkowanej krawędzi. – Wybacz zwłokę, panie! – Odparł Karma, zginając się w groteskowym ukłonie. Lecz byliśmy zajęci. Czym? zapytał Hiszpan. Opieką nad notariuszem. Czyżby był chory? Zapadł na wysoką gorączkę, panie. Mów mi hrabio łajdaku! Wybacz, wasza hrabiowska mość, nie miałem dotąd przyjemności pana poznać. Idź do diabła, gdzie mój siostrzeniec? Powinien być tu od dwóch godzin. Nie widzieliśmy nikogo. Kpisz sobie ze mnie. Gdzie notariusz? W łóżku, panie. Prowadź mnie do niego. Karma zamierzał najpierw zwabić przybysza w głąb korytarza. Następnie, na dany znak, Moko miał się na niego rzucić i przytrzymać go całą siłą swoich mięśni. Pirat wyprzedził przybysza, doszedł do schodów, po czym odwrócił się i krzyknął. Bierz go, brachu! Przybysz jednak zupełnie jakby przeczuwał zasadzkę, nie dał się zaskoczyć, bo gdy Murzyn wyskoczył na niego z ukrycia, ten błyskawicznie się uchylił, odepchnął Kahman po czym jednym susem pokonał trzy stopnie, dając popis zręczności, której mógłby mu pozazdrościć nie jeden marynarz. Podstępne łotry. Co znaczy ta napaść? Zaraz obetnę wam uszy. Krzyknął, dobywając szpady. Jeśli chcesz znać przyczynę tej napaści, ja ci to wyjaśnię, panie. Odezwał się czarny korsarz, który ze szpadą w dłoni pojawił się na półpiętrze, przywołany szamotaniną na schodach. Kastylijczyk odwrócił się, starając się jednocześnie nie tracić z oczu Karma i Moko, którzy cofnęli się w głąb korytarza w kierunku drzwi do budynku. Pierwszy z nich dobył noża, drugi dzierżył drewnianą belkę, która w jego masywnych rękach stawała się groźną bronią. Kim jesteś, panie? zapytał Hiszpan, nie tracąc rezonu. Sądząc, po ubiorze, można myśleć, że jesteś szlachcicem! Lecz nie szata zdobi człowieka, równie dobrze pod tym przebraniem może kryć się zbój. Takie słowa mogą cię drogo kosztować, panie szlachcicu, odparł na to czarny korsarz. He, to się jeszcze okaże! Nie brak ci odwagi, to się chwali. Tym niemniej radzę ci odłożyć szpadę i poddać się. Komu? Mnie? Łotrzykowi, który zastawia na mnie zasadzkę i chce podstępem pozbawić życia? Nie. Księciu Emilianowi z Rokanery, panu Ventimigli. Aha, a więc masz szlacheckie pochodzenie. Chciałbym chociaż wiedzieć, dlaczego słudzy pana Ventimigli próbują mnie zamordować. Tak ci się tylko wydaje. Nikt nie miał zamiaru cię mordować, hrabio. Chcieliśmy cię tylko rozbroić i uwięzić na kilka dni. Nic ponad to. Z jakiego powodu? Byś nie powiadomił władz Maracaibo o mojej obecności w mieście, wyznał Czarny Korsarz. Czyżby pan Wenty Migli miał porachunki z władzami Maracaibo? Nie darzą mnie tu miłością, a zwłaszcza nie darzy mnie nią Van Gold, który ucieszyłby się, mogąc dostać mnie w swoje ręce, a ja byłbym rad móc dostać go w swoje. — Nie rozumiem — powiedział Kastylijczyk. — To nie twoja sprawa, hrabio. A zatem poddasz się? Spodziewasz się, że usłucham? Że człowiek ze szpadą podda się bez walki? A zatem zmuszasz mnie, bym cię zabił. Nie mogę puścić cię wolno, inaczej przyniesiesz zgubę mnie i moim przyjaciołom. Wyjawisz mi w końcu kim jesteś? Powinieneś już to odgadnąć: jesteśmy piratami z Tortugi. Broń się albo zginiesz! O, to nie trudno, gdy jest trzech na jednego. Nimi się nie martw, panie, rzekł na to czarny korsarz, wskazując na Kahma i Moka. Kiedy ich kapitan staje do walki, nie mają w zwyczaju się mieszać. W takim razie mam nadzieję, że szybko się ciebie pozbędnę. Nie znasz jeszcze siły i szermierskiej wprawy hrabiego z Lermy. A ty, hrabio, ani się domyślasz siły i szermierskiej wprawy pana Wenty Mickley. Broń się! Jeszcze jedno, jeśli pozwolisz. Co uczyniliście z moim siostrzeńcem i jego sługą? Są naszymi więźniami, jak i notariusz. Ale nie bój się o nich. Jutro będą wolni i twój bratanek będzie mógł pojąć za żonę swą piękną oblubienicę. Dziękuję, panie. Czarny korsarz pochylił się lekko, szybko zbiegł ze schodów i zaatakował Hiszpana z całą furią, zmuszając przeciwnika do cofnięcia się. Przez kilka chwil w ciemnym korytarzu nie było słychać nic prócz szczęku żelaza. Carmon i Moko stali oparci o drzwi z założonymi rękami. Bez słowa obserwowali pojedynek, śledząc wzrokiem błysk ostrzy. Kastylijczyk walczył wspaniale, jak rasowy szermierz. Parował ciosy z zimną krwią, wyprowadzał celne pchnięcia. Lecz prędko odkrył, że ma przed sobą bardzo groźnego przeciwnika o mięśniach ze stali. Po pierwszej wymianie ciosów czarny korsarz odzyskał typowy dla siebie spokój atakował z rzadka, ograniczając się do obrony. Zupełnie jakby najpierw chciał zmęczyć przeciwnika i przejrzeć jego taktykę. Stał wyprostowany, lewą rękę wysunął poziomo przed siebie, oczy mu błyszczały. Wydawać się mogło, że się bawi i droczy, a nie walczy. Na próżno Kastylijczyk próbował zepchnąć przeciwnika w kierunku schodów, licząc, że pośród ciemności, rozpraszanych tylko przez pobłyskujące ostrza i pod wpływem nawałnicy ciosów, ten w końcu potknie się i upadnie. Tymczasem czarny korsarz nie cofnął się ani o krok i skutecznie, nie zmieniając pozycji, odpierał wściekłe ataki. Jednak po chwili rozpoczął natarcie. Cios w ostrze, zaraz po nim złożenie i kolejny cios, tym razem wytrącający przeciwnikowi szpady z ręki. Bezbronny Kastylijczyk zbladł straszliwie i krzyknął. Czarny korsarz przez chwilę trzymał lśniące ostrze szpady wymierzone w piersi swojego rywala. Jesteś odważny, hrabio! skomplementował przeciwnika czarny korsarz i opuścił szpadę. Nie chciałeś dobrowolnie złożyć broni, więc teraz ci ją odbiorę, ale oszczędzę ci życie. Kastylijczyk stał nieruchomo. Na jego twarzy wymalowało się głębokie zdumienie. Nie mógł uwierzyć, że wciąż żyje. W pewnej chwili zrobił dwa kroki do przodu i uścisnął prawicę czarnego korsarza, mówiąc: Moi rodacy! Mówią, że piraci to wiarołomcy, nie przestrzegający żadnych zasad, pochłonięci tylko rabowaniem statków, ale teraz widzę, że wśród nich żyją także ludzie honoru, którzy pod względem wielkoduszności i dobrych manier mogą prześcignąć najwaleczniejszych europejskich szlachciców. Czarny korsarz odwzajemnił serdeczny uścisk, po czym podniósł szpadę z ziemi, wręczył ją hrabiemu i rzekł. Zatrzymaj broń, mości hrabia. Zadowolę się przyrzeczeniem, że nie użyjesz jej przeciw nam aż do jutra. Przysięgam na swój honor. A teraz pozwól, że cię skrępujemy. Nie stawiaj oporu. Przykro mi uciekać się do tej konieczności, ale nie mogę tego zaniechać. Rób, co uważasz za słuszne. Na znak dany przez czarnego korsarza, Cormont podszedł do Hiszpana i związał mu ręce. Po czym przekazał go Moko, który bezwłocznie zaprowadził go do pokoju na piętrze, gdzie znajdowali się pozostali jeńcy. Oby skończyło się to pielgrzymowanie, zwrócił się Cormont do czarnego korsarza. A mnie się wydaje, że będzie zupełnie przeciwnie i wkrótce nowi ciekawscy przybędą zakłócać nasz spokój. Odparł kapitan. Te tajemnicze zniknięcia nie przejdą niezauważone i wzbudzą podejrzenia wśród krewnych hrabiego i niedoszłego pana młodego, a władze Marakaibo zaczną węszyć. Lepiej będzie zabarykadować drzwi i przygotować się do obrony. Czy w tym domu jest jakaś broń palna? W magazynie znalazłem arkebus i trochę amunicji, a do tego starą zardzewiałą halabardę i zbroję, kapitanie. Muszkiet nam się przyda. Jak mamy się bronić, kapitanie, jeśli żołnierze zaatakują dom? Okaże się w swoim czasie. Zapewniam cię, że van Gold nie dostanie mnie żywego. No już, przygotujmy się do obrony. Później pomyślimy o śniadaniu. Van Stiller został na górze pilnować więźniów. Moko oszedł na dół i na wieść o planie od razu zabrał się do roboty. Razem z Carmon zaczęli znosić z góry na dół wszystkie ciężkie meble pokaźnych gabarytów, czym narazili się nieszczęsnemu notariuszowi, który zajadle i usilnie, acz bezskutecznie protestował. W celu zabarykadowania wejścia głównego zniesiono skrzynie, szafy i masywne stoły. Pan Stiller, który przez cały ten czas stał przy oknie i obserwował ulicę, nagle zbiegł po schodach na łeb na szyję i zameldował czarnemu korsarzowi. Kapitanie, na ulicy zgromadziło się wielu mieszkańców, wszyscy patrzą w stronę tego domu. Już chyba wiedzą, że to właśnie tu mają miejsce tajemnicze zniknięcia. Ach! krzyknął czarny korsarz, ale ani jeden mięsień na jego twarzy nie drgnął. Ze spokojem wszedł na górę i stanął przy oknie wychodzącym na ulicę, ukrywając się za okiennicą. Van Stiller mówił prawdę. Na końcu ulicy stało w grupkach około pięćdziesięciu mieszczan. Rozmawiali z ożywieniem i wskazywali na dom notariusza, a w oknach sąsiednich budynków pojawiały się i znikały twarze mieszkańców. Moje obawy się sprawdziły. Wyszeptał czarny korsaż pocierając czoło. Widocznie los tak chciał, że mam zginąć w Marakaibo. Tak jest zapisane w księdze przeznaczenia. Biedni piraci, nie tylko polegli, ale nawet nie zostaną pomszczeni. Ale nie ma co krakać. Jednak śmierć jeszcze nie nadeszła, a los sprzyja piratom z tortugi. Gachmo, do mnie! Karmo pospieszył na wezwanie. Na rozkaz. Mówiłeś, że znalazłeś amunicję. Tak, beczkę prochu. Będzie jakieś osiem, dziesięć funtów. Przenieś ją do korytarza i ustaw pod drzwiami i nie zapomnij o lącie. Do stu piorunów. Wysadzimy dom w powietrze? Tak, jeśli będzie to konieczne. A jeńcy? Jeśli żołnierze będą próbować nas pojmać, tym gorzej dla nich. Mamy prawo się bronić i uczynimy to bez wahania. Nadchodzą! Wykrzyknął Cahman, który uważnie obserwował uliczkę. Idź po beczkę, potem wróć tu z Van Stillerem. Nie zapomnij o Arkebuzie! Jednocześnie czarny korsarz kazał zabarykadować także drzwi u góry do samego mieszkania, licząc po cichu, że w przypadku pokonania pierwszej przeszkody ta druga powstrzyma atak napastników. Zabrali się więc do roboty i zaczęli znosić kolejne meble. Na końcu ulicy pojawił się właśnie oddział arkebuzerów na czele z porucznikiem, a za nimi wlukł się ogon gapiów. Dwa tuziny żołnierzy maszerowało uzbrojonych jak na wojnę, w muszkiety, szpady i krótkie sztylety przypięte u pasa. Czarny korsarz zauważył, że obok porucznika dreptał mężczyzna w podeszłym wieku o białej brodzie uzbrojony w szpadę. Pomyślał, że to pewnie krewny hrabiego lub jego bratanka. Oddział utorował sobie drogę wśród tłoczącego się w załuku tłumu i zatrzymał się w odległości dziesięciu kroków od domu notariusza. Żołnierze uformowali szyk, ustawiając się w trzech rzędach, po czym nabili muszkiety, jakby od razu zamierzali strzelać. Porucznik przez chwilę obserwował okna, wymienił kilka słów ze starcem, który stał obok niego po czym zdecydowanym krokiem zbliżył się do drzwi i załomotał, krzycząc. W imieniu gubernatora otwierać. Gotowi przyjaciele? Zapytał czarny korsarz. Tak, kapitanie, potwierdzili piraci. Wy zostaniecie ze mną, a ty, mój dzielny Afrykańczyku, wejdź do góry i zobacz, czy nie ma tu czasem poddasza, przez które możemy uciec na dach. Po tych słowach otworzył okiennicę, wychylił się przez okno i uprzejmie zapytał. Czego sobie życzysz? Porucznik stanął jak wryty. Zupełnie się nie spodziewał, że zamiast notariusza zobaczy mężczyznę o budzącym postrach wyglądzie i w kapeluszu z piórem na głowie. Kim jesteś? zapytał po chwili. Szukam notariusza. Ja odpowiadam w jego imieniu, gdyż on chwilowo nie może cię przyjąć. Na rozkaz gubernatora, otwórz! A co? Jeśli nie otworzę. W takim wypadku nie odpowiadam za konsekwencje. Dziwne rzeczy dzieją się w tym domu, szlachetny panie, i mamy rozkaz wybadać, co się stało z panem Pedrem konhewiem, jego sługą i wujem, hrabią z Lermy. Jeśli chcesz wiedzieć, powiem ci, że wszyscy oni znajdują się obecnie w tym domu żywi, a nawet w dobrym nastroju. Sprowadź ich na dół! To niemożliwe. Odparł czarny korsarz. Wykonaj rozkaz albo wyważę drzwi! Proszę bardzo, ale ostrzegam was, że za drzwiami kazałem umieścić beczkę pełną prochu i przy pierwszej próbie ich forsowania podpalę ląd i wysadzę w powietrze dom razem z notariuszem, panem Konwiechem, jego sługą i hrabią z Lermy. Jeśli nie brak wam odwagi, to śmiało. Na te słowa, wypowiedziane tak chłodnym i stanowczym tonem, który nie pozostawiał cienia wątpliwości, że to nie przelewki, żołnierzom przeszły po plecach ciarki, a zgromadzona wokół ciekawska Czereda rozpieszchła się w obawie, że groźbie stanie się zadość i zaraz wszystko wyleci w powietrze. Nawet porucznik cofnął się instynktownie. Czarny Korsarz stał w oknie i się nie ruszał. Zupełnie jakby cała sytuacja go nie dotyczyła. Nie spuszczał jednak z oczu żołnierzy, podczas gdy stojący za nim Kachmo i Van Stiller bacznie przyglądali się sąsiadom, którzy tłumnie wylegli na tarasy i balkony. Kim jesteś? Odezwał się w końcu porucznik. Człowiekiem, który nie lubi, gdy byle kto go niepokoi, nawet jeśli to oficer w służbie gubernatora. Odparł na to czarny korsarz. Żądam, abyś wyjawił swoje imię. Nie mam na to ochoty. Zmuszę cię do tego. Wtedy wysadzę dom. Posradałeś zmysły? Tak, jak i wy. O, obrażasz mnie! Bynajmniej, panie, odpowiadam tylko. Dość tego! Zbyt długo trwają te żarty! Sami tego chcieliście. Hej, karma! Migiem podpal ląd pod beczką! Rozdział ósmy Cudowna ucieczka Rozkaz ten wywołał okrzyki trwogi i przerażenia, zarówno wśród gapiów, jak i żołnierzy. Wystraszeni byli głównie sąsiedzi i słusznie, bowiem wysadzenie domu notariusza mogło zrujnować także ich posiadłości. Darli się więc w niebo głosy, jakby niemalże słyszeli już huk walących się ścian i stropów. Mieszkańcy i żołnierze w pośpiechu opuszczali uliczkę i gromadzili się u jej wylotu. A sąsiedzi na łeb na szyję gnali po schodach, próbując wynieść z zagrożonych miejsc co cenniejsze rzeczy. Nikt już nie wątpił, że ten człowiek, zdaniem niektórych szaleniec, na pewno zrealizuje okropną groźbę. Tylko porucznik wykazał się odwagą i niewzruszony stał w miejscu. Jednak w niespokojnych spojrzeniach rzucanych przezeń w kierunku domu można było wyraźnie wyczytać, że. Gdyby nie miał pod sobą oddziału żołnierzy i nie nosił munduru oficera, z pewnością wziąłby nogi za pas jak pozostali. Nie, opaduj się! krzyknął. Czy ty już do końca oszalałeś? Życzysz sobie czegoś, poruczniku? zapytał czarny korsarz spokojnym głosem. Nie rób tego! Bardzo chętnie, ale pod warunkiem, że zostawicie mnie w spokoju. Uwolnij hrabiego i pozostałych, a obiecuję, że tak będzie. Chętnie się na to zgodzę, jeśli jednak ty przystaniesz na moje warunki. Jakie? Wycofasz żołnierzy. A potem? Dostarczysz mnie i moim towarzyszom, podpisaną przez gubernatora przepustkę, która pozwoli nam bez szwanku opuścić miasto i zagwarantuje, że nie będą nas ścigać patrolujące okolice oddziały. Kim jesteś, że potrzebujesz przepustki? Zapytał porucznik, którego zdumienie rosło proporcjonalnie do nabieranych podejrzeń. Szlachcicem z zaoceanu. Odparł na to czarny korsarz z właściwą dla szlachcica dumą. Jeśli to prawda, to nie potrzebujesz przepustki, aby opuścić miasto. Wprost przeciwnie. A więc masz na sumieniu jakąś zbrodnię wyjaw mi swoje imię, panie! W tej chwili do porucznika zbliżył się mężczyzna. Głowę miał owiniętą, zakrwawioną chustą, poruszał się z trudem i utykał na jedną nogę. Kachmo, który z pleców kapitana obserwował zachowanie żołnierzy, ujrzał go i krzyknął. Niech mnie kule biją. Co się dzieje? Zapytał żywo czarny korsarz, odwracając się ku niemu. To jeden z tych basków, którzy nas napadli, zdradzi nas. Tam do czorta, krzyknął czarny korsarz. Rzeczywiście, był to jeden z basków, którzy byli świadkami pojedynku w karczmie i którzy później zasadzili się na piratów. Zbliżył się do porucznika i rzekł. Poruczniku, czy dobrze mi się wydaje, że chcesz wiedzieć, kim jest ten człowiek w czarnej pelerynie? Zgadza się, odparł zapytany. Znasz go? Ka! To jeden z jego ludzi tak mnie urządził, poruczniku. Nie pozwól mu uciec, to jeden z piratów. Słysząc te słowa, tłum dał upust swojej niepohamowanej złości. Chwilę później rozległ się huk wystrzału i rozdzierający okrzyk bólu. To karma, nadany przez czarnego korsarza znak, pochwycił błyskawicznie muszkiet i wypalił z niego prosto w baska. Miarka się przebrała. Dwudziestu żołnierzy wycelowało arkebuzy w okno, w którym stał czarny korsarz, a tłum krzyczał na całe gardło – Zabijcie tych drani! Nie! Złapać ich i powiesić na placu! Usmażcie ich żywcem! Zabić ich! Zabić! Porucznik zdecydowanym gestem nakazał opuścić broń i podszedł do okna, by przemówić do czarnego korsarza, który nie ruszył się z miejsca, jakby wszystkie te groźby w najmniejszym stopniu go nie dotyczyły. Panie szlachcicu! Koniec tej farsy! Poddaj się! W odpowiedzi czarny korsarz wzruszył ramionami. Słyszysz co mówię? krzyczał porucznik czerwony ze złości. Najzupełniej. Poddaj się! Lub rozkażę wyważyć drzwi! Proszę bardzo, odparł czarny korsarz. Ostrzegam tylko, że beczka prochu jest gotowa, Wysadzę dom w powietrze razem z więźniami. Ty także zginiesz! Cóż począć? Śmierć pośród dymiących zgliszczy jest mi milsza od haniebnego losu, którymi zgotujecie, jeśli mnie schwytacie. Wyjdziesz z tego żywy, daję słowo! Na nic się zdadzą Twoje obietnice, poruczniku. Wiem, ile są warte. Jest szósta po południu i zrobiłem się już głodny. Wy się tu naradzajcie, a ja tymczasem przekąszę coś razem z hrabią i jego bratankiem. Bądź pewny, że nie zapomnimy wychylić kielicha także za wasze zdrowie. O ile wcześniej wszystko nie wyleci w powietrze. Po tych słowach czarny korsarz uchylił kapelusza, ukłonił się niezwykle uprzejmie i wrócił do środka co mocno wprawiło w zakłopotanie porucznika, żołnierzy i tłum gapiów. Chodźcie, kamraci, rzekł do Van Stillera i Carmont, myślę, że mamy chwilę na pogawędkę. A co z żołnierzami? Zdumiał się Carmont, który podobnie jak Hiszpanie był pod wrażeniem odwagi swojego przywódcy oraz umiejętności zachowania przezeń zimnej krwi. Niech sobie krzyczą, jeśli mają ochotę. Coś mi się wydaje, że zatańczymy z nimi taniec śmierci, kapitanie. Doprawdy? Nasza ostatnia godzina jest dalej niż ci się wydaje, Kahmo. Poczekaj do zmroku, a zobaczysz, jakie cuda może zdziałać beczka prochu. Odrzekł czarny korsarz i bez słowa wyjaśnienia wszedł do środka. Następnie przeciął sznury krępujące hrabiego i jego bratanka, po czym zaprosił ich do stołu na naprędce przyrządzoną kolację i rzekł: Dotrzymajcie mi towarzystwa, panowie. Musicie mi jednak przyrzec, że nie podejmiecie żadnych podstępnych kroków przeciwko mnie. Byłoby to niewykonalne, szlachetny panie odrzekł z uśmiechem hrabia. Po pierwsze, Mój bratanek nie ma broni, a po drugie wiem już, jak dobrze władasz szpadą. Taka jest prawda. Słyszałem wrzawę na ulicy. Co tam się dzieje? Żołnierze Van Golda szykują się do oblężenia. Przykro mi to mówić, ale wydaje mi się, że w końcu wyważą drzwi. Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem, hrabio. A więc... Będą was oblegać i prędzej czy później zmuszą do poddania się. Jak mi Bóg miły. Zapewniam was, że ze smutkiem będę patrzeć, jak gubernator dostaje w swoje ręce człowieka tak dzielnego i ujmującego jak ty. On nie przebacza piratom. Van Gold mnie nie dostanie. Moim przeznaczeniem jest żyć żeby wyrównać z nim rachunki. A zatem znasz go? Poznałem go na własną zgubę, westchnął czarny korsarz. Sprowadził nieszczęście na moją rodzinę. To jemu zawdzięczam mój piracki stan. Ale nie rozmawiajmy o tym. Zawsze, gdy poruszam ten temat, czuję, jak krzepnie mi krew w żyłach i dopada mnie grobowy nastrój. Napij się, hrabio. Armo? Co robią Hiszpanie? Naradzają się, kapitanie. Odparł pirat, który właśnie oddalił się od okna. Najwyraźniej nie mogą się zdecydować, czy nas zaatakować. Zrobią to później, ale być może nas już tutaj nie będzie. — Moko, czuwa? — Jest na strychu. — Wan Stilerze, zanieś mu coś do picia. Czarny korsarz jadł i rozmyślał. Był smutniejszy niż kiedykolwiek, strapiony do tego stopnia, że nie docierało do niego to, co mówił hrabia. Kolacja upłynęła w niczym niezmąconej ciszy. Wszystko wskazywało na to, że choć żołnierze pałali niepohamowaną chęcią powieszenia lub spalenia żywcem piratów, nie potrafili powziąć żadnej decyzji. Nie dlatego, że brakowało im odwagi, bo ta ich nie opuszczała. Nie obawiali się też wybuchu beczki z prochem ani tego, że dom wyleci w powietrze. Obawiali się wyłącznie o życie hrabiego z Lermy i jego bratanka. Dwóch szanowanych obywateli miasta, których za wszelką cenę pragnęli ocalić. Zapadły już ciemności, gdy Carment poinformował czarnego korsarza, że oddział arkebuzerów, wzmocniony tuzinem halabardników, przyczaił się u wylotu ulicy. To oznacza, że coś knują, podsumował czarny korsarz. Zawołaj moka. Afrykańczyk zjawił się w mgnieniu oka. Rozejrzałeś się dokładnie po strychu? Spytał czarny korsarz. Tak, panie. Czy jest tam jakieś okno? Nie ma, ale wybiłem w stropie dziurę, przez którą możemy się wydostać. Nie ma tam nieprzyjaciół? Ani jednego. Sprawdziłeś, jak potem zejść? Tak. Musimy jednak. Przejść kawałek po dachu. W tej chwili rozległ się ogłuszający huk, od którego zatrzęsły się szyby w oknach. Kilka kul przeleciało przez prześwity w okiennicach i wpadło do środka, dziurawiąc ściany i rozrywając tynk na suficie. Czarny korsarz skoczył na równe nogi, błyskawicznie dobywając szpady. Wystarczyło, że woń prochu połaskotała jego nozdrza, a uprzejmy i opanowany dżentelmen sprzed chwili przemienił się błyskawicznie w prawdziwą bestię o ognistym spojrzeniu, a jego twarz przypominała rozgrzany do czerwoności żelazo. — Ha! Zaczyna się! — krzyknął drwiąco, po czym zwrócił się do hrabiego i jego bratanka. — Obiecałem, że włos wam z głowy nie spadnie i dotrzymam słowa cokolwiek się zdarzy. Musicie być mi jednak posłuszni, przysięgnijcie, że nie stawicie oporu. Wedle rozkazu, kapitanie, zgodził się hrabia. Przykro mi, że to moi rodacy na ciebie napadli, w przeciwnym wypadku zapewniam cię, że walczyłbym u twojego boku. Musicie iść ze mną, jeśli nie chcecie wylecieć w powietrze. Zamierzacie wysadzić dom? Za kilka chwil zostanie z niego kupa gruzów. Chcecie mnie zrujnować? Zapiszczał notariusz. Cicho bądź, sknero, huknął karma, który właśnie uwalniał go z więzów. Ratujemy ci życie, a ty się boczysz. A, 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 ale to to mój dom, N nie chcę go stracić. Gubernator na pewno zrekompensuje ci straty. Od strony ulicy huknęło po raz drugi i kilka kul przeleciało przez pokój, roztrzaskując stojącą pośrodku lampę. Za mną, wilki morskie! krzyknął czarny korsarz. Harmon, podpalaj ląd! Już się robi, kapitanie! Uważaj, by beczka nie wybuchła, dopóki nie opuścimy domu. — Ląd jest długi, kapitanie! — odparł Carmont, pędząc po schodach na łeb na szyję. Czarny korsarz, więźniowie, Van Stiller i Mokow biegli na strych, podczas gdy arkebuzerzy kontynuowali ostrzał, celując w okna i nawołując do poddania się. Kule świstały wszędzie, odrywały wielkie kawały ścian i odbijały się od cegieł. Notariusz trząsł się jak w febrze. Ale dla piratów i hrabiego nawykłych do wojennego oręża była to zaledwie igraszka i nic sobie z tego nie robili. Na poddaszu Moko wskazał czarnemu korsarzowi, wybitą przez siebie przy pomocy jednej z belek podpierających strop, wyrwę, przez którą można było wydostać się na dach. Naprzód! rozkazał czarny korsarz. Schował szpadę do pochwy. Uchwycił się brzegów otworu i jednym zwinnym ruchem się podciągnął, szybkim spojrzeniem omiatając powierzchnię dachu. Spostrzegł od razu, że nieopodal rosną wysokie palmy, z których jedna strzela pióropuszem olbrzymich liści ponad dachówkami ocierając się o ogradzający posiadłość mur. Tamtędy zejdziemy? zapytał Moko. Tak, panie. Uda nam się uciec z tamtego ogrodu? Mam taką nadzieję. Silne ramiona van Stillera wypchnęły na dach hrabiego, jego bratanka, ich sługę i notariusza. W tej chwili pojawił się Cormont i rzekł: Szybko, za dwie minuty dom zapadnie nam się pod nogami. Jestem zrujnowany! załkał notariusz. Kto mi odda za. Van Stiller popchnął go, szorstko urywając potok słów. – Albo idziesz, albo wylecisz w powietrze – zagroził. Czarny korsarz rozejrzał się dookoła, czy nie są w opałach, po czym przeskoczył na sąsiedni dach, a zaraz za nim hrabia i jego bratanek. W tej chwili rozpoczęła się prawdziwa kanonada strzelano teraz bez przerwy, a kłęby dymu unosiły się nad ulicą i wolno pełzały po dachach. Żołnierze najwyraźniej liczyli, że piraci poddadzą się w wyniku intensywnego ostrzału i że tym samym obejdzie się bez szturmu. Być może obawiali się wciąż, że czarny korsarz wysadzi wszystko w powietrze, woląc dać się pogrzebać pod gruzami razem z czwórką więźniów, niż poddać. Dlatego też zwlekali z ostatecznym atakiem. Piraci zmuszeni byli teraz wlec ze sobą notariusza, który ledwo trzymał się na nogach. W końcu dotarli na skraj dachu ostatniego domu, w pobliże drzewa palmowego, Poniżej rozpościerał się rozległy ogród, okolony wysokim murem, który ciągnął się aż do granic miejskich zabudowań. Znam ten ogród, powiedział hrabia. Należy do mojego przyjaciela, Moralesa. Mam nadzieję, że nas nie zdradzisz, hrabio, odparł czarny korsarz. Bez obaw, panie. Nie zapomniałem jeszcze, że zawdzięczam ci życie. Dalej, schodźmy, ponaglił Cormont. Eksplozja może nas stąd zrzucić. Ledwie skończył mówić, gdy ujrzeli ogromny błysk, a zaraz potem usłyszeli straszny łomot. Dach zatrząsnął im się pod stopami. Upadli jeden na drugiego. Siła wybuchu wyrzuciła w powietrze fragmenty murów, strzaskane meble i płonące części garderoby. Dom notariusza obrócił się w peżynę. Chmura dymu opadła na dachy, na kilka chwil przesłaniając widoczność. Na ulicy, pośród przekleństw i okrzyków przerażenia, słychać było walenie się ścian i murów. To pioruna! krzyknął karmel, którego wybuch odrzucił aż do rynny. Jeden krok dalej i spadłbym do ogrodu jak wór piasku. Czarny korsarz szybko wstał, zataczając się wśród kłębów dymu. Żyjecie? zapytał. Tak myślę, odparł van Stiller. Ale tu się ktoś nie rusza, powiedział hrabia. Czyżby dostał odłamkiem? To ten leń, notariusz, odparł van Stiller. Upewni się jednak, bo może tylko zemdlał ze strachu. Niech sobie leży, zaproponował Kachmo. Wyjdzie z tego, o ile żal za utratą domu go nie dobije. Nie możemy go tu tak zostawić, zaoponował czarny korsarz. Wybuch wzniecił ogień w pobliskich domach. Usmaży się, jeśli go nie zabierzemy. To prawda, potwierdził hrabia. Domy płonu. Skorzystajmy z zamieszania i dajmy nogę przyjaciele, rozstrzygnął czarny korsarz. Moko zajmij się notariuszem. Moko wziął notariusza na ręce, a czarny korsarz zsunął się na dół, po czym rzucił się biegiem ku ogrodzeniu. Wtem kilku uzbrojonych w arkę mężczyzn wyłoniło się z zarośli, krzycząc Stać albo będziemy strzelać. Czarny korsarz chwycił szpadę w prawą dłoń, a lewą sięgnął po pistolet. Był zdecydowany siłą utorować sobie drogę, lecz hrabia powstrzymał go gestem, mówiąc Zostaw to mnie! Wyszedł naprzeciw zbrojnym i odezwał się. Czy nie rozpoznajecie już przyjaciela waszego pana? Pan hrabia z Lermy! Wykrzyknęli zdziwieni przybysze. Opuśćcie broń albo poskarżę się waszemu dobrodziejowi. Wybacz, panie hrabio! odezwał się jeden ze sług Moralesa. Nie wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia. Usłyszeliśmy ogromny wybuch. Wiedzieliśmy, że w pobliżu oddział żołnierzy osaczył piratów i pośpieszyliśmy tu, aby nie dać uciec tym zbójom. Piraci już uciekli, możecie odejść. Dobrze, panie hrabio! pozwólcie nam przejść i niczym się nie martwcie. Sługa, który rozmawiał z hrabią, z odprawił swoich uzbrojonych towarzyszy, po czym skierował się w boczną aleję i otworzył żelazne drzwiczki w murze. Piraci postanowili zostawić notariusza w posiadłości Moralesa. Sługa wziął więc omdlałe ciało od Moko, po czym ukłonił się na pożegnanie. Trzej piraci i Moko opuścili teren posiadłości prowadzeni przez hrabiego. Szli prostą drogą przez około dwieście kroków, po czym skręcili w alejkę otoczoną z obu stron murem. Cieszę się, że mogłem się wam odpłacić. Ludzie tak szlachetni jak wy nie powinni umierać na szubienicy, ale zapewniam was, że gubernator nie byłby dla was litościwy, gdyby was złapał. Idźcie dalej tą drogą, która prowadzi aż na pola poza miastem i wracajcie na pokład waszego statku, rzekł hrabia na pożegnanie. Dziękuję, odparł czarny korsarz. Mężczyźni uścisnęli sobie serdecznie dłonie i rozstali się, uchylając kapelusza. Bardzo przyzwoity człowiek, podsumował Karmo. Jeśli wrócimy do Barakaibo, z pewnością go odwiedzimy. Czarny korsarz szybko ruszył naprzód. Prowadził Moko, który chyba lepiej od Hiszpanów znał okolice miasta. Dziesięć minut później, nie niepokojeni przez nikogo, trzej piraci znaleźli się poza miastem na skraju puszczy, w sercu której stał szałas zaklinacza węży. Obejrzeli się za siebie. Nad miastem ujrzeli zwieńczoną pióropuszem płomieni chmurę, którą wiatr niósł nad jezioro. Dom notariusza dopalał się, a wraz z nim i pozostałe zabudowania. Biedny diabeł! Powiedział Carman Pewnie umrze ze zgryzoty Dom i jego piwniczka To zbyt wielki cios dla takiego dusi grosza jak on Zatrzymali się na chwilę w cieniu drzewa Simaruba Obawiając się, że w okolicy hiszpańskiej oddziały wciąż przeczesują dżunglę Upewniwszy się, że w puszczy panuje niczym niezmącona cisza Zagłębili się w zarośla i ruszyli przed siebie żwawym krokiem w ciągu dwudziestu minut znaleźli się w szałasie Kilka kroków od celu do ich uszu dobiegły jęki Czarny korsarz zatrzymał się, usiłując dostrzec cokolwiek pośród ciemnej gęstwiny Do czorta! Krzyknął karma To nasz więzień, którego przywiązaliśmy do drzewa Zupełnie o nim zapomniałem Zgadza się Wyszeptał czarny korsarz Podszedł do chaty i ujrzał związanego hiszpana. Chcecie mnie zagłodzić na śmierć? zapytał nieszczęśnik. Jeśli tak, to lepiej było od razu mnie powiesić. Czy ktoś węszył w tych okolicach? zapytał czarny korsarz. Nie widziałem nic. Prócz wampirów, panie! Idź po ciało mojego brata. Zwrócił się czarny korsarz do Moka. Zbliżył się do żołnierza, który, przekonany, że wybiła jego ostatnia godzina, trząsł się jak osika. Ale czarny korsarz uwolnił go z więzów i powiedział oschłym głosem: Zemsta za śmierć tego, którego niedługo pochowam w oceanie, i za jego nieszczęsnych towarzyszy, którzy wciąż wiszą na placu przeklętego miasta, mogłaby dosięgnąć również ciebie. Ale obiecałem, że daruję ci życie, a czarny korsarz zawsze dotrzymuje słowa. Jesteś wolny, lecz musisz mi przysiąc, że jak tylko dotrzesz do Marakaibo, udasz się do gubernatora i powiesz mu w moim imieniu, że dziś w nocy w obecności piratów zebranych na błyskawicy i nad ciałem czerwonego korsarza wypowiem słowa przerażającej przysięgi. Ten łotr zamordował mi trzech braci. A ja zgładzę jego i wszystkich, którzy noszą jego imię. Powiesz mu, że zaprzysiągłem mu zemstę na morze, na boga i na piekło, i że wkrótce się spotkamy. Chwycił oszołomionego jeńca i lekko pchnął go w plecy, mówiąc: Idź i nie oglądaj się za siebie, bo jeszcze się rozmyślę. Dzięki, panie! Odrzekł Hiszpan i uciekł w pośpiechu, bojąc się, że żywy nigdy nie opuści dżungli. Czarny korsarz spoglądał za nim, dopóki nie zniknął w gąszczu, po czym odwrócił się do swoich ludzi i powiedział. Ruszajmy. Czas ucieka. Rozdział dziewiąty. Okrutna przysięga. Niewielki oddział, któremu przewodził Moko... Nikt bowiem tak jak on nie znał dżungli i jej zakamarków, raźno maszerował przed siebie. Wszyscy chcieli jak najszybciej dotrzeć do brzegów Zatoki i opuścić wyspę przed nastaniem świtu. Piraci martwili się teraz o błyskawice, która krążyła w pobliżu przesmyku prowadzącego do jeziora. Wieści nie były ani trochę pomyślne. Wszystko wskazywało na to, że gubernator Maracaibo posłał gońców do Gibraltaru, by prosić admirała Toledo o posiłki. Zachodziła obawa, że Hiszpanie pod jego dowództwem zdołali tymczasem zebrać doskonale uzbrojoną flotę z liczącą setki marynarzy załogą, która rekrutowała się głównie z Basków i że lada chwila mogą przepłynąć jezioro i napadną na błyskawice. Czarny korsarz milczał choć widać było, że trawił go niepokój. Od czasu do czasu nakazywał towarzyszom wędrówki przystanąć, a sam nasłuchiwał, czy z oddali nie dochodzą go armatnie wystrzały, po czym znów ponaglał do szybszego marszu. Niecierpliwił się za każdym razem, gdy napotykali przeszkody. Powalone starością, spróchniałe do cna lub ścięte uderzeniem pioru na drzewa olbrzyme oraz bagna ze stojącą wodą, której nie sposób było przebyć. Dżungla na każdym kroku zmuszała ich do obierania okrężnej drogi, przez co tracili tylko cenny czas. Całe szczęście, że Moko dobrze znał te okolice. Wyszukiwał w gąszczu przejścia na skróty i dróżki, dzięki którym szybciej mogli posuwać się naprzód. O drugiej nad ranem Kohmaon, który tymczasem wysunął się na czoło pochodu, usłyszał bliski szum morza. Jego bystre ucho złowiło huk fal rozbijających się o nadbrzeżne drzewa. Jeśli nic nam nie stanie na przeszkodzie, za godzinę znajdziemy się na statku, kapitanie! poinformował czarnego korsarza, zrównując się z nim w marszu. Pirat twierdząco skinął głową, lecz nic nie powiedział. Kachman ani trochę się nie pomylił. Łoskot bałwanów morskich z każdą chwilą przybierał na sile. Bliskość morza zwiastowały też powtarzające się w regularnych odstępach czasu hałaśliwe krzyki bernikli gatunku dzikich gęsi, zwykle brodzących przy brzegu o główce pokrytej białymi piórami i grzbiecie upierzonym na czarno, które o tej porze rozpoczynały swój poranny rytuał. Czarny korsarz nie przestawał ponaglać swoich współtowarzyszy. Niedługo później dotarli na niewielką, porośniętą na morzynami plażę, która wiła się za wijasami hen, daleko, zarówno w kierunku północnym, jak i południowym. Unosząca się nad bagniskami otaczającymi jezioro, mgła zasnuła mroczne niebo. Zapanowały zupełne ciemności, choć tu i ówdzie powierzchnie wody przecinały krzyżujące się ze sobą we wszystkich kierunkach ogniste linie. Grzbiety fal skrzyły się ogniście, a pianę, która rozlewała się po plaży wzburzoną grzywą, pokrywała fosforyzująca poświata. Morze, Czarne dotąd jak atrament w wielu miejscach rozbłysnęło wewnętrznym światłem, jakby ktoś na dnie zatoki zapalił lampę o niezwykłej mocy. Fosforescencja! wykrzyknął van Stiller. Diabli to nadali! mruknął Kahmo Chyba ryby zmówiły się z Hiszpanami, by uniemożliwić nam ucieczkę. Mylisz się, kawracie! – odparł tajemniczo van Stiller, wskazując na dźwigane przez moko ciało. To fale roziskrzyły się na przyjęcie czerwonego korsarza. "Nie w ciemie bity jesteś" wyszeptał Karmo. Czarny korsarz w skupieniu wpatrywał się w wody jeziora. Przed podjęciem dalszej podróży chciał się upewnić, że Admirał Toledo nie szykuje zasadzki. Nie zauważył jednak nic niepokojącego. Spojrzał więc ku północy, gdzie na świetlistym morzu dostrzegł wielką, czarną plamę, która wyraźnie odcinała się od migoczącej wody. To błyskawica, powiedział. Znajdźcie łódź i ruszamy. Kochmo i Van Stiller usiłowali zorientować się w terenie, gdyż nie wiedzieli dokładnie, w którym miejscu wybrzeża wyszli z dżungli. Po chwili oddalili się pośpiesznie na północ, uważnie przepatrując na morzyny, których korzenie i pożółkłe liście nurzały swe końce w rozmigotanych falach. Przeszli już dobrą milę, gdy w końcu udało im się odnaleźć łódź, którą odpływ wyrzucił na brzeg. Wsiedli do niej i popłynęli w stronę miejsca, gdzie czekali na nich czarny korsarz wraz z moko. Piraci zakryli zmarłemu twarz i ułożyli owinięte w czarną pelerynę zwłoki pomiędzy ławkami, po czym odbili od brzegu, wiosłując co sił. Murzyn usadowił się na dziobie, trzymając w dłoniach muszkiet, który odebrał wcześniej Hiszpanowi, a czarny korsarz zajął miejsce na rufie naprzeciw ciała swojego brata. Pirat popadł w typową dla siebie posępną zadumę. Głowę ujął w dłonie, a łokcie oparł na kolanach ani na chwilę nie odrywał wzroku od zmarłego, którego ciało rysowało się pod żałobnym całunem. Siedział nieruchomo pogrążony w smutku wyglądał, jakby w ogóle nie oddychał. Zapomniał o całym otaczającym go świecie, o flocie admirała Toledo, o współtowarzyszach wyprawy i o swoim statku, który w lśniących wodach oceanu przypominał teraz olbrzymiego wieloryba unoszącego się na powierzchni płynnego złota. Łódź mknęła po falach, coraz bardziej oddalając się od plaży. Woda wokół niej mieniła się, a wzbijane przez wiosła bryzgi błyszczącej piany przybierały kształt świetlistych strumieni. Pod powierzchnią falowały ogromne ilości osobliwych mięczaków, będących częścią tego widowiska. W morskiej toni pojawiły się pelagie. Wielkie, podobne do lśniących kul meduzy, które poruszane wieczorną bryzą, kołysały się w rytm fal. Nie brakowało też powabnych, bijących światłem kolorów wrzącej lawy melite, których dziwne ramiona układały się w kształt krzyża maltańskiego. Gdzie nie spojrzeć dryfowały akalew, połyskujące blaskiem szlachetnych kamieni i urokliwe welele, z których emanuje nieskończenie łagodny, błękitny blask. Z prądem unosiły się też okrągłe, zwykle żerujące w stadach żebropławy z gatunku beroe, wyposażone w niezliczone parzydełka i promieniujące zielonkawym światłem. Pod powierzchnią wody przemykały ryby różnych gatunków, pozostawiając za sobą błyszczące smugi. Wielokształtne ośmiornice poruszały się we wszystkie strony, a ich różnokolorowe cielska zlewały się w jedną barwną plamę. W morzu nurkowały potężne, wciąż liczne w tamtych czasach manaty, które płetwami wykształconymi w miejscu przednich kończyń i długimi ogonami wzbijały w górę fontanny mieniącej się wody. Silne ramiona dwóch wioślarzy napędzały łódź, która prędko próła błyszczące fale, a uderzające o wodę raz za razem wiosła wzbijały w powietrze miriady lśniących kryształów. Gdyby tylko admirał Toledo patrolował te wody, z pewnością wziąłby ich na cel. Zarówno łódź, jak i błyskawica rzucały na wodę długi cień, wyraźnie odcinając się od błyszczącej wody. Obaj piraci wiosłowali bez wytchnienia, rozglądając się z niepokojem na boki. Obawiali się, że w każdej chwili wróg pojawi się w zasięgu wzroku. Trudny do określenia niepokój i poczucie zagrożenia gnało ich naprzód. Rozświetlone morze, Przewożone zwłoki, obecność posępnego i smutnego czarnego korsarza, celebrującego żałobę po zamordowanym bracie, to wszystko wzbudzało w nich bliżej nieokreślony strach. Wiosłowali więc co sił, by jak najszybciej znaleźć się na pokładzie błyskawicy. Byli już nie dalej niż mile od statku, który ruszył kursem na wiatr w ich kierunku, gdy wtem usłyszeli dziwny dźwięk, przypominający ni to przenikliwy skowyt, ni to rozpaczliwe zawodzenie. Piraci zerwali się na równe nogi, z niepokojem wpatrując się w otaczającą ich ciemność. Słyszałeś? Zapytał Van Stiller i poczuł, jak zimny pot oblewa mu czoło. Tak, potwierdził karmo niepewnym głosem. To była ryba? Nigdy nie słyszałem ryby wydającej takie dźwięki. Więc co to mogło być? Nie wiem, ale krew ścięła mi się w żyłach. To czerwony korsarz? Cicho, przyjacielu! Spojrzeli na czarnego korsarza, ale on zdawał się nic nie słyszeć. Siedział nieporuszony z głową schowaną w dłoniach i ze wzrokiem utkwionym w ciało. Wiosłujemy dalej i niech Bóg ma nas w swej opiece! wymamrotał Cahmon, gestem nakazując van Stillerowi, by złapał za wiosła. Nachylił się w stronę moko i zapytał. Słyszałeś ten krzyk, bracie? Słyszałem, odpowiedział tamten. Co to było twoim zdaniem? Może manat. Czy ja wiem? wyszeptał Karmo. Być może to manat, a może urwał i zbladł. Za rufą łodzi, już poza kręgiem świetlistej piany, wyłonił się z wody ciemny, trudny do określenia kształt, który prawie natychmiast pochłonęła morska głębia. Widziałeś? zapytał van Stilera zdławionym głosem Tak odpowiedział tamten, szczękając zębami To była głowa Tak, karma. Głowa u Marlaka. Zielony korsarz płynie za nami. Czeka na swego brata. Przerażasz mnie, Kochmo! A czarny korsarz nic nie widział i nie słyszał? To brat zamordowanych. A ty, czarny przyjacielu, nic nie widziałeś? Widziałem Głowę odparł moko. Głowę czego? Manata. Niech szlak trafi ciebie i twoje manaty. Wymamrotał kormont. To była głowa trupa, ślepoto. Ktoś krzyknął ze statku. Hej, tam w łodzi! Kto płynie? Czarny korsarz! krzyknął kormont. — Przybijaj! Błyskawica mknęła z chyżością morskiej jaskółki, a jej ostry dziób ciął mieniący się w koło fale. Jej wielki kształt czernił się w ciemnościach i przywodził na myśl latającego Holendra, legendarny statek widmo ze swoją załogą upiorów na pokładzie. Uzbrojona w muszkiety załoga ustawiła się w szyku przy relingach i nieruchomo oczekiwała powrotu kapitana. Puszkarze z zapalonymi lontami w rękach uwijali się przy stojących na rufie działach, a na szczycie bezanmastu powiewała ogromnych rozmiarów bandera czarnego korsarza z wyszytymi na niej dwiema pozłacanymi literami, połączonymi niezrozumiałym ornamentem. W końcu dobili do lewej burty błyskawicy, którą sternik ustawił dziobem do wiatru. Piraci złapali linę zrzuconą im z pokładu i przywiązali łódź. — Windy w dół! — zarządził ktoś ochrypłym głosem. Z rej głównego masztu opuszczono dwa bloczki z przymocowanymi hakami. Cormont i Van Stiller przymocowali je do burt łodzi, którą na gwizdek kwatermistrza wciągnięto do góry razem z pasażerami. Dopiero kil łodzi szorujący po pokładzie statku wyrwał czarnego korsarza z niewesołych rozmyśleń. Obejrzał się dookoła, jakby zdziwiony, że tak szybko znalazł się na pokładzie Błyskawicy, po czym pochylił się w stronę ciała, wziął je w ramiona i złożył pod grotmasztem. Na widok zmarłego załoga ustawiona przy relingach odkryła głowy. Morgan, zastępca kapitana, zszedł z mostku i podszedł do czarnego korsarza. Jesteśmy na twoje rozkazy, kapitanie, zameldował. Czyń swą powinność odrzekł pirat, potrząsając głową ze smutkiem, po czym oddalił się wolnym krokiem. Wszedł na mostek i znieruchomiał niczym posąg ze skrzyżowanymi rękoma. Na wschodzie różowił się dzień. W oddali, tam, gdzie woda styka się z niebem, blade światło poranka zabarwiało stalowo szarą toń jasnymi refleksami. Nie był to jednak typowy wschód słońca, który zwykle różowi świat swymi promieniami, lecz szare, ponure światło o metalicznej barwie. Na znak żałoby opuszczono do połowy masztu potężną korsarską banderę, a górne reje fok masztu, na których nie rozpięto dotychczas żagli, zostały ułożone w krzyż. Marynarze z załogi ustawili się w szeregach przy obu burtach. Z ich ogorzałych, morskimi wiatrami i osmalonych armatnim ogniem twarzy wyzierał smutek. Z zabobonnym lękiem spoglądali na ciało czerwonego korsarza, które kwatermistrz zawinął w płótno, obciążając je uprzednio dwiema armatnimi kulami. Dniało, ale morze dookoła statku wciąż promieniowało własnym blaskiem. Fale głucho rozbijały się o ciemne burty statku i łamały o wysoki dziób. Rozkołysane morze wydawało przedziwne odgłosy. Przypominały one na zmianę jęki dusz zamieszkujących morskie otchłanie, ochrypłe westchnienia i stłumione skargi. Na rufie rozległ się dźwięk dzwonu. Cała załoga uklękła, a kwatermistrz z pomocą trzech marynarzy uniósł ciało Czerwonego Korsarza i ułożył na burcie. Na mostku kapitańskim zapadło żałobne milczenie. Nawet statek znieruchomiał na mieniącej się wodzie, a może przestało wydawać dziwne odgłosy. Oczy wszystkich skupiły się na czarnym korsarzu, którego sylwetka odcinała się od szarawej linii horyzontu. Wydawało się, że ten nieustraszony pirat jakby urósł. Stał na mostku wyprostowany jak struna. Rękę wyciągnął w kierunku zmarłego w geście zapowiadanej groźby. Przypięte do kapelusza, długie czarne pióro powiewało muskane porannym wiatrem. Gruby, ochrypły głos przerwał panującą na statku ciszę. Wilki morskie, krzyknął. Posłuchajcie, przysięgam na Boga. Na te fale, które wiernie nam towarzyszą podczas naszych wypraw i na mą duszę! Nie zaznam w życiu radości, dopóty, dopóki nie pomszczę śmierci moich zamordowanych przez Wangolda braci! Niech pioruny doszczętnie spalą mój statek, niech mnie razem z wami pochłoną fale, niech mnie przeklną spoczywający w głębinach bracia. Niech moja dusza na wieczność będzie potępiona, jeśli nie zabije Van Golda i nie wytępię całej jego rodziny, tak jak on uczynił z moją. Bracia piraci, czy słyszeliście? Tak, kapitanie! Odkrzyknęli marynarze, których twarze wykrzywił grymas przerażenia. Czarny korsarz wychylił się poza trap i spojrzał na jasne fale. Ciało za burte, rozkazał ponurym głosem. Kwatermistrz wraz z trzema marynarzami uniósł zawinięte w płótno ciało i wrzucił do morza. Ciało z głośnym pluskiem wpadło do wody, która chlusnęła w górę podobnie jak odpalone fajerwerki. W fosforyzujących wodach zatoki wyraźnie widać było opadający w głębiny kształt. Po chwili wszystko zniknęło. Nad wodą rozległ się ten sam dźwięk, który wcześniej napędził strachu Cahman i Van Stillerowi. Stojący w pobliżu mostku przyjaciele zbledli jak płótno. To zielony korsarz nawołuje czerwonego korsarza, wyszeptał Kahmo. Tak, to on, zgodził się Van Stiller przytłumionym głosem. Bracia spotkali się na dnie morza. Ich rozmowę przerwał przenikliwy gwist, po którym padła komenda. Zwrot lewo na burt, kursem na wiatr. Błyskawica wykonała zwrot i manewrując wśród rozsianych w koło wysepek, odpłynęła w kierunku zatoki. Gdy pierwsze promienie wschodzącego słońca zabarwiły na złoto wody jeziora, fosforyzujące w głębinach światło zgasło na dobre. Rozdział dziesiąty. Na pokładzie błyskawicy. Błyskawica minęła gąszcz wysepek a za nimi długi przylądek, uformowany z łańcuchów górskich Sierra de Santa Marta, po czym wypłynęła na wody Morza Karaibskiego, obierając kurs na północ w kierunku wielkich Antyli. Morze było spokojne, poranna bryza wiejąca z południowego wschodu ledwie marszczyła jego tafle, gdzie niegdzie tylko powstawały niewielkie fale, które z głuchym pomrukiem rozbijały się o burty szybkiego żaglowca. Na pełne morze od strony lądu licznie zapuszczało się nadbrzeżne ptactwo. Chmary morskich kruków, drapieżnych ptaszysk w wielkości koguta kręciły się w pobliżu plaż, gotowe rzucić się na najmniejszy nawet łup i rozerwać go na strzępy. Po czubkach fal ganiały stada czarno upierzonych na grzbiecie i śnieżnobiałych na podbrzuszu brzytwo brzytwodziobów o rozwidlonych ogonkach. Ptaki te zapewne umarłyby z głodu, gdyby ryby same nie wskakiwały im do gardeł, a to za sprawą specyficznego kształtu dziobu, którego spodnia część jest znacznie dłuższa niż górna, co utrudniało biednym ptaszyskom samodzielne chwytanie zdobyczy. Na otwartym morzu nie brakowało także licznych w Zatoce Meksykańskiej faetonów. Szybowały one w długich rzędach z ogonem skierowanym w dół i zabawnie potrząsały czarnymi skrzydłami, ledwo muskając morskie grzywacze. Polowały na latające ryby, które raz za razem wzbijały się ponad fale, przecinając powietrze na pięćdziesiąt, a nawet sześćdziesiąt długości ramienia, po czym opadały do wody, by rozpocząć swoją grę od początku. Piraci nie spotkali dotychczas żadnego okrętu. Marynarze pełniący wachtę w bocianim gnieździe mieli naprawdę wspaniały widok na wszystkie strony, ale może dookoła było puste. W obawie przed groźnymi piratami z Tortugi hiszpańskie statki stroniły od tych wód, trzymały się zwykle blisko portów w Karaż na Półwyspie Jukatan, Wenezueli i innych założonych na większych wyspach antylskich. Oczywiście rzecz inaczej się miała, gdy formowały zbrojną flotę. Tylko dobrze uzbrojone żaglowce z liczną załogą ośmielały się wypływać na wody Maracaibo i Zatoki Meksykańskiej. Hiszpanie bowiem nie raz na własnej skórze przekonali się, do czego zdolni byli nieustraszeni korsarze, których siedzibą była osławiona tortuga. Pierwszego dnia po pogrzebie Czerwonego Korsarza na statku nie wydarzyło się nic godnego uwagi. Kapitan nie pokazał się więcej ani na pokładzie, ani na mostku. Ster i nawigowanie pozostawił w rękach swojego zastępcy, a sam zamknął się w Kajucie i nawet karmel i van Stiller nie mieli do niego dostępu. Przypuszczano jednakże, że moko był razem z nim, gdyż i on zniknął i nie pojawił się więcej ani na pokładzie, ani w żadnym innym zakamarku statku, nawet w ładowni. Nikt jednak nie mógł odgadnąć, czym byli zajęci. Prawdopodobnie nie wiedział tego nawet zastępca kapitana. Karmoał próbował coś z niego wydobyć, lecz Morgan w odpowiedzi poczęstował go tylko kuksańcem i pogroził kułakiem, jakby chciał powiedzieć Nie wsadzaj nosa w nie swoje sprawy, jeśli ci życie miłe. Zapadł wieczór. Marynarze zrefowali część żagli na wypadek, gdyby wiatr się wzmógł, co na tych szerokościach geograficznych prawie zawsze zwiastowało kłopoty. Karma i Van Stiller kręcili się w pobliżu nadbudówki, gdy nagle ujrzeli wełnistą głowę moko wyglądającą przez otwór ładowni. A oto i on, ucieszył się Karma. Ciekaw jestem, czy kapitan dalej płynie z nami tym samym statkiem, czy może knuje coś ze swoimi braćmi w morskiej otchłani. Biorąc pod uwagę jego melancholijne usposobienie, byłby do tego zdolny. Nie wątpię, odparł Van Stiller, który znał przesądną naturę przyjaciela. Więcej w nim z morskiej istoty niż z człowieka takiego jak my, z krwi i kości. Ej, Przyjacielu, krzyknął Kahma do Moko. Najwyższy czas, żebyś przyszedł się z nami przywitać. Kapitan mnie zatrzymał, wyjaśnił Moko. Jakieś nowiny, co porabia? Zasępił się bardziej niż zwykle. Nigdy nie widziałem go wesołego nawet na tortudze, ani cienia uśmiechu. Mówi wciąż o braciach i straszliwej zemście. którą spełni bracie czarny korsarz to człowiek, który co do Joty dotrzymuje złożonego słowa. Nie chciałbym znaleźć się w skórze gubernatora Barakaibo i jego krewnych. Van Gogh żywi nieprzejednaną nienawiść do czarnego korsarza, ale to go wkrótce zgubi. A co jest przyczyną tej nienawiści, biały bracie? Słyszałem, że to zamierzchła przeszłość. Wangold zaprzysiągł trzem korsarzom zemstę, zanim jeszcze przybył do Ameryki i zaoferował swe usługi Hiszpanom. Kiedy był? W Europie? Zgadza się. Znali się wcześniej? Tak przynajmniej mówią. Kiedy Van Golda obierano gubernatorem Maracaibo, do tortugi przybijały właśnie trzy wspaniałe statki dowodzone przez czarnego, czerwonego i zielonego korsarza. Byli to piękni mężczyźni, odważni niczym lwy, zuchwali i nieustraszeni marynarze. Najmłodszym z nich był zielony, a czarny najstarszym, lecz żaden nie był gorszy od drugiego, a we władaniu bronią nie mieli równych wśród pirackiej braci. W krótkim czasie ci trzej piraci stali się postrachem Hiszpanów w całej Zatoce Meksykańskiej. Trudno zliczyć, ile statków złupili, ile miast zdobyli, nikt nie mógł zwyciężyć ich trzech wspaniałych żaglowców, najpiękniejszych, najzwrotniejszych i najlepiej uzbrojonych w całej pirackiej flocie. Wierzę, odparł Afrykańczyk. Wystarczy spojrzeć na błyskawice. Ale i, i dla nich nastały ciężkie dni, kontynuował Kochman. Pewnego dnia zielony korsarz wraz ze swoją załogą wypłynął z Tortugi i pożeglował w nieznanym kierunku. Na nieszczęście natknął się na hiszpańską flotę. Po bohaterskiej walce został pojmany i przewieziony do Maracaibo, gdzie powiesił go właśnie Van Gold. Teraz sobie przypominam, potwierdził Moko, lecz jego ciało nie zostało porzucone na pożarcie dzikim bestiom. Nie, ponieważ czarny korsarz w towarzystwie kilku zaufanych mu ludzi podkradł się nocą do Maracaibo, porwał ciało i pochował je później w morzu. To prawda. Słyszałem, że Van Gold wściekł się, że nie udało mu się schwytać kolejnego brata, przez co kazał rozstrzelać czterech strażników pilnujących trupów na placa de Granada. Teraz wybiła godzina Czerwonego Korsarza. Jego zdążyliśmy już pochować w morskich głębinach, ale trzeci z braci jest najstraszniejszy. I zetrze z powierzchni ziemi cały ród van goldów. Ani się obejrzymy, jak wróci do Marakaibu, bracie. Szykuje atak na miasto i dlatego wypytywał mnie szczegółowo o wyspę, potwierdził Moko. Piotr Nał, przerażający Lolone przebywa na tortudze, a to wielki przyjaciel czarnego korsarza, któż śmiałby się im obu przeciwstawić, a do tego... Urwał i trącił łokciem stojących obok przyjaciół, którzy w milczeniu przysłuchiwali się jego wywodom. Patrzcie, no! Prawdziwy postrach oceanów, morskie bóstwo. Piraci spojrzeli na mostek kapitański. Czarny korsarz, jak zwykle ubrany na czarno z nieodłącznym kapeluszem na czole, na którym powiewało wspaniałe pióro, pojawił się właśnie na pokładzie. Z opuszczoną głową i skrzyżowanymi rękoma cicho niczym duch krążył po mostku. Morgan czuwał u jego boku, ale nie odważył się odezwać do niego ani słowem. Wygląda jak zjawa! wyszeptał półgłosem van Stiller. Morgan wiele się od niego nie różni ocenił Karmo jeden podury jak noc a drugi wcale nie weselszy dobrali się jak w korcu maku nagle z grotmasztu gdzieś od strony bocianiego gniazda w którym majaczyła ludzka postać ktoś krzyknął dwukrotnie statek na pełnym morzu płynie kursem na wiatr Czarny korsarz zatrzymał się raptownie. Chwilę stał nieruchomo, spojrzał na kierunek wiatru, ale znajdował się zbyt nisko, by móc dostrzec okręt płynący sześć czy siedem mil od nich. Odwrócił się do Morgana, który także wyjrzał za burtę i rozkazał – wygasić światła! Na rozkaz kapitana marynarze, znajdujący się na dziobie, rzucili się do gaszenia dwóch dużych świateł pozycyjnych umieszczonych z obu stron statku na lewej i na prawej burcie. Hej, tam, w gnieździe! krzyknął czarny korsarz, kiedy na pokładzie zapadły już egipskie ciemności. Dokąd płynie ten statek? Na południe, kapitanie! W kierunku Wenezueli! Tak sądzę. Jak daleko jest? Pięć lub sześć mil. Nie mylisz się? Nie, wyraźnie widzę jego latarnię. Korsarz wychylił się przez burtę i krzyknął. Załoga na pokład. W mniej niż pół minuty cała załoga błyskawicy, stu dwudziestu marynarzy, zajęła stanowiska. Odpowiedzialni za manewry, złapali za brasy, obserwatorzy wspieli się wysoko na maszty, najlepsi strzelcy ulokowali się w bocianim gnieździe i na pokładzie dziobowym, pozostali zaś ustawili się przy relingach, a w drugim rzędzie za nimi stanęli puszkarze z lontami gotowymi do zapalenia. Na kursarskich statkach panował taki porządek i dyscyplina, że o każdej porze dnia i nocy marynarze błyskawicznie zajmowali wyznaczone im stanowiska. Tak sprawnie nie reagowały nawet załogi okrętów wojennych, które zazwyczaj pochodziły z krajów o długich tradycjach żeglarskich. Marynarze, którzy przybyli na Karaiby ze wszystkich stron Europy, zaciągali się na statki w cieszących się jak najgorszą sławą portach Francji, Włoch, Holandii, Świętego Cesarstwa Rzymskiego i Anglii. Byli to ludzie, którzy na co dzień korzystali z wszelakich uciech życia, nie dbający o śmierć, zdolni do największych czynów, Odważni, aż do przesady, wszyscy oni na korsarskim statku stawali się karni jak rekruci, w walce zaś przeradzali się w prawdziwe tygrysy. Dobrze wiedzieli, że ich przywódcy ukażą ich za każde zaniedbanie. Niepisane prawo stanowiło bowiem, że za najmniejsze nawet nieposłuszeństwo karano kulą w łeb, lub w najlepszym wypadku porzuceniem na bezludnej wyspie. Gdy załoga stała na stanowiskach, czarny korsarz przyjrzał się każdemu z osobna, po czym zwrócił się do czekającego na dalsze rozkazy Morgana. Jak myślisz, co to za statek? zapytał. Hiszpański, kapitanie odparł zastępca. Hiszpanie wykrzyknął czarny korsarz ponurym głosem. To będzie dla nich noc sądu ostatecznego. Wielu z nich nie ujrzy jutrzejszego poranka. Dziś w nocy napadniemy na statek, kapitanie? Tak i poślemy go na dno. Tam śpią moi bracia, ale nie będą sami. Zgodnie z twoją wolą, kapitanie. Morgan wskoczył na burtę i przytrzymując się baksztagu, spojrzał w kierunku, z którego wiał wiatr. W ciemnościach okalających mruczące morze na powierzchni wody migotały dwa światełka w niczym niepodobne do blasku gwiazd. — Znajdują się cztery mile od nas — powiedział. — Czy wciąż kierują się na południe? — upewnił się czarny korsarz. — W kierunku Maracaibo. — Los im nie sprzyja. Wykonać zwrot. Musimy przeciąć im drogę. Każ przynieś na pokład sto ręcznych granatów i dopilnuj, by zabezpieczono wszystko, co znajduje się w przejściach i kajutach. Starnujemy ich? Tak, jeśli tylko się da. Nie weźmiemy jeńców, kapitanie? Co mi po nich? Ten statek może wieść jakieś skarby. Tam, skąd pochodzę, wciąż mam zamki i liczne ziemie. Chodziło mi o naszych ludzi, kapitanie. Dla nich mam złoto. Wykonacie zwrot. Zastępca kapitana zagwizdał, aż echo poniosło się po pokładzie. Marynarze odpowiedzialni za manewry w mgnieniu oka zbrasowali żagle, a sternik ustawił statek do wiatru. Błyskawica zawróciła w miejscu i, pchnięta lekko południową bryzą, ruszyła śladem hiszpańskiego statku, pozostawiając za rufą długi, pieniący się ślad. Zbliżała się pośród cieni, lekka jak ptak, bezszelestna niczym legendarny statek widmo. Strzelcy stojący przy delingach, nieruchomi jak posągi, obserwowali nieprzyjacielski okręt, ściskając długie muszkiety o dużym kalibrze, które w ich rękach stawały się straszliwą bronią i prawie nigdy nie chybiały celu. Pochyleni nad działami artylerzyści dmuchali w ląty, w każdej chwili gotowi zasypać wroga gradem kartaczów. Czarny Korsarz wraz z Morganem komenderowali z mostku. Oparci o reeling jeden obok drugiego nie odrywali wzroku od dwóch jasnych latarni, które świeciły w ciemnościach nie dalej niż trzy mile od błyskawicy. Cormont, Van Stiller i Moko zajęli pozycję na kasztelu dziobowym i rozmawiali ze sobą przyciszonymi głosami, spoglądając to na ścigany statek, to na czarnego korsarza. – To będzie pechowa noc dla tamtych – mówił Cormont. – Obawiam się, że w sercu kapitana jest… Tyle złości, że nie oszczędzi żadnego Hiszpana. Wydaje mi się, że tamten statek ma wyższe burty. Odparł Van Stiller, oceniając odległość dzielącą światła pozycyjne od powierzchni wody. Mam nadzieję, że nie jest to okręt wojenny płynący do portu, by przyłączyć się do floty admirała Toledo. A co mu tam. Czarny korsarz się go nie boi. Żaden statek nie może dorównać błyskawicy, a poza tym słyszałem coś o taranowaniu. Do stu piorunów i jeśli do tego dojdzie, to prędzej czy później połamią błyskawicy dziób. Jest twarda jak skała, mój drogi. C Skały czasem też się kruszą. Cicho! Głos z czarnego korsarza przerwał panującą na pokładzie ciszę. Żaglowi w górę Lizele wciągnąć sztaksle. Na Grotmaszt i Fokmaszt sprawnie wciągnięto dodatkowe żagle, które obok tych rejowych stanowiły dodatkową część ożaglowania statków. Pościg, krzyknął Karmo. Jeśli wciągamy Lizele, znaczy się, że Hiszpanie żwawo płyną. Mówię ci, to Statek wojenny, upierał się Van Stiller. Zobacz, jakie ma wysokie maszty. Tym lepiej walka będzie wyrównana. W tej chwili na ściganym okręcie rozległ się krzyk, a wiatr porwał go i uniósł na pokład błyskawicy. Ahoj! Podejrzany statek za lewą burtą. Stojący na mostku czarny korsarz pochylił się do Morgana i wyszeptał mu kilka słów do ucha, po czym zszedł na pokład i zawołał. To mnie sterownica! Piraci, do ataku! Choć tylko Mila dzieliła obu wrogów, dystans nie malał. Najwyraźniej oba statki mogły osiągać znaczne prędkości. Po upływie pół godziny na pokładzie hiszpańskiego statku, a przynajmniej za taki go uważano, błysnął ogień, który oświetlił mostek i część omasztowania. Zaraz po nim rozległa się głośna detonacja, której głuchy huk poniósł się po ciemnej wodzie i ucichł dopiero na dalekim horyzoncie. Chwilę później piraci usłyszeli w powietrzu znajomy gwist i za rufą zobaczyli fontannę wody strzelającą w górę na dwadzieścia stóp. Nikt się nie odezwał. Tylko czarny korsarz pogardliwym uśmiechem skwitował to aroganckie powitanie pierwszego ze śmiertelnych posłańców. Tym ostrzegawczym wystrzałem wróg miał zamiar skłonić piratów do zaprzestania pościgu. Ścigany statek zmienił teraz kurs i ustawił się dziobem na południe, co było wyraźnym sygnałem, że załoga zamierzała poszukać schronienia w zatoce Maracaibo. Czarny korsarz przejrzał ich manewr. Odwrócił się do opartego o burtę Morgana, który wcisnął się pomiędzy sztagi i rozkazał. Na dziób, panie Morgan. Mam otworzyć ogień? Jeszcze nie, jest za ciemno. Przygotuj wszystko do abordażu. Dokonany abordażu? Okaże się. Morgan opuścił górny pokład, zawołał kwatermistrza i udał się na dziób, gdzie na deskach leżało czterdziestu marynarzy z arkebuzami w dłoniach i muszkietami gotowymi do strzału. Wstawać, zarządził. Przygotujcie haki. Po czym zwrócił się do marynarzy, którzy przycupnęli za relingami. Przygotujcie żelazne pokrywy. Marynarze pod czujnym okiem Morgana w milczeniu zabrali się do roboty. Piraci bali się zastępcy kapitana nie mniej niż czarnego korsarza. Był nieugięty, odważny niczym lew i zawsze zdecydowany, a śmiałością dorównywał samemu dowódcy. Pochodził z Anglii i od niedawna przebywał w Ameryce. Od samego początku było widać, że wyróżnia się duchem inicjatywy oraz rzadko spotykaną energią i odwagą. Jako marynarz sprawdził się pod dowództwem innego znanego pirata, Mansfielda, ale pod względem swoich późniejszych dokonań przerósł wszystkich piratów z Tortugi. Wsławił się niebywałą odwagą podczas słynnej ekspedycji na Panamę, kiedy to podbito niemożliwe, jak sądzono, do zdobycia miasto perłę wśród miast na oceanie spokojnym. Był wyjątkowo wytrzymały i odznaczał się nieprzeciętną siłą. Miał szlachetne rysy twarzy i pokojowe usposobienie. Jego przenikliwe spojrzenie, w którym nie brak było zagadkowego wdzięku, upodabniało go do czarnego korsarza. Wiedział, jak dowodzić szorstkimi z natury piratami, a posłuch zdobywał najprostszym gestem. Pod jego kierunkiem w mniej niż dwadzieścia minut marynarze przenieśli z lewej burty dwa duże pancerze. Jeden umieszczono pod Folkmastem, a drugi przed grotmasztem. Zrobiono je z połączonych ze sobą belek i beczek napełnionych gwoździami i różnym żelastwem. Miały one za zadanie ochronić pokład rufowy i dziobowy przed zniszczeniem na wypadek silnego ostrzału ze strony nieprzyjaciela. Pięćdziesiąt ręcznych granatów ułożono za belkami, a na burtach i zrolowanych hamakach, które służyły też za podporę strzelecką, zaczepiono haki abordażowe. Kiedy wszystko było przygotowane, Morgan ukrył ludzi na pokładzie, po czym sam ulokował się w pobliżu szprytu. Z jedną ręką opartą na szabli i drugą zaciśniętą na kolbie zatkniętego za pas pistoletu. Nieprzyjacielski statek znajdował się nie dalej niż trzy i pół kabla od błyskawicy, która, trzeba jej to przyznać, w pełni zasługiwała na swoje imię, gdyż zmniejszyła właśnie dystans dzielący oba statki i szykowała się do staranowania wroga miażdżącym, niepowstrzymanym uderzeniem. Mimo ciemnej, bezgwiezdnej nocy w końcu można było odróżnić szczegóły ściganego żaglowca. Sprawdziły się przypuszczenia Van Stillera. Był to imponujących rozmiarów okręt wojenny o wysokich burtach, Uniesionym pokładzie i trzech masztach obwieszonych żaglami aż po bombra mreję. Prezentował się jak prawdziwa machina wojenna, doskonale uzbrojona i obsadzona liczną zaprawioną w bojach załogą, która z pewnością stawi zacięty opór. Każdy inny korsaż z tortugi zastanowiłby się dwa razy, zanim przypuściłby atak na tak imponujący statek. Okręty wojenne zwykle nie były dla piratów cennym łupem, między innymi dlatego, że w przypadku zwycięstwa niewiele zostałoby skarbów do podziału, gdyż statki te nie przewoziły kosztowności ani towarów. Morscy rozbójnicy chętniej napadali na statki kupieckie i galeony z ładowniami wypełnionymi szlachetnymi kruszcami, pochodzącymi z meksykańskich kopalni na Jukatanie i w Wenezueli. Czarny korsarz, który nie zabiegał o bogactwa, nie rozumował w ten sposób. Możliwe, że ten statek uosabiał dla niego jednego z największych sojuszników Van Golda, był jego potencjalnym wrogiem, który w przyszłości mógłby zniweczyć jego plany. Dlatego też, w obawie, że wrogi statek wzmocni flotę admirała Toledo lub zasili hiszpańskie siły w Maracaibo, zdecydował się na atak. Nieprzyjacielski okręt znajdował się teraz w odległości dwóch i pół kabla. Załoga widząc, że piraci nie ustępują, nie miała już wątpliwości co do ich złych zamiarów. Hiszpanie ponownie załadowali największe działo na pokładzie i dali ognia. Tym razem kula nie wpadła do morza. Przeleciała pomiędzy fokiem a marslem, ścinając wierzchołek bezan masztu i zrzucając korsarską banderę. Puszkarze na stanowiskach rufowych zwrócili się do czarnego korsarza, który stał nieruchomo z tubą w ręku oparty o sterownicę. Mamy zaczynać, kapitanie? Jeszcze nie! odparł pirat. Huknął trzeci strzał, silniejszy niż dwa poprzednie. Trzecia z kolei kula przeleciała nad pokładem, wpadając między maszty i uszkadzając burtę na rufie. Ledwie trzy kroki od steru. Nieustraszony pirat uśmiechnął się tylko pogardliwie, lecz nie wydał żadnego rozkazu. Błyskawica przyspieszyła jeszcze bardziej, prezentując nieprzyjaciołom, niczym straszliwe ptaszysko nacierające na swoją ofiarę, swój złowrogi dziób, nie mogąc się doczekać, aż będzie jej w końcu dane rozpróć wnętrzności hiszpańskiego okrętu. Ten zbliżający się w absolutnej ciszy statek, który pojawił się znikąd, z załogą, która nie dawała oznak życia i nie odpowiadała na zaczepki, musiał zrobić okropne wrażenie na przesądnych z natury hiszpańskich marynarzach. Nagle wśród ciemności podniósł się rejwach. Z hiszpańskiego okrętu dobiegły piratów przerażone okrzyki i wydawane w pośpiechu rozkazy. Władczy głos należący ze wszelkim prawdopodobieństwem do kapitana, stłumił na chwilę ten rozgardiarz. Zwrot na lewą burtę! Pchać ster z całej siły! Ognia ze wszystkich dział! Rozległ się ogłuszający huk, a armatni ogień rozjaśnił ciemności nocy. W stronę piratów wypalono z siedmiu karonad rozmieszczonych wzdłuż burty i z dwóch na pokładzie rufowym. Kule ze świstem przelatywały pomiędzy nimi, dziurawiły żagle, przecinały cumy, kruszyły burty, ale nie wstrzymały szarży błyskawicy, która dowodzona silną ręką czarnego korsarza z całym impetem natarła na nieprzyjaciela. Jakimś tylko cudem, hiszpański sternik w ostatniej chwili pchnął ster, co uratowało okręt przed niechybną katastrofą. Brutalnie wytrącony z kursu, statek pochylił się na lewą burtę, o włos unikając uderzenia Bóg szprytu, na który bez wątpienia by się nadział. Błyskawica przepłynęła w miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą znajdowała się rufa nieprzyjaciela. Otarła się o niego bokiem z głuchym łoskotem, szorując burtą o burtę, aż echo poniosło się po ładowni. Oprócz tego złamała mu bombę zanżagla i pogruchotała stewę, ale nic poza tym. Błyskawica chybiła swego celu, lecz nie zwolniła rozpędu i zniknęła w mroku, nie ujawniwszy liczebności załogi ani uzbrojenia. — Do stu krzyknął Van Stiller, który wstrzymał oddech w oczekiwaniu na straszne uderzenie. — To się nazywa mieć szczęście! — Chwilę temu nie dałbym nawet złamanego grosza za marynarzy z tamtego statku! — przytaknął Karmak. Byłem gotów się założyć, że będą przysmakiem dla rekinów. Myślisz, że kapitan uderzy ponownie? Hiszpanie mają się teraz na baczności i z pewnością pokażą nam się od dziobu. I zasypią nas kulami. Gdyby to był dzień, to natarcie mogłoby wyjść nam na złe. Ale nie odnieśliśmy prawie żadnych strat! Milcz, Carment! Co się stało? Czarny korsarz przyłożył tubę do ust i krzyknął. Przygotować się do zwrotu! Wracamy? zainteresował się van Stiller. A niech to ani chybi nie odpuści Hiszpanom! zaklął Carment. Coś mi się widzi, że nasz wróg myśli podobnie. Tak rzeczywiście było. Hiszpanie zeszli z obranego wcześniej kursu. Ich okręt dryfował, ustawiony skosem do wiatru, czekając, aż nieprzyjaciel podejmie rękawicę. Załoga co chwilę wykonywała zwrot, ustawiając statek dziobem do przeciwnika, by uniknąć staranowania. Po przepłynięciu dwóch mil także i błyskawica dokonała zwrotu. Lecz zaniechała kolejnej próby szarżowania na nieprzyjaciela. Trzymając się poza zasięgiem kul armatnich, zataczała teraz wokół niego wielkie kręgi. Już rozumiem odezwał się Cormont. Kapitan czeka świtu, by rozpocząć atak i rzucić wszystkie siły do abordażu. Mm, dzięki temu Hiszpanie nie wymkną się w kierunku Maracaibo dodał van Stiller. Zgoda, mój drogi, przygotujmy się na desperacką walkę. Zgodnie z pirackim obyczajem, jeśli przepołowi mnie kula armatnia lub przyjdzie mi wyzionąć ducha na wrogim statku, ustanawiam cię spadkobiercą mojej skromnej fortuny. Y, którą stanowią? roześmiał się van Stiller. Dwa szmaragdy, i... a każdy wart jest co najmniej pięćset piastrów. Znajdziesz je zaszyte? w podszewce mojego kaftana za to można ucztować y, dwa tygodnie na tortuzę ja zaś mianuję ciebie drogi carman moim spadkobiercą ale uprzedzam cię jednak że nie mam nic prócz trzech dublonów zaszytych w pasie Wystarczająco, by kupić sześć butelek hiszpańskiego wina, którymi nie omieszkam wznieść toastu na twoją cześć, przyjacielu. Dziękuję, kachma. Od razu mi ulżyło i teraz mogę ze spokojem czekać na śmierć. Tymczasem błyskawica wciąż zataczała kręgi wokół nieprzyjacielskiego statku, który z kolei obracał się wokół swojej osi, ustawiając się dziobem w jej kierunku. Szykowała się do ataku, jak łowca czający się na swoją ofiarę, lecz nie otwierała ognia. Czarny korsarz nie wypuszczał steru z rąk. Oczy błyszczały mu jak nocnemu drapieżnikowi, ani na chwilę nie spuszczał z nich hiszpańskiego żaglowca. Wydawało się, że próbuje odgadnąć, co się dzieje na jego pokładzie i przewidzieć najdrobniejszy fałszywy ruch, który pozwoliłby na wyprowadzenie śmiertelnego ciosu. Załoga patrzyła na niego z zabobonnym lękiem. Ten człowiek, który nawigował statkiem, jakby przelał weń własną duszę, okrążał swój łup, prawie nie manewrując żaglami. Jego ponury wygląd i niezłomna postawa wzbudzały przerażenie nawet wśród nieznających lęku pogromców mórz. Przez całą noc błyskawica krążyła wokół nieprzyjaciela, nie odpowiadając na mało skuteczne strzały armatnie, które od czasu do czasu posyłano w jej kierunku. Gdy gwiazdy przybledły i pierwsze promienie świtu zabarwiły wody zatoki, czarny korsarz poderwał się na nogi i krzyknął. Kamraci! Wszyscy na stanowiska! Bandera w górę! Błyskawica zmieniła kurs i popłynęła prosto na wroga, gotując się do abordażu. Na Bezan Maszt wciągnięto potężną banderę czarnego korsarza, którą dodatkowo przybito do drzewca, by zbyt łatwo nie padła łupem wroga. Jej utrata była równoznaczna ze śmiercią. Utrzymanie jej oznaczało zwycięstwo. Dobrowolne poddanie się wrogom w ogóle nie wchodziło w rachubę. Artylerzyści na rufie przygotowali działa, a piraci ustawieni przy relingach wystawili muszkiety przez otwory strzelnicze, gotowi w każdej chwili zasypać wroga gradem kul. Czarny Korsarz upewnił się, czy wszyscy znajdowali się na stanowiskach bojowych, spojrzał, czy marynarze zajęli miejsce w bocianym gnieździe, na salingach i rejach, po czym krzyknął: Moi morscy bracia, nie powstrzymuję was dłużej. Niech żyją piraci. Na pokładzie trzykrotnie rozbrzmiało głośne: Hurra! Hura! I huknęło z armat. Hiszpański okręt ustawił się pod wiatr i podpływał coraz bliżej. Zaiste, jego załoga musiała być wyjątkowo bitna i odważna, gdyż zazwyczaj hiszpańskie okręty, znając z doświadczenia odwagę straszliwych przeciwników, unikały bezpośrednich starć z piratami z tortugi. Gdy podpłynęli na tysiąc kroków, rozpoczęli wściekłą kanonadę. Halsujący wprost na błyskawice statek, spowity chmurami prochowego ognia, raził piratów ogniem z dział na sterburcie. Był to ogromny, wysoki, trzypokładowiec, który posiadał czternaście otworów artyleryjskich. Bez dwóch zdań prawdziwa wojenna fregata, która z jakiegoś powodu odłączyła się od floty admirała Toledo. Na mostku kapitańskim z szablą w ręku stał kapitan ubrany we wspaniały mundur oficerski. Dookoła niego zgromadzili się oficerowie, a na pokładzie uwijało się wielu marynarzy. Przy akompaniamencie huków i wybuchów okręt odważnie sunął na spotkanie błyskawicy, a na jego grotmaszcie dumnie powiewała wielka hiszpańska flaga. Korsarski żaglowiec mimo skromnych rozmiarów nie uląkł się gradu kul. Prół coraz szybciej prosto na wroga, odpowiadając ogniem z dział rufowych. Czarny korsarz wyczekiwał na dogodny moment, by móc ustawić statek bokiem i wypalić z dwunastu furt działowych. Nieprzyjaciel zasypał piratów deszczem kartaczy. Pociski uszkadzały burty, łomotały w ładowni, niszczyły nadburcia, utrudniając przy tym sterowanie i siały spustoszenie wśród marynarzy, którzy zajęli pozycję na dziobie. Mimo tego wściekłego ataku statek nie schodził z kursu i z wielką śmiałością parł do abordażu. Gdy błyskawica podpłynęła do wroga na dwa kable, wtedy dopiero strzelcy wypalili z muszkietów, zasypali żelastwem pokład nieprzyjacielskiego statku, czym znacznie wzmocnili siłę armatniego ognia. Ta huraganowa salwa okazała się dla Hiszpanów tragiczna w skutkach. Piraci prowadzili ogień z niezwykłą celnością, rzadko chybiając celu. Zdobyta w dawnych czasach wprawa, kiedy to jeszcze jako myśliwi polowali na dziko żyjące bydło, była tu na wagę złota. Rzeczywiście, pokaźne arkebuzy siały większe spustoszenie niż ładowane w armaty kartacze. Hiszpanie, rażeni kulami, padali pokotem wzdłuż relingów pociski sięgały też puszkarzy na kasztelu i oficerów na mostku. Po dziesięciu minutach nie ostał się już nikt. Trafiony kulą, padł też dowódca wśród swoich oficerów, zanim jeszcze oba statki szczepiły się ze sobą. Pozostała jeszcze obsługa dział w lukach, liczniejsza niż marynarze na pokładzie. Zwycięstwo wisiało więc na włosku. Gdy statki zbliżyły się na odległość dwudziestu jardów, wykonały nagły zwrot. Wśród huku dział padały komendy czarnego korsarza. Zrefować grot żagiel i marcel, brasować reje na fokmaszcie, naciągnąć bezanmaszt, ile się da. Gwałtowne pchnięcie steru skręciło nagle błyskawicę, która siłą rozpędu wbiła się bóg szprytem we wroga dziurawiąc mu ożaglowanie bezanmasztu. Czarny korsarz, trzymając szablę w prawej dłoni i pistolet w lewej, zbiegł z górnego pokładu. Kamraci! huknął. Do abordażu! Rozdział jedenasty Flamandzka księżniczka Na widok czarnego korsarza i Morgana gotujących się do abordażu na zdobycz, która już nie mogła im się wymknąć, załoga rzuciła się za nimi jak jeden mąż. Piraci zostawili bezużyteczne w bezpośredniej walce muszkiety z kordelasami i pistoletami w dłoniach przypuścili atak napierali na wroga niczym rwący potok krzycząc przy tym na całe gardło i próbując w ten sposób jeszcze bardziej przerazić Hiszpanów rzucono haki, by szczepić oba statki ale kilku niecierpliwych śmiałków wspięło się po drzewcach Szprytu i czepiając się salingów i sztagów oraz opuszczając w dół po delfiniaku przeskoczyło na pokład wroga tam piraci napotkali na silny opór przeciwnika. Z luków z bronią w ręku wyskakiwali gotowi na wszystko marynarze z obsługi dział. Była ich przynajmniej setka, a przewodziło im kilku oficerów i artylerzystów. W mgnieniu oka rozproszyli się po mostku, wbiegli na kasztel i rzucili się na piratów, którzy jako pierwsi przeskoczyli na hiszpański okręt. Pozostali wbiegli na rufówkę i z dwóch stojących tam dział z bliskiej odległości razili pokład błyskawicy huraganowym, bezlitosnym ostrzałem. Czarny korsarz nie zwlekał dłużej. Oba statki, szczepione hakami, znajdowały się już burta przy burcie. Przeskoczył reling i zwinnie wylądował na pokładzie, krzycząc. – To mnie, piraci! Zanim skoczył Morgan, a następnie strzelcy. Równocześnie marynarze w bocianim gnieździe na rejach i na drablinach zarzucali hiszpańską załogę granatami i dziesiątkowali piekielnym ogniem z muszkietów i pistoletów. Walka stawała się coraz bardziej zażarta. Czarny korsarz ze swymi ludźmi trzy razy szturmował kasztel, gdzie skupiło się około siedemdziesięciu Hiszpanów, którzy z tej dogodnej pozycji mogli razić pokład armatnim ogniem i trzykroć został odepchnięty. Morgan natomiast nie potrafił złamać oporu, który napotkał na dziobie. Obie strony walczyły z dużą determinacją. Zdziesiątkowani przez arkebuzerów Hiszpanie mężnie stawiali opór. Woląc drogo sprzedać życie niż poddać się, piraci zasypywali ich siejącymi spustoszenie granatami. Lecz Hiszpanie nie cofnęli się ani o krok. Wokół garstki obrońców rósł z każdą chwilą stos rannych i zabitych, ale hiszpańska flaga wciąż żywo powiewała na bezanmaszcie, a wyszyty na niej krzyż mienił się w promieniach wschodzącego słońca. Opór nie mógł trwać już długo. Desperacka obrona tylko wyzwoliła w piratach złość. Pod wodzą walczącego w pierwszym szeregu kapitana, raz jeszcze natarli na kasztel. Marynarze przypuścili atak na ostatnich obrońców nieszczęsnego statku ze wszystkich stron. Wspinali się po drablinach, skakali ze sztagów bezanmasztu i zwan trufowych, wdrapywali się na ławki i burty. Czarny korsarz przebił się przez mur ludzkich ciał i ruszył przed siebie w sam środek walki. Odrzucił kordelas i dobył szabli, która ze świstem ciała powietrze, zadawała ciosy, ciała żelazo, bez ustanku siekła na prawo i na lewo. Nikt nie potrafił parować uderzeń zadanych z taką siłą. Wokół niego otworzyła się przestrzeń. Wtem znalazł się sam pośród stosu trupów, a nogi miał unurzane w spływającej po pokładzie krwi. W tej chwili nadbiegł z posiłkami Morgan. Udało mu się w końcu zdobyć pokład dziobowy I gotował się do wyrżnięcia niedobitków Którzy z desperacką odwagą bronili sztandaru Zawieszonego na głównym maszcie Na nich! Rozkazał Morgan Czarny korsarz powstrzymał go okrzykiem Kamraci! Czarny korsarz zwycięża Ale nie morduje Piraci powstrzymali się od ataku A gotująca się do ciosu broń opadła Poddajcie się! krzyknął czarny korsarz, zbliżając się do Hiszpanów skupionych wokół sterownicy. Darujemy Wam życie w nagrodę za odwagę! Jedyny ocalały z podoficerów wystąpił naprzód, rzucając na pokład poplamiony krwią topór. Pokonaliście nas! powiedział ochrypłym głosem. Zróbcie z nami co chcecie. Podnieś swój topór, panie! odparł szlachetnie czarny korsarz. Marynarze tak dzielnie broniący swego statku, choć daleko pływa on od macierzystego portu, zasługują na szacunek. Przyjrzał się ocalałym, nie poświęcając więcej uwagi osłupiałemu oficerowi, który stał jak wryty, albowiem w tego typu bitwach piraci bardzo rzadko akceptowali dobrowolne poddanie się. I prawie nigdy nie darowali wolności bez zażądania okupu. Bitwę przeżyło tylko osiemnastu obrońców, z których prawie wszyscy byli ranni. Złożyli już broń i z ponurą rezygnacją czekali na swój los. Morgan, odezwał się czarny korsarz. Każ opuścić na wodę dużą szalupę z zapasami na siedem dni. Puszczasz ich wolno? Z pewnym żalem zapytał zastępca. Tak, panie Morgan. Doceniam i nagradzam śmiałość i odwagę. Na te słowa oficer wystąpił i powiedział: Dziękuję, kapitanie. Na zawsze zapamiętam wspaniałą myślność tego, którego zwą czarnym korsarzem. Zamilcz! Odpowiedz lepiej na moje pytania! Słucham, kapitanie. Skąd płyniecie? Z Vera Cruz. Gdzie zamierzaliście rzucić kotwicę? W Maracaibo. Gubernator was oczekuje? spytał czarny korsarz, marszcząc czoło. Nic mi o tym nie wiadomo, kapitanie. Tylko nasz dowódca mógłby odpowiedzieć na to pytanie. Masz rację. Do czyjej floty należał ten statek? Do floty admirała Toledo. Macie jakiś ładunek? Kule i proch. Możesz odejść. Oficer spojrzał na niego z pewnym zakłopotaniem, które nie umknęło uwadze pirata. Chcesz coś dodać? zapytał. Są jeszcze inne osoby na pokładzie, kapitanie. Jeńcy? Nie. Kobiety i słudzy. Gdzie się znajdują? W nadbudówce na rufie. Kim są te kobiety? Kapitan nie wyjawił nam tego, ale myślę, że jedna z kobiet pochodzi ze szlachetnego rodu. Kto to może być? Myślę, że jedna z nich to księżniczka. Na wojennej fregacie? Zdziwił się Czarny Korsarz. Gdzie wsiadła na pokład? W Veracruz. Dobrze, uda się z nami na Tortuga. Jeśli będzie chciała odzyskać wolność, musi zapłacić okup, który wyznaczy moja załoga. Pomyślnych wiatrów. Obyście szczęśliwie dopłynęli do brzegu. Dziękuję, panie. Piraci opuścili na wodę dużą szalupę, którą zaopatrzono w żywność i zapasy wody na osiem dni, a także w kilka muszkietów i zapas prochu. Oficer wraz z pozostałą przy życiu załogą opuścił statek i wsiadł do łodzi. Z grot masztu ściągnięto majestatyczną hiszpańską flagę. Ten sam los spotkał flagę powiewającą na Bezanmaszcie. W ich miejsce wciągnięto czarne kursarskie bandery, co powitano dwukrotnym wystrzałem armatnim. Czarny korsarz usiadł na dziobie i obserwował szalupę, która szybko oddalała się na południe, tam, gdzie szeroko rozlewała się zatoka Maracaibo. Kiedy oddaliła się wystarczająco, zszedł na pokład i mruknął do siebie. I to są ludzie tego zdrajcy. Spojrzał na swoją załogę. Wszyscy byli zajęci przenoszeniem rannych do zaimprowizowanego na pokładzie punktu opatrunkowego i owijaniem ciał poległych w płótna, w których zostaną później pochowani w morzu. Czarny korsarz gestem przywołał Morgana. Powiedz moim ludziom, oznajmił, że rezygnuję na ich korzyść z części udziałów, przypadających mi ze sprzedaży tego statku. Kapitanie? Zawołał zaskoczony Morgan. Przecież dobrze wiesz, że ten statek wart jest tysiące piastrów. A co mnie mogą obchodzić pieniądze? Ze wzgardą odparł czarny korsarz. Nie dla nich prowadzę tę wojnę. Nie robię tego z chciwości lub dla bogactw. Poza tym otrzymałem już swoją część. To nieprawda, panie. Moją częścią jest dziewiętnastu więźniów, którzy musieliby zapłacić okup, by wykupić się z niewoli na tortudze. Nie byli wiele warci. Wszyscy razem wzięci nie zapłaciliby więcej niż tysiąc piastrów. Mnie to wystarcza. Powiedz moim ludziom, że mają wyznaczyć okup za księżniczkę, która znajduje się na pokładzie tego statku. Gubernatorzy Veracruz i Maracaibo zapłacą, jeśli będą chcieli ujrzeć ją na wolności. Nasi piraci kochają pieniądze, ale jeszcze bardziej kochają swego kapitana i oddadzą ci także więźniów z nadbudówki pomyślimy o tym później Odparł czarny korsarz wzruszając ramionami Po tych słowach odwrócił się w kierunku rufy gdy wtem drzwi od nadbudówki otworzyły się gwałtownie i ukazała się w nich dziewczęca postać a za nią dwie służki i dwóch służących w eleganckich liberiach Była to niezwykłej urody młoda wysoka i smukła dama o delikatnie zarumienionej twarzy tak potrafią pąsowieć tylko kobiety pochodzące z krajów północy, zwłaszcza Angielki i Dunki. Miała jasno-złociste włosy, w których przeplatały się srebrne refleksy. Błękitna opaska zdobiona perłami podtrzymywała jej złote pukle, które zebrane w długi warkocz spływały jej falami na plecy. Jej pięknie wykrojone oczy o trudnym do określenia kolorze lśniły stalowo-szarym blaskiem. Oprawę oczu zamykały kształtne brwi, które, o dziwo, nie były jasne jak jej włosy, lecz czarne. Dziewczę to, a bez wątpienia było to dziewczę, gdyż nie miała jeszcze należycie rozwiniętych kobiecych kształtów, odziane było w elegancką suknię z błękitnego jedwabiu, ozdobioną bardzo modnym w owym czasie prostym koronkowym kołnierzykiem pozbawionym złotych i srebrnych haftów. Kilka sznurów pereł, wartych z całą pewnością kilka tysięcy piastrów, oplatało jej szyję. A w jej uszach mieniły się pysznie dwa szmaragdy, kamienie niezwykle rzadkie i cenione w tamtych czasach. Z za jej pleców wyłoniły się, jedna piękniejsza od drugiej, dwie urodziwe mulatki o skórze połyskującej miedzią najprawdopodobniej służące oraz dwóch służących, podobnie jak i one mulatów. Na widok pokładu zasłanego trupami, rannymi, bronią i połamanym takielunkiem, zasypanym kulami armatnimi i zbryzganym krwią, na twarzy dziewczęcia pojawił się niesmak. Cofnęła się odrobinę, jakby chciała zamknąć się na powrót w nadbudówce, by oszczędzić sobie tego okropnego widoku. Spostrzegła jednak czarnego korsarza, który zatrzymał się cztery kroki od niej i marszcząc brwi przemówiła do niego – co tu się wydarzyło? Możesz się domyślić, pani, odparł czarny korsarz, kłaniając się. Miała tu miejsce straszna bitwa, która zakończyła się klęską Hiszpanów. A ty kim jesteś? Czarny korsarz odrzucił zakrwawioną szablę, którą wciąż trzymał w dłoni, i z gracją uchylił pierzastego kapelusza uprzejmie mówiąc, Pani, jestem szlachcicem, przybyłem tu z zaoceanu. Ale to mi niewiele mówi o tym, kim jesteś, odparła odrobinę udobruchana grzecznością pirata. Jestem Emilio z Rocanery, pan na Walpęcie i Ventimigli, choć na tych wodach znany jestem pod innym imieniem. Jakim? Czarny Korsarz. Na dźwięk tego imienia, przez piękną twarz panny, przemknął cień strachu. Jej różowa skóra stała się biała, niczym alabaster. Czarny Korsarz? Wyszeptała, patrząc na niego zagubionym wzrokiem. Bezlitosny Korsarz z Tortugi, nieprzejednany wróg Hiszpanów. Chyba jesteś w błędzie, pani. Mogę walczyć z Hiszpanami, ale nie mam powodów, by ich nienawidzić. Dowodem na moje słowa niech będzie to, co uczyniłem z ocalałymi z rzezi marynarzami. Czy widzisz w oddali na horyzoncie czarny punkt, jakby zawieszony w przestrzeni? To łódź z dziewiętnastoma hiszpańskimi marynarzami na pokładzie, których puściłem wolno. Choć zgodnie z prawem wojennym mogłem ich zabić albo uwięzić. Czyżby zatem mylili się ci, którzy przedstawiają cię jako najstraszliwszego pirata z Tortugi? Być może potwierdził pirat. A co uczynisz ze mną? Jedno pytanie, pani. Słucham? Skąd jesteś? Jestem flamandką. Księżniczką, jak słyszałem. Skaza się. Z niezadowoleniem odparła dama, jakby uraziła ją wiedza pirata na temat jej wysokiej pozycji społecznej. Jak masz na imię? To konieczne? Jeśli pragniesz odzyskać wolność, tak, to ważne, bym wiedział, kim jesteś. Wolność? Ha! Tak, to prawda. Zapomniałam, że jestem Twoim więźniem. Nie moim, lecz piratów. Jeśli chodzi o mnie, oddałbym Ci moją najlepszą łódź i moich najbardziej zaufanych marynarzy i kazałbym im odwieźć Cię do najbliższego portu. Ale nie mogę łamać praw ustanowionych przez Bractwo Wybrzeża. Dziękuję. Odpowiedziała uśmiechając się ujmująco. Byłoby to, to prawdy zaskakujące, gdyby mężczyzna pochodzący z rycerskiego rodu książąt sabałckich był nikim innym jak pospolitym morskim złodziejaszkiem. Harde to słowa dla pirackiej braci, odparł czarny korsarz, marszcząc czoło. Morski złodziejaszek! Nie wiesz, pani, ilu z nich mści się w słusznej sprawie. Czy Stępiciel nie prowadził wojny po to, by pomścić biednych Indian wyniszczonych przez niezaspokojoną chciwość hiszpańskich poszukiwaczy przygód? Kto wie, może pewnego dnia będzie ci dane dowiedzieć się, z jakiego powodu. Szlachcic z rodu książąt sabałckich żegluje po wodach Wielkiej Zatoki. Twoje imię, honorata Willerman, księżniczka Weltrendrem. Bywaj zdrowa, Pani. Tymczasem pozostań w saloniku na rufie. My zaś musimy spełnić smutny obowiązek pochowania ciał przyjaciół poległych w walce, lecz wieczorem będę cię oczekiwał na kolacji na pokładzie mojego statku. Dziękuję, panie. Odparła, podając mu swoją białą dziewczęcą dłoń o smukłych palcach. Skłoniła lekko głowę i wycofała się wolno, lecz przed zamknięciem drzwi odwróciła się jeszcze. Widząc, że czarny korsarz stoi wciąż w tym samym miejscu z kapeluszem w ręku, posłała w jego stronę ostatni uśmiech. Pirat nie poruszył się. Nachmurzony uparcie świdrował wzrokiem drzwi kajuty. Stał tam przez chwilę, jakby jakaś uporczywa myśl przykuła go do miejsca, a przed oczami zmaterializowała się ulotna wizja. Po czym potrząsnął głową i powiedział pod nosem, Głupstwa. Rozdział dwunasty. Pierwsze uniesienie. Zażarta bitwa pomiędzy dwoma statkami była opłakana w skutkach dla obu stron. Ponad 200 trupów zaścielało pokład, dziób i rufę hiszpańskiego żaglowca. Część Hiszpanów poległa od wybuchu granatów rzucanych przez korsarskich obserwatorów z Bocianiego Gniazda Izrei. Inni zginęli w ogniu muszkietowych salw i od pistoletowych kul, a jeszcze inni od ran kłutych zadanych białą bronią. Hiszpańska załoga uszczupliła się o 160 marynarzy, zaś piraci stracili 48 ludzi, nie licząc dwudziestu sześciu rannych, którzy zostali opatrzeni w wyznaczonym miejscu na pokładzie błyskawicy. Nie tylko załogi poniosły straty, także same statki ucierpiały niemało w czasie kanonady. Dzięki szybkiemu atakowi i zwrotności, Błyskawica straciła tylko kilka łatwych do naprawy rei, do których nie brakowało części wymiennych. Do tego w kilku miejscach miała uszkodzone burty i przyrządy sterownicze. Okazało się to naprawdę drobnostką w porównaniu do fregaty, która była teraz podziurawioną krypą i nie nadawała się do dalszej żeglugi. Kule armatnie zgruchotały jej ster. Grotmaszt. U stóp którego wybuchł pocisk, chwiał się, jakby miał za chwilę runąć, zaś bezanmaszt stracił wiele want i część sztagów, a burty były poważnie uszkodzone. Mimo tych wszystkich strat, był to wciąż piękny żaglowiec, który po odpowiedniej naprawie można by sprzedać na tortudze ze znacznym zyskiem. Zwłaszcza, że wyposażony był w liczne otwory strzelnicze i dobre uzbrojenie, co było bardzo pożądane przez karaibskich piratów, którym zwykle brakowało jednego albo drugiego. Czarny korsarz obejrzał szkody wyrządzone podczas walki. Rozkazał oczyścić pokład z trupów i wykonać najpilniejsze naprawy. Śpieszno mu było opuścić te okolice. Obawiał się bowiem, że z pobliskiego wciąż Maracaibo admirał Toledo mógłby go niespodziewanie zaskoczyć na pełnym morzu. Smutny obowiązek usuwania ciał marynarzy z pokładu został spełniony. Poległych owinięto parami w płótno, które obciążono kulą armatnią przywiązaną do ich nóg. Ciała wrzucono do morza, lecz wcześniej odebrano im wszelkie wartościowe przedmioty. Kachma, iwan Stiller, którzy tylko z rządzeniem losu uniknęli śmierci, śmiali się, że morskie stworzenia i tak nie miałyby z nich żadnego pożytku. Po tej żałobnej ceremonii załoga pod kierunkiem Bosmanów i kwatermistrza uprzątnęła pokład z odłamków, zmyła wodą krew z desek i wymieniła uszkodzone części i strzaskane przez kule przyrządy sterownicze. Na zdobycznym okręcie ścięto Grotmasz a bezan masz wzmocniono dodatkowymi belkami zaś w miejsce sterownicy zamontowano olbrzymich rozmiarów wiosło gdyż w składziku cieśli okrętowego nie znaleziono niczego innego co mogłoby ją zastąpić mimo tych wszystkich napraw żaglowiec wciąż nie nadawał się do żeglugi postanowiono więc że błyskawica weźmie go na hol co było na rękę czarnemu korsarzowi który nie chciał rozdzielać i tak mocno już uszczuplonej załogi. Z rufy błyskawicy zrzucono więc pokaźną cumę, którą przymocowano do dziobu fregaty. O zachodzie słońca piraci podnieśli żagle i wolno pożeglowali na północ, pragnąc jak najszybciej dobić do bezpiecznego portu wyspy o straszliwej sławie. Przed zapadnięciem nocy Czarny Korsarz wydał ostatnie zarządzenia i nakazał podwoić wachty. Po porannej potyczce nie czuł się w pełni bezpieczny tak blisko wenezuelskich wybrzeży. Polecił też Kahmo'owi i Mokowi popłynąć na fregatę po flamandzką księżniczkę. Gdy dwaj piraci odpływali szalupą w stronę holowanego przez błyskawice statku, Czarny Korsarz krążył po pokładzie, podrygując nerwowo co było u niego oznaką wielkiego ożywienia i głębokiego podenerwowania. Targały nim emocje, rozdrażnienie i niepokój, którym zwykle nie pozwalał sobą zawładnąć. Co rusz zatrzymywał się, jakby gnębiła go jakaś natrętna myśl. Krążył wokół Morgana, który trzymał wachtę na dziobie, sprawiając wrażenie, jakby chciał z nim o czymś porozmawiać, ale ostatecznie odwracał się do niego plecami i wracał na rufę. Nachmurzył się jak zwykle, a może nawet bardziej. Trzykrotnie wchodził na kasztel i spoglądał na hiszpański żaglowiec ze zniecierpliwieniem machając ręką i trzykrotnie zeń zbiegał, zatrzymując się dopiero na dziobie, z oczyma utkwionymi w tarcze księżyca, który powoli wschodził nad horyzontem, rozlewając na powierzchni morza srebrzystą poświatę. Gdy do jego uszu dobiegł dźwięk szalupy ocierającej się o burtę, pośpieszył do drabinki zawieszonej na bakburcie. Honorata wspinała się lekko jak ptak, prawie nie przytrzymując się szczebelków. Miała na sobie poranne szaty, lecz głowę osłoniła obszernym szalem z barwnego jedwabiu, przetykanym złotą nicią i oprzytym frędzlami. Czarny korsarz czekał na nią z kapeluszem w ręku, z lewą dłonią opartą na szpadzie. Dziękuję pani, że zechciała się zaszczycić mój statek swoją obecnością. Powitał ją. To ja powinnam ci podziękować za to, że zechciałeś mnie tu zaprosić, odparł o dziewczę, pochylając lekko głowę. Nie zapomniałam, że jestem twoim więźniem. Nawet morski rozbójnik wie, co to dobre maniery. Odparł z lekką ironią czarny korsarz. Masz do mnie żal za nieopatrznie wypowiedziane rano słowa? Czarny korsarz nie odpowiedział. Skinieniem ręki zachęcił ją, aby poszła za nim. Chciałabym zadać ci pytanie. Powstrzymała go. Mów. Nie masz nic przeciw temu, że zabrałam ze sobą jedną z moich sług? Nie, pani. Myślałem, że zabierzesz je obie. Rycersko zaoferował jej swoje ramię i zaprowadził do kajuty w nadbudówce. Ta niewielka przestrzeń pod górnym pokładem była umeblowana z elegancją i z przepychem, który zadziwił nawet młodą księżniczkę przyzwyczajoną przecież do największych luksusów. Najwyraźniej czarny korsarz, mimo pirackiego trybu życia, nie zrezygnował całkiem z wygód, do jakich przywykł w swoich zamorskich włościach. Na ścianach obitych niebieskim jedwabiem, przeszywanym złotą nicią, wisiały wielkie lustra weneckie, a podłoga niknęła pod miękkim wschodnim dywanem. W oknach, które wychodziły na morze, wisiały muślinowe zasłony. W narożnikach stały kredensy ze srebrną zastawą, zaś po środku salonu pysznił się bogato zastawiony stół nakryty śnieżnobiałym, flandryjskim obrusem. Wokół niego ustawiono wygodne fotele z metalowymi ćwiekami, obite błękitnym aksamitem. Pomieszczenie oświetlały dwa srebrne kandelabry misternej roboty, które rzucały światło na lustra i na wiszące nad drzwiami skrzyżowane szable. Czarny korsarz zaprosił młodą damę i jej służącą, by usiadły i się rozgościły, po czym zajął miejsce naprzeciw. Do stołu podawał silny jak herkules moko, serwując potrawy prosto na srebrne talerze, na których wyryty był nikomu nieznany herb, prawdopodobnie należący do samego kapitana. Przedstawiał skałę z czterema orłami na szczycie i z trudnym do odgadnięcia rysunkiem. Posiłek składał się głównie ze świeżych ryb, które kucharz przyrządził po mistrzowsku na różne sposoby. Oprócz tego na stole znalazły się solone mięso, słodycze i tropikalne owoce, a także wybór hiszpańskich i włoskich win. Czas kolacji upłynął w milczeniu. Czarny korsarz nie kwapił się do rozmowy, a i flamantka nie śmiała wyrywać go z zadumy. Gdy zaserwowano czekoladę, wedle hiszpańskiego zwyczaju, w niewielkich porcelanowych filiżankach, Czarny Korsarz zdecydował się w końcu przerwać niezręczną ciszę. Wybacz mi, pani zwrócił się do swego gościa że podczas posiłku się zasępiłem i nie byłem dla ciebie najweselszym towarzyszem. Ale kiedy zapada zmrok, noc spowija też moją duszę, a myśli moje biegną do przepastnych otchłani wielkiej zatoki. I ulatują ku okrytym mgłom krainom, których brzegi obmywa północne morze. Wiele ponurych wspomnień dręczy mój umysł i serce. Ciebie, panie? Najdzielniejszego z piratów? Zdziwiła się dziewczyna. Przemierzasz morza na swoim statku, który. Zwycięża w walce inne okręty, masz przy sobie odważnych ludzi, którzy zawsze pójdą za ciebie na śmierć. Nie brak ci skarbów i bogactw. Jesteś jednym z najzuchwalszych pirackich przywódców. I ty się smucisz? Popatrz na moje ubranie i pomyśl o moim imieniu. Czy to wszystko samo w sobie nie jest żałobne? To prawda przyznała dziewczyna uderzona słusznością tych słów Nosisz szaty ciemne niczym noc a piraci nadali ci imię przed którym wszyscy drżą Jakiś czas temu przebywałam w Veracruz w kościnie u markiza de Snu snuto tam na twój temat opowieści które każdego przyprawiają o ciarki Jakie pani Zapytał pirat z szyderczym uśmiechem. W jego oczach zapłonął mroczny ogień. Patrzył na dziewczynę długo i tak przenikliwie, jakby próbował wyczytać coś w jej duszy. Słyszałam, że czarny korsarz, gnany rządzą straszliwej zemsty, przepłynął Atlantyk wraz z dwoma braćmi. Jeden z nich ubierał się w czerwień, drugi w zieleń. A tak. Pirat nachmurzył się. Mówili mi, że jesteś człowiekiem ponurym i milczącym. Kiedy huragany gniewnym szałem ogarniały antyle, ty na przekór wiatrom i falom gardząc śmiercią i niebezpieczeństwem wychodziłeś w morze i żeglowałeś po wodach zatoki i chroniony przez piekielne moce nieustraszenie wyzywałeś na pojedynek siły natury. Co jeszcze mówiono? Powiedział czarny korsarz, podnosząc głos. Mówiono, że korsarzy ubranych w zieleń i czerwień powieszono, a stało się to za sprawą człowieka, który jest twoim śmiertelnym wrogiem i że. Tak? Zachęcał czarny korsarz ponurym tonem swoją rozmówczynię. Lecz młoda dama nie dokończyła wbiła w pirata spojrzenie, w którym niepokój mieszał się ze strachem. Czemu przerwałaś swą opowieść? Zapytał. Brak mi odwagi, odparła z wahaniem. Boisz się mnie, pani? Nie, ale. Po czym wstała i szorstko zapytała. To prawda, że przywołujesz zmarłych? Naraz, nieoczekiwanie, ogromna fala rozbiła się o burtę, aż echo poniosło się po ładowni. Wodna grzywa zbryzgała pianą okna saloniku, mocząc zasłony. Pirat zerwał się na nogi, blady jak ściana, i spojrzał na dziewczynę. W jego czarnych, jak smoła, oczach widać było ogromne poruszenie. Podszedł do okna, otworzył je i wyjrzał na zewnątrz. Morze było spokojne, jego powierzchnia lśniła w bladym świetle księżyca. Lekka bryza, która napinała żagle błyskawicy, delikatnie marszczyła tafle wody. Jednak o lewą burtę wciąż biła spieniona woda, jakby kotłowały się tam ogromne bałwany morskie, powstały za przyczyną jakiejś tajemniczej siły lub niewytłumaczalnego zjawiska. Czarny korsarz znieruchomiał. Skrzyżował ręce na piersi i w ciszy obserwował morze, próbując płonącym spojrzeniem przeniknąć jego czeluści. Księżniczka na palcach zbliżyła się do niego. Ona też była blada, podszyta i racjonalnym lękiem. — Czemu tak się przyglądasz, panie? — zapytała słodkim głosem. Czarny korsarz nie poruszył się, jakby w ogóle jej nie słyszał. O czym myślisz? Ponowiła pytanie. Zastanawiałem się odpowiedział smutno, czy pochowani w głębinach morza zmarli mogą opuścić mogiłę morskiej otchłani jako upiory. Dziewczyna przeszedł dreszcz. O których zmarłych mówisz? zapytała po chwili milczenia. O tych, którzy umarli i nie zostali pomszczeni. W twoich braciach? Być może, wyszeptał czarny korsarz. Szybkim krokiem podszedł do stołu i napełnił białym winem dwa puchary. Po chwili odezwał się do niej z wymuszonym uśmiechem, który zupełnie nie pasował do jego bladej twarzy. Twoje zdrowie, pani. Noc upływa, a ty musisz wrócić na swój statek. Noc jest spokojna, panie. Nic nie grozi łodzi, która ma mnie odwieść z powrotem. Ponure spojrzenie czarnego korsarza rozjaśniło się odrobinę. Chcesz dotrzymać mi towarzystwa? zapytał. Jeśli ci się nie naprzykrzam. Wręcz przeciwnie. Życie na morzu jest ciężkie, chwile wytchnienia takie jak ta zdarzają się rzadko, lecz jeśli mnie wzrok nie myli, coś każe ci tu zostać. Być może. Mów. Mój smutek już przeminął. Powiedz mi, panie, to prawda, że opuściłeś swoją ojczyznę. I przybyłeś tu, by dokonać strasznej zemsty? Zgadza się. I nie zaznam spokoju ani na morzu, ani na ziemi, dopóki jej nie stanie się zadość. Tak bardzo nienawidzisz tego człowieka? Tak bardzo. Że wylałbym ostatnią kroplę krwi, byle tylko go zabić. Ha. Co takiego ci zrobił? Zniszczył moją rodzinę, pani. Ale dwie noce temu złożyłem straszną przysięgę, i dotrzymam jej, choćbym miał cały świat przemierzyć i otworzyć trzewia ziemi, by dosięgnąć mego śmiertelnego wroga i wszystkich, którym przyszło nosić jego nazwisko. Ten człowiek żyje tutaj, w Ameryce, w jednym z miast zatoki. A jego imię? spytała dziewczyna z wielkim niepokojem. Czy mogę je poznać? Czarny korsarz nie odpowiedział. Zamiast tego zajrzał jej w oczy. Chcesz je poznać. Powiedział po kilku chwilach. Nie należysz do pirackiego bractwa. Zdradzenie ci go mogłoby być poważnym błędem. Panie! krzyknęła, blednąc. Czarny korsarz potrząsnął głową, odpędzając od siebie natrętną myśl, po czym wyraźnie wzburzony podniósł się gwałtownie i zaczął nerwowo spacerować. Już późno. Musisz wracać na statek. Odwrócił się w stronę Moka, który stał pod drzwiami nieruchomy, niczym bazaltowy posąg. Szalupa gotowa? Tak, kapitanie. Kto nią dowodzi? Biały przyjaciel i jego kompan. Chodź pani. Młoda niewiasta narzuciła sobie na głowę szal i wstała. Czarny korsarz bez słowa podał jej ramię i zaprowadził na pokład. Odprowadzając ją do szalupy, dwukrotnie zatrzymał się, by spojrzeć jej w twarz. Stłumił westchnienie. Żegnaj, powiedział, gdy dotarli do drabinki. Dziewczyna podała mu swą drobną dłoń i dreszcz ją przeniknął, gdy poczuła, że cały drży. Dziękuję za gościnę, panie, wyszeptała. Czarny korsarz skinął głową w milczeniu i wskazał jej kormann i van Stillera czekających u stóp drabinki. Młoda dama zeszła do szalupy, a za nią jej służąca. Gdy znalazła się na dole, uniosła głowę i zobaczyła, jak czarny korsarz, wychylony za burtę, odprowadza ją wzrokiem. Księżniczka wraz ze służącą zajęła miejsce z tyłu łodzi, podczas gdy Carmont i Van Stiller zabrali się do wiosłowania. W ciągu kilku chwil szalupa znalazła się przy burcie hiszpańskiej fregaty, która wzięta na hol leniwie płynęła śladem błyskawicy. Księżniczka weszła na pokład, lecz nie udała się od razu do swej kajuty. Wspięła się na dziób i spojrzała w stronę korsarskiego żaglowca. Na rufie w świetle księżyca rysowała się wyraźnie ciemna sylwetka czarnego korsarza, a długie pióro u kapelusza powiewało na wietrze. Stał tam nieruchomy, z nogą opartą o burtę, prawą ręką podpierał się pod bokiem, a lewą zaciskał na groźnej szabli. Nieruchome spojrzenie utkwił niegdzie indziej, tylko w dziobie hiszpańskiego okrętu. Zobacz, to on, rzekła dziewczyna do służącej. Smutny szlachcic z zamorza, Co za przedziwny człowiek. Rozdział trzynasty. Tajemniczy urok. Błyskawica wolno płynęła ku północy. Zmierzała w kierunku San Domingo i wybrzeży Kuby. By przepłynąć przesmyk, który te dwie wyspy tworzą między sobą. Nie rozwijała znacznych prędkości, a to z tego względu, że stale była spychana przez prąd morski zwany Goldstromem, który transportuje przez Atlantyk ogromne masy wody, by potem z wielką siłą wepchnąć je do Morza Karaibskiego. Prąd ten płynie następnie aż do wybrzeża Ameryki Środkowej i zatacza olbrzymie koło, obmywając brzegi Zatoki Meksykańskiej, Bahamów, i wreszcie południowego wybrzeża Florydy. Oprócz tych przeszkód, które marynarzom zgotowała natura, żeglugę statku opóźniała też wzięta na hol fregata, a wiatry nie były pomyślne. Na szczęście niebo było pogodne, co stanowiło okoliczność wielce sprzyjającą. Szalejące sztormy mogłyby znacznie utrudnić holowanie z takim trudem zdobytego łupu i zmusić piratów do jego porzucenia. Nawałnice nawiedzające antylskie wyspy są do tego stopnia przerażające, że trudno sobie wyobrazić podobne żywioł. Karaibskie wysepki, które sama natura pobłogosławiła wielkim urodzajem, żyzną glebą, nieporównywalnym do żadnego innego na świecie klimatem, a także niespotykanym nigdzie indziej najczystszym błękitem nieba, na którym nie ma ani jednej chmurki, głównie za sprawą wschodniego wiatru i prądu zatokowego – Zbyt często nawiedzają przerażające kataklizmy, których gniew rozpętuje się w jednej chwili. Ze wszystkich stron atakują je wtedy gwałtowne nawałnice, które niszczą bujne, dorodne sady, wyrywają z korzeniami całe połaci lasów, burzą miasta i osady, tragiczne w skutkach podwodne wstrząsy burzą się w głębinach i wywołują wielkie fale, które rozbijają się o wybrzeża zmiatając wszystko, co napotkają na swej drodze, urywając statki z kotwic i rzucając wraki na zniszczone wsie. Potworne trzęsienia ziemi, które nawiedzają świat, grzebią pod gruzami tysiące istnień. Piratom jednakże przyświecała pomyślna gwiazda i sprzyjające żegludze warunki utrzymywały się, co pozwalało im spokojnie płynąć w stronę tortugi. Błyskawica łagodnie sunęła po przejrzystym, niczym kryształ szmaragdowym morzu, a na głębokości stu ramion przebłyskiwało pielusieńkie dno zatoki, całe wyściełane koralowymi rafami. Światło, które załamywało się na piaszczystych łachach, czyniło wodę jeszcze jaśniejszą i bardziej przejrzystą. Temu, kto po raz pierwszy spogląda w te toń, może od tego widoku zakręcić się w głowie. W morskich głębinach ryby różnych gatunków pływały we wszystkich kierunkach, baraszkowały ze sobą, ścigały się i pożerały nawzajem. Od czasu do czasu pojawiały się długie na dwadzieścia stóp przerażające rekiny, które mocnymi uderzeniami ogona wybijały się z morskiej toni. Te drapieżniki zwane rybami młotami, mają charakterystyczny pysk w kształcie młota, z którego sterczą długie, trójkątne zęby oraz duże, pozbawione wyrazu, oczy, osadzone na zewnętrznych krawędziach głowy. Należą one do rodziny rekinów i są bardzo podobne do swych krwiożerczych pobratymców. Dwa dni po bitwie powiał silniejszy wiatr i błyskawica szybciej pomknęła w kierunku południowych wybrzeży Kuby, pokonując bez najmniejszego trudu przesmyk oddzielający Jamajkę od zachodniego wybrzeża Haiti. Czarny korsarz nie opuszczał kajuty. Dopiero gdy obserwator zgłosił, że na horyzoncie majaczą łańcuchy górskiej Jamajki, wyszedł na mostek. W jego duszy zrodził się niewytłumaczalny niepokój, który dręczył go od chwili, gdy gościł na statku flamandzką księżniczkę. Nie odzywał się do nikogo, nawet do Morgana. Nerwowym krokiem chodził tam i z powrotem, ani na chwilę nie przystając. Posiedział pół godziny na mostku, spoglądając roztargnionym wzrokiem w kierunku rysującego się wyraźnie na tle jasnego horyzontu pasma górskiego, które niemalże pionowo wyrastało z wody. Po chwili jednak zszedł na pokład i zasłaniając twarz, szerokim rondem kapelusza krążył nerwowo między masztami. Naraz, jakby uderzyła go jakaś myśl, której rozkazu musiał usłuchać, wrócił na mostek. Wszedł na rufę i stanął przy burcie. Jego wzrok powędrował w stronę fregaty płynącej w odległości około sześćdziesięciu kroków. Nagle coś przykuło jego uwagę. Drgnął i cofnął się. Jego ponura, blada twarz rozjaśniła się na ułamek sekundy, a nawet lekko zarumieniła. Na dziobie dojrzał białą postać opartą o kołowrót. Była to młoda flamantka, owinięta w długi płaszcz. Jasne, rozpuszczone włosy w malowniczym nieładzie opadały jej na ramiona, a bryza morska igrała z nimi, splątując je ze sobą. Postać spoglądała w stronę błyskawicy, prosto w miejsce, gdzie znajdował się czarny korsarz. Podbródek wsparła na dłoniach i zastygła nieruchomo w zamyślonej pozie. Czarny korsarz nie uczynił żadnego gestu, nawet jej nie pozdrowił. Złapał się obiema rękami burty, jakby bał się, że coś może go od niej oderwać, i wpatrywał się w oczy dziewczyny. Fascynowało go to stalowo szare spojrzenie, zapierało mu dech w piersiach. Czar, który go ogarnął obcy człowiekowi o takim harcie ducha, ulotnił się po kilku chwilach. Czarny korsarz niemal natychmiast pożałował, że dał się zahipnotyzować spojrzeniu dziewczyny. Zdecydowanym ruchem oderwał ręce od burty i cofnął się. Spojrzał na sternika, który stał dwa kroki od niego, potem przeniósł wzrok na morze, rzucił okiem na żagle. Przez cały czas się cofał, nie mogąc się zdecydować, czy zerwać to wzrokowe połączenie. Ponownie spojrzał w jej kierunku. Dziewczyna nie poruszyła się. Oparta o kołowrót, podpierając podbródek dłońmi, pochyliła do przodu jasnowłosą główkę i wpatrywała się swoimi wielkimi oczami w pirata. Z jej nieruchomych źrenic bił intensywny, niepowstrzymany blask. Kapitan błyskawicy cofał się powoli, nie mogąc odwrócić wzroku od tego stworzenia o zjawiskowej urodzie. Był blady jak nigdy i drżał na ciele aż w końcu wszedł na mostek przystanął na chwilę po czym zrobił kolejny krok w tył i wpadł na Morgana który właśnie w tej chwili schodził z wachty a wybacz usprawiedliwił się zawstydzony a jego twarz sponsuwiała przyglądałeś się barwie słońca kapitanie zapytał zastępca D dlaczego słońca Spójrz sam! Czarny korsarz spojrzał na dotychczas jasno świecące słońce i zauważył, że jego tarcza przebrała czerwony kolor i jarzyła się teraz niczym rozżarzone żelazo. Spojrzał na łańcuch górski na wyspie i zobaczył, że szczyty rozświetlone żywym płomieniem jeszcze wyraźniej odcinają się od szafirowego nieboskłonu. Na jego twarzy pojawił się niepokój, a wzrok znów powędrował w stronę fregaty i stojącej na dziobie dziewczyny. Nadciąga huragan. Powiedział głucho. Wszystko na to wskazuje, kapitanie. Zgodził się Morgan. Nie czujesz tego mdłego zapachu, który unosi się nad wodą? Czuję, Morgan. Widzę też, że powietrze zaczyna się kotłować. Chyba szykuje się nam jedna z tych okropnych nawałnic, które bezlitośnie atakują antylskie wysepki. Racja, kapitanie. Będziemy zmuszeni porzucić łup? Chcesz rady, kapitanie? Tak, Morgan. Przenieś połowę załogi na hiszpański statek. Słusznie mówisz. Zwłaszcza ze względu na załogę, byłoby mi przykro, gdyby taka zdobycz skończyła na dnie morza. Księżniczka pozostanie u siebie. Księżniczka, zamyślił się czarny korsarz, marszcząc czoło. Lepiej jej będzie u nas. Byłoby ci przykro, gdyby poszła na dno razem ze statkiem? Rzucił czarny korsarz i uważnie spojrzał na Morgana. Myślę, że może być warta tysiące piastrów. No tak, zgadza się. Musi zapłacić okup. Chcesz, kapitanie, bym ją przewiózł, zanim fale będą zbyt wysokie? Pirat nie odpowiedział. Uporczywe myśli nie dawały mu spokoju. Trwało to kilka chwil. W końcu zatrzymał się przed Morganem i zapytał nagle: Myślisz, że kobiety przynoszą pecha? Co masz na myśli, kapitanie? Zapytał zdziwiony zastępca Potrafiłbyś bez obaw pokochać kobietę? Dlaczego nie? Nie uważasz, że stanowią one większe niebezpieczeństwo niż krwawa walka? Czasami tak. Czy wiesz, kapitanie, co zwykli mówić piraci i bukanierzy z tortugi? zanim znajdą towarzyszkę życia wśród kobiet, które królestwa Francji i Anglii wysyłają tu, by znaleźć im męża? Nigdy nie zawracałem sobie głowy z fataniem moich marynarzy. Mówią tak. Niewiasto, nie pytam cię o to, co do tej pory robiłaś w miejscach, które odwiedziłaś. I rozgrzeszam cię ze wszystkiego, ale od dziś będziesz mi zdawać sprawozdanie z tego, co robisz. Po czym uderzają w kolbę muszkietu i ślubują. Mój muszkiet nie zawiedzie, i pomści mnie, jeśli mnie oszukasz. Czarny korsarz wzruszył ramionami i powiedział: Miałem na myśli inne kobiety niż te, które. Przysyłają nam tu zamorskie królestwa. Zatrzymał się na chwilę, spostrzegł, że dziewczyna się nie poruszyła, po czym kontynuował. Co powiesz o tej młodej damie, Morgan? Że to jedna z najpiękniejszych istot, jakie widziano na tych wodach. Nie obawiałbyś się jej? Jej? Z pewnością nie. A ja się jej boję, Morgan. Ty, ty się jej boisz? Czarny korsarz chyba żartujesz? Nie, zaprzeczył Pirat. Czasem czytam w księdze mego przeznaczenia. Pewna cyganka z mojej ojczyzny przepowiedziała mi, że pierwsza kobieta, którą pokocham, sprowadzi na mnie zgubę i nieszczęście. Gusła i zabobony kapitanie! A co powiesz na to, że ta sama cyganka przewidziała, że jeden z moich braci zginie zabity przez zdradę, a dwóch pozostałych powieszą. To wszystko się spełniło. I co dalej? Wróżyła mi też śmierć na morzu, daleko od ojczyzny. Wedle tej przepowiedni, przyczyni się do niej kobieta. Którą pokocham. Niech mnie piorun trzaśnie, wzdrygnął się Morgan. Cyganka mogła się pomylić co do czwartego brata. Nie sądzę. Odparł czarny korsarz z grobową miną. Potrząsnął głową, chwilę pomyślał i powiedział: Los rozstrzygnie. Zszedł z mostku i udał się na dziób, gdzie pogrążeni w rozmowie stali Moko, Kahma i van Stiller. Krzyknął do nich: Spuśćcie szalupę na wodę. Przywieźcie na błyskawicę księżniczkę Weltendrem i jej służbę. Piraci pospieszyli spełnić rozkaz. Morgan tymczasem wybrał trzydziestu marynarzy, którzy mieli wzmocnić nieliczną załogę holowanej fregaty. Słusznie przewidywał bowiem, że wkrótce trzeba będzie odciąć cumę. Kwadrans później wrócił Cahman i pozostali piraci. Flamantka i jej służący wspięli się na pokład Błyskawicy, gdzie oczekiwał ich czarny korsarz. — Masz mi coś pilnego do powiedzenia, panie? — zapytała, patrząc mu prosto w oczy. — Tak, pani — odparł pirat, składając ukłon. Co takiego? Musimy pozostawić okręt na łaskę losu. Z jakiego powodu? Ktoś nas śledzi? Nie, ale zagraża nam huragan, dlatego trzeba odciąć holujące go cumy. Nie miałaś jeszcze okazji poznać siły żywiołu. I nie chcesz, aby twojemu więźniowi coś stało. Czy tak, panie? zapytała ze śmiechem. B błyskawica jest pewniejsza. Dziękuję za twą troskę. Nie dziękuj, pani. Odpowiedział czarny korsarz zamyślony. Może się okazać, że huragan komuś z nas przyniesie zgubę. Zgubę? wykrzyknęła. Komu? Czas pokaże. Ale dlaczego? Wszystko w rękach losu. Boisz się o swój statek? Uśmiech rozjaśnił oblicze czarnego korsarza. Błyskawica śmiało rzuca wyzwanie nawałnicom i szkwałom, a ja jestem kapitanem, który prowadzi ją poprzez fale i wiatry. Wiem, ale. Niepotrzebnie nalegasz, pani, nic więcej nie powiem. Reszty dopełni przeznaczenie. Wskazał jej nadbudówkę i chyląc kapelusza rzekł: Przyjmij gościnę, pani. Ja zaś idę rzucić wyzwanie śmierci i własnemu losowi. Włożył kapelusz i wbiegł na mostek. Tymczasem od strony małych antyli zwały wiatru pędziły burze, przerywając królującą do tej pory na morzu ciszę. Trzydziestu marynarzy przeprawiło się na hiszpański okręt. Szalupy wróciły już i załoga, przy pomocy wind, wciągała je właśnie na pokład. Czarny korsarze z mostku obserwował horyzont na zachodzie. Ogromna czarna chmura o brzegach obwiedzionych ognistą czerwienią pędziła po niebie gnana huraganowym wiatrem. Mgła przesłoniła ostatnie promienie słońca. Huragan szaleje na Haiti powiedział czarny korsarz do Morgana. Pewnie spustoszył już małe antyle dodał Morgan. Za godzinę i tu rozpęta się piekło. Co byś zrobił na moim miejscu? Szukałbym schronienia na Jamajce. Błyskawica uciekająca przed huraganem. Dumnie powiedział czarny korsarz. Nigdy. Sam dobrze wiesz, kapitanie, jak przerażające są orkany na tych szerokościach. Zgadza się i rzucam im wyzwanie. Fregata schroni się na wybrzeżu, ale nie błyskawica. Kto dowodzi marynarzami na tamtym statku? Bosman Van Horn. Dzielny z niego marynarz. Pewnego dnia stanie się sławnym piratem. Nie wypuści łupu z ręki i będzie stronił od problemów. Z tubą w ręku wspiął się na burtę na rufie i krzyknął dźwięcznym głosem. Tnijcie cumę! Bosmanie Van Horn, kieruj się na Jamajkę. Poczekamy na was na tortudze. Tak jest, kapitanie! Bosman, który czekał tylko na rozkaz kapitana, odpowiedział bez wahania. Teraz wziął do ręki siekierę i jednym ruchem przeciął linę. Odwrócił się do swojej załogi i krzyknął. Na chwałę Boga! Okręt rozwinął żagle na Fokmaszcie i Bezanmaszcie, Główny żagiel był już całkowicie bezużyteczny. Statek wykonał zwrot i oddalił się ku widocznym na horyzoncie wybrzeżom, tymczasem błyskawica zbliżyła się do zachodnich granic Haiti i południowych brzegów Kuby, po czym wpłynęła do tak zwanej ciśniny wiatrów. Storm zbliżał się szybko. Gniewne podmuchy wiatru, gnane od strony małych antyli, przerwały panującą dotychczas ciszę. Fale piętrzyły się coraz wyżej. Woda w morzu wzburzyła się. Na jej powierzchni tworzyły się spienione wiry, a masy wodne formowały się w wielkie, spiętrzone góry, które z głośnym łoskotem waliły się w otchłań. Czarne, skłębione chmury tłoczyły się po niebie, zaciemniając nieboskłon i zachodzące słońce. Nad wzburzonym morzem zapadła ciemność, a woda wydawała się tak czarna, jakby dolano do niej smoły. Czarny korsarz nie przejmował się żywiołem wzrokiem wciąż odprowadzał hiszpański okręt, który halsując pośród fal znikał już za mglistym horyzontem nieopodal brzegów wyspy. Trochę niepokoił się o fregatę zdawał sobie bowiem sprawę, że ich łup był przecież w złym stanie i że nie może stawić czoła wściekłym uderzeniom huraganowego wiatru, lecz obłyskawice? Był całkowicie spokojny. Kiedy w końcu stracił z oczu hiszpański okręt, wszedł na kastel i kazał odejść sternikowi. Ster do mnie, błyskawica jest moja. Rozdział czternasty. Huragany na antylach. Ze względu na swoje położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Atlantyku, małe antyle są szczególnie narażone na działanie wiejących ze wschodu porywistych wiatrów, które zwykle z dzikim impetem atakują amerykańskie wybrzeża, a zwłaszcza Portoryko i Haiti. Huragan, który napierał teraz w kierunku Błyskawicy, spustoszył już bezlitośnie i całą swą niszczycielską siłą, dobrze znaną wszystkim żeglarzom, nadciągał właśnie nadciśninę wiatrów. Była to jedna z tych nocy, które przejmują grozą nawet najodważniejszych marynarzy. Po jasnym, słonecznym dniu momentalnie zapadła noc, ciemna jak okowy kol. Tylko grzywy morskich bałwanów lekko mieniły się w ciemnościach. Dwa potężne żywioły, wody i wiatru, brały się za łupy. Natarczywe porywy huraganu uderzały raz za razem, gwizdząc i świszcząc przeraźliwie, rwały żagle i wyginały maszty. Przestrzeń wypełniał potężniejący z każdą chwilą łoskot. Huk był taki, jakby tysiące wozów wypełnionych żelastwem gnało po niebie w karkołomnym pędzie lub jakby obciążone ładunkiem konwoje szorowały brzuchami po metalowych mostach. Na morzu rozpętał się żywioł. Wielkie, niczym góry, fale, skłębioną masą biegły ze wschodu na zachód. Z ponurym rykiem zwalały się jedne na drugie, wyrzucając w górę fontanny fosforyzującej piany. Łamały się i stawały dęba w potwornych bryzgach, jakby jakaś niewidzialna siła czająca się u dna pchała je do góry, po czym opadały w najgłębszą otchłań. Błyskawica odważnie stawiała czoło na wałnicy. Większość żagli zwinięto rozpinając tylko fok i po dwa żagle na Bezanmaszcie i grotmaszcie, refując je uprzednio do pożądanej wysokości. Mknęła teraz niczym ptak, lekko muskając czubki fal. Czasem wspinała się na wierzchołki wodnych bałwanów i ciała dziobem bulgoczącą kipiel, celując Bóg szprytem w ciemne chmury, skłębione na niebo skłonie by po chwili znów pędzić w dół wśród zwałów wodnych w samo serce oceanu. Miotana sztormem raz po raz nużała nogi w spienionych falach, ale mocne nadburcia wytrwale opierały się ogromnym grzywaczom. Na morzu i po pokładzie walały się gałęzie, Różne owoce, trzcina cukrowa, sterty liści, siłą wyrwane z dżungli na pobliskim Haiti i przygnane na skrzydłach nawałnicy, tańcowały jak im zagrał wiatr. Deszcz lał strumieniami, zalewając pokład potokami wody, które z łoskotem wylewały się przez szpigaty. Nagle czarną, jak smoła, noc przecieły błyskawice oświetlając statek i rozszalałe morze, a niebo grzmiało jak tysiące armat. Powietrze było tak naładowane elektrycznością, że cumy błyskawicy rozbłysły tysiącami iskier, a na masztach i wiatrowskazach pojawiły się ognie świętego Elma. Orkan przybierał na sile, wył przeraźliwie, osiągając w porywach prędkość nawet osiemdziesięciu węzłów. Na oceanie wirowały rozpędzone trąby morskie, spienione fale wznosiły swe zadzierżyste grzywy i opadały z hukiem, rozbijając się na miliony drobnych kropel. Wichura zerwała i porwała ze sobą fok oraz bezlitośnie chłostała rozpięte na bezan maszcie żagle, ale nie zagroziła poważnie głównemu ożaglowaniu. Smagana wiatrem i zalewana kaskadami wody błyskawica pędziła teraz z zawrotną prędkością, w sam środek burzy i groźnych wirów. Wydawało się, że w końcu przechyli się zbyt mocno i zniknie we wzburzonej kipieli, lecz za każdym razem zwycięsko wychodziła z opresji. Czarny korsarz stał wyprostowany na rufie i przemoczony do suchej nitki, pewną ręką dzierżył ster. Szaleństwo żywiołu wcale go nie przerażało. Z uśmiechem na ustach i płonącymi oczami nieustraszenie mierzył się z gniewem natury. W świetle błyskawic jego postać przybierała najfantastyczniejsze kształty. Choć dookoła niego rysowały się na niebie świetlne zygzaki piorunów i ogłuszały potężne grzmoty, choć wiatr niemiłosiernie targał ledwo już trzymającym się z szarganego kapelusza piórem, choć bałwany morskie obryzgiwały go wodą, która napierała z impetem, próbując powalić go na pokład, on zupełnie niewzruszony stał przy sterze, prowadząc swój statek wśród fal i porywów wichury. Przypominał zrodzone z głębin oceanu bóstwo, które rzucało całą swą potęgę przeciw siłom natury. Tak samo jak tamtej nocy, gdy prowadził błyskawice do szturmu na nieprzyjacielski statek, marynarze spoglądali na niego z zabobonym strachem. Widzieli w nim istotę nie z tego świata, której nie imały się kule ani orkany. Zachodzili w głowę, czy aby na pewno ten człowiek jest tak samo śmiertelny jak oni? Wtem, gdy napór fal przybrał na sile, na twarzy czarnego korsarza odmalowało się przerażenie. Zaskoczony niespodziewanym widokiem wypuścił ster z rąk i uczynił gest, jakby chciał pobiec w kierunku schodów prowadzących na kasztel. Z nadbudówki wyszła kobieta. Ratując się przed upadkiem, uchwyciła kurczowo drabinki, albowiem statek kołysał się szaleńczo pod naporem wiatru, po czym wspięła się na górę. Była owinięta w gruby kataloński płaszcz, lecz nie zakryła głowy i wiatr rozwiewał jej piękne jasne włosy. Pani! krzyknął czarny korsarz, który od razu rozpoznał księżniczkę. Szukasz tu śmierci? Dziewczyna nie odpowiedziała. Machnęła tylko ręką, mówiąc: Nie boję się! – Wracaj do kajuty! – rozkazał blady jak płótno czarny korsarz. Flamantka nie posłuchała. Zamiast tego wspięła się jeszcze wyżej i przytrzymując się sterownicy, przeszła po mostku, po czym schowała się między nadburciem a wielką szalupą ściągniętą przed burzą z wysięgników, z których łatwo mógł porwać ją wiatr. Czarny korsarz gestem nakazał jej wrócić, ale ona stanowczo zaprzeczyła. Tutaj jest niebezpiecznie, powtórzył. Wróć do kajuty pani. Nie wrócę, odpowiedziała. Po co tu przyszłaś? Podziwiać czarnego korsarza. Porwał cię falę! Co ci to obchodzi? Nie chcę twojej śmierci, rozumiesz? krzyknął czarny korsarz głosem, w którym po raz pierwszy wybrzmiała gwałtowna namiętność. Młoda dama uśmiechnęła się, ale nie odeszła. Skuliła się w kącie, szczelnie owinała płaszczem i nie bacząc na wiatr rozwiewający jej włosy i na przemoczone ubranie, uważnie obserwowała czarnego korsarza. Ten zrozumiał, że wszelkie namowy są bezcelowe. Wydawał się wręcz zadowolony z bliskości tej odważnej istoty, która przyszła tu, nie zważając na sztorm, by podziwiać jego męstwo. Nie ponowił więc swej prośby. Chwycił za ster i zajął się nawigowaniem. W krótkich chwilach wytchnienia, gdy huragan na chwilę słabł, spoglądał na nią i bezwiednie się uśmiechał. Z pewnością oboje podziwiali się nawzajem. Za każdym razem, gdy kierował wzrok w jej stronę, ich spojrzenia się krzyżowały. Księżniczka przyglądała mu się z tym samym zaciekawieniem, z jakim rankiem obserwowała go z fregaty. Tajemniczy blask bijący z jej oczu rozpętał w jego duszy prawdziwą burzę, wobec której był zupełnie bezbronny. Przez cały czas czuł jej wzrok na plecach. W pewnej chwili ogarnęło go przemożne pragnienie, by odwrócić głowę w jej stronę. Nagle, gdy fale z niezwykłą siłą przetoczyły się przez pokład, wystraszył się tego spojrzenia i krzyknął. — Nie patrz tak na mnie! Pani, ryzykujemy życiem. Kategoryczny ton czarnego korsarza sprawił, że magia chwili uleciała. Dziewczyna zamknęła oczy i pochyliła głowę, zakrywając twarz rękami. Błyskawica zbliżyła się do brzegów Haiti. Przybrzeżne rafy, o które rozbił się nie jeden statek, jeżyły się złowieszczo w świetle piorunów. Czarny korsarz, przekrzykując ryk wiatru i łoskot fal, zdecydowanym głosem wykrzykiwał komendy: Wymienić zagiel na funk masty! Zryfować Załogę do zwrotu! Wiatr gnał skłębione masy wody dalej w kierunku południowych wybrzeży Kuby, ale na hajtańskich wodach wciąż nie było spokojnie. Wysokie, na ponad pięćdziesiąt stóp fale nadal kłębiły się wokół przybrzeżnych skał i uderzały o nie z głuchym łoskotem. Błyskawica nie dawała za wygraną. Na rei masztu zatrzypotał zapasowy żagiel, zrefowano fok i przymocowano go do bok szprytu. Żaglowiec płynął teraz z maksymalną prędkością. Fale uparcie tłukły o nadburcia statku, przechylając go na boki, ale czarny korsarz za każdym razem zdecydowanym ruchem steru podrywał go i naprowadzał na właściwy kurs. Na szczęście orkan zaczynał już nieco cichnąć. Na tych szerokościach geograficznych wściekłe huragany nie trwają dłużej niż kilka godzin. Tu i ówdzie wśród chmur ukazywały się gwiazdy, a siła żywiołu wyraźnie słabła. Pomimo tego morze wciąż się srożyło. Wiele czasu musiało upłynąć, zanim przygnane porywistym wiatrem atlantyckie fale wygładzą się na wodach Zatoki. Błyskawica jeszcze przez całą noc walczyła z nawałą ściekłych bałwanów, które biły w statek ze wszystkich stron. Mimo tych trudności, szczęśliwie przepłynęła przez ciśninę wiatrów i wypłynęła na wody rozlewające się pomiędzy wielkimi antylami a wyspami Bahamów. Gdy nad ranem powiał północny wiatr, błyskawica była już naprzeciw przylądka Haiti. Zmęczony długą walką z żywiołem i przemoknięty do suchej nitki czarny korsarz, gdy tylko dostrzegł światło latarni w osadzie na przylądku, oddał ster Morganowi. Podszedł do skulonej za szalupą dziewczyny i rzekł. Chodź, pani, podziwiam twoją odwagę. Żadna kobieta nie powinna igrać z losem tak jak ty tylko po to, by zobaczyć błyskawicę walczącą z żywiołem. Młoda dama podniosła się i otrząsnęła z wody, która zmoczyła jej szaty i włosy. Spojrzała czarnemu korsarzowi w oczy i uśmiechnęła się. Być może. Żadna kobieta nie ośmieliłaby się przebywać na pokładzie podczas takiego żywiołu, a ja miałam okazję widzieć czarnego korsarza przy sterze, walczącego z gniewem natury. Było mi dane podziwiać jego siłę i odwagę. Pirat nic na to nie odpowiedział. Wpatrywał się w nią płomiennym wzrokiem, a jego czoło nachmurzyło się. Odważna jesteś, pani wyszeptał tak cicho, że tylko ona usłyszała, po czym z westchnieniem dodał: Szkoda, że smutna przepowiednia cyganki czyni z ciebie kobietę fatalną. Jaka przepowiednia? zapytała zdziwiona. Czarny korsarz potrząsnął tylko głową. To szaleństwo. Jesteś przesądny, panie? Być może. Ty? Przepowiednie czasami się spełniają. Spojrzał na fale, które mrucząc głucho rozbijały się o nadburcia. Następnie wskazał na nie, mówiąc: Ich zapytaj, może ci powiedzą. Moi bracia byli piękni, młodzi i odważni. Teraz śpią spowici całunem morza. W ich przypadku ponura przepowiednia się sprawdziła i być może sprawdzi się też w moim. Nic nie może już ugasić płomienia, które zapłoną w moim sercu. A niech tam. Niech się spełni straszny los, jeśli tak jest zapisane w księdze przeznaczenia. Morza się nie boję tam, gdzie spoczywają moi bracia, mogę spocząć i ja, lecz jeszcze nie teraz. Dopiero wtedy, gdy zdrajca zginie. Wzruszył ramionami, pogroził pięścią niewidzialnemu wrogowi i opuścił kasztel, a wypowiedziane przezeń tajemnicze słowa, zupełnie dla księżniczki niezrozumiałe, wprawiły ją w szczere zdumienie. Trzy dni później, gdy może było już całkiem spokojne, błyskawica na skrzydłach pomyślnych wiatrów wpływała do portu na Tortudze, osławionej kryjówki karaibskich korsarzy. Rozdział XV Piracka Brać W 1625 roku, w czasie gdy Francja i Anglia prowadziły wojnę z Hiszpanią, chcąc złamać jej dominację w regionie, dwa żaglowce, francuski i angielski, rzuciły kotwice przy zamieszkiwanej tylko przez karaibskie plemiona wysepce San Cristoforo. Ich załogę stanowiło wielu nieustraszonych marynarzy, którzy wspierani przez swych możnowładców przybyli w te strony, by położyć kres kwitnącemu w hiszpańskich koloniach handlowi. Kapitanem Francuzów był normandzki szlachcic zwany Enenbue, a Anglikami dowodził Tomasz Warner. Odkryta przez nich wyspa była żyzna, a tubylcy pokojowo usposobieni, to też marynarze osiedlili się na niej, zakładając dwie małe kolonie i po bratersku dzieląc się ziemią. Przez pięć lat ta garstka ludzi w spokoju gospodarowała na roli, rezygnując z pirackiego stylu życia, aż do dnia, w którym hiszpańska flota przybiła do brzegów wyspy i zniszczyła kolonie osadników, a ich domy i obejścia puściła z dymem. Cudzoziemcy nie mieli prawa do osiedlania się na Karaibskich wyspach, bowiem w tamtym czasie wszystkie ziemie w obrębie Zatoki Meksykańskiej należały do Królestwa Hiszpanii. Zbiegłym z hiszpańskiej rzezi osadnikom udało się ukryć na sąsiedniej wyspie, którą ze względu na duże podobieństwo do wielkiego żółwia morskiego zwano Tortugą. Wyspa ta, położona na północ od San Domingo naprzeciwko półwyspu Samana, posiadała dogodny do obrony port. To właśnie tam europejscy uciekinierzy dali początek pirackiej braci, która w krótkim czasie miała zadziwić świat niezwykłymi dokonaniami. Niektórzy z nich wiedli życie osadników i uprawiali tytoń bujnie rosnący na dziewiczej ziemi. Ci z kolei, którzy nie zapomnieli o losie, jaki spotkał nieszczęsne kolonie, łaknęli zemsty. Wiedli więc piracki żywot i często w małych łodziach napadali na hiszpańskie statki, działając tym samym na szkodę królewskich interesów. Do portu na Tortudze, która w krótkim czasie stała się najważniejszą piracką twierdzą, zawijali tłumnie angielscy i francuscy śmiałkowie. Przybywali albo z samej Europy w ramach ekspedycji organizowanych przez normańskich armatorów, albo z sąsiedniej San Domingo. Niestety nowi przybysze, a byli to najczęściej żołnierze i marynarze, ślepo pożądający łupów, gnani i rządzą zbicia łatwej fortuny na wydobywanych w kopalniach kruszcach, z których Hiszpania pozyskiwała tony złota, nie znaleźli dla siebie na wyspie wystarczająco dużo bogactwa. Wkroczyli więc na zbójecką ścieżkę i podejmowali wyprawy przeciwko statkom Królestwa Hiszpanii, co było na rękę Francji i Anglii, które niezmiennie wojowały z hiszpańskim hegemonem. Miarka się jednak przebrała i osadnicy z San Domingo, których statki najczęściej padały łupem morskich rozbójników, postanowili w końcu wziąć na nich odwet, wysyłając na tortugę swoje oddziały i wykorzystując nieobecność na wyspie sporej części załogi. Zdobycz okazała się bardzo łatwa. Tamtej pamiętnej nocy powieszono i wyrżnięto w pień wielu piratów. Na wieść o masakrze, ta część osadników, która podczas napaści znajdowała się na morzu, poprzysiągła Hiszpanom straszną zemstę. Pod dowództwem kapitana Willisa piraci przypuścili szturm na hiszpańskie stanowiska, odbili wyspę z rąk wroga i wymordowali starszyznę. Jednak i piraci pewnego dnia skłócili się między sobą bowiem przeważająca liczebnie frakcja francuska próbowała zdominować mniej licznych angielskich osadników. Wykorzystali to Hiszpanie, ponownie napadając na Tortugę. Wyspa została zdobyta, a wygnańcy musieli schronić się w lasach San Domingo. Tak jak pierwszych osadników na San Cristoforo można uznać za twórców pirackiej braci na Karaibach, tak uciekinierzy z Tortugi zapoczątkowali erę bukanierów. Ich nazwa wywodzi się od słowa bukan. Oznaczającego rodzaj grilla, przy pomocy którego suszono i wędzono skóry upolowanych zwierząt, co było zwykłym, codziennym zajęciem mieszkańców karaibskich wysepek. Bukanierzy, którzy z czasem stali się najważniejszymi sprzymierzeńcami piratów, początkowo wiedli mizerny żywot dzikusów i mieszkali w lichych, splecionych z kilku gałęzi szałasach. Natomiast za całe ubranie musiała im wystarczyć umazana krwią lniana koszula, proste spodnie szeroki pas z zatkniętymi za niego szablą i dwoma ostrymi nożami kapelusz i buty ze świńskiej skóry. Ich największym pragnieniem było wejść któregoś dnia w posiadanie dobrej broni i sfory olbrzymich Brytanów. Nie zakładali rodzin, zamieszkiwali parami, wszak tak raźniej i bezpieczniej. Na polowanie wychodzili zwykle o świcie, mężnie stawiali czoła dzikim bykom żyjącym w licznych stadach w lasach San Domingo. Wieczorem, objuczeni skórami i kawałami mięsa na kolację, wracali do swych szałasów. Śniadania spożywali skromne, wysysając na ogół szpik z jednej z większych kości, które zostawały im z wieczornego posiłku. W końcu zjednoczyli się w konfederację i zaczęli gnębić wroga, który poprzysiąg ścigać ich jak dzikie zwierzęta. Gdy jednak okazało się, że nie można ich pokonać w żaden sposób, Hiszpanie obmyślili nową strategię. Rozpoczęli wielkie obławy na dziko żyjące byki, które wkrótce wybili co do jednego, w konsekwencji czego bukanierom rychło zajrzał głód w oczy. Wtedy to obie pirackie frakcje zjednoczyły siły, powołując do życia Bractwo Wybrzeża po czym powróciły wspólnie na Tortugę już nie jako pokojowi osadnicy, lecz spragnieni zemsty korsarze. Bukanierzy mieli wyjątkowo celne oko i niezawodną rękę, w związku z czym prawie nigdy nie chybiali celu. Dzięki tej zalecie znacznie wzmocnili siły bojowe swoich sprzymierzeńców. Od tej pory Tortuga rozkwitła i stała się najważniejszą siedzibą piratów, kryjówką awanturników wszelkiej maści i różnej proweniencji. Byli wśród nich m.in. Francuzi, Holendrzy, Anglicy i wielu innych. Lata swej świetności wyspa przeżywała pod rządami wysłanego na Karaiby przez Francuzów beltranda z Oregonu. Gdy Anglia i Francja wypowiedziały Hiszpanii kolejną wojnę, Piraci ze zdwojoną siłą rozpoczęli zbójecką działalność. Z desperacką odwagą atakowali i łupili każdy hiszpański okręt, który napotykali na swej drodze. Początkowo używali do tego małych łodzi, w których ledwo się mieścili, ale z czasem ich flota znacznie się powiększyła, o zrabowane Hiszpanom wspaniałe żaglowce. Siła ognia artyleryjskiego była ich najsłabszym punktem, posiadali bowiem niewiele dział. Na tym polu jednak wielce przysłużyli im się bukanierzy, którzy, niwelując braki w uzbrojeniu strzeleckimi umiejętnościami, zaledwie kilkoma salwami potrafili wybić do nogi niejedną hiszpańską załogę. W ich odwadze była nuta szaleństwa. Z furią parli do abordażu, porywali się nawet na największe galeony. Nic nie mogło ich powstrzymać, ani kule, ani salwy muszkietowe, ani nawet najbardziej zacięty opór. Bili się zaciekle, gardząc niebezpieczeństwem i drwiąc sobie ze śmierci. Były z nich diabły wcielone. Za takie właśnie potwory, rodem z piekła, uważali ich też sami Hiszpanie. Piraci nie znali litości i rzadko kiedy ustępowali pola wrogom. Brali tylko jeńców dobrego pochodzenia, za których mogli spodziewać się pokaźnego okupu, pozostałych wyrzucali do morza. Nie oszczędzali nikogo, wyżynając całe załogi do ostatniego marynarza, czym odpłacali Hiszpanom pięknym za nadobne. Piracka brać miała swój kodeks honorowy i rządziła się prawami, których przestrzegano surowiej, niż tych ustanowionych w niejednym europejskim królestwie. Wszyscy byli wobec siebie równi, lecz przy podziale łupów tylko dowódcy przysługiwała większa część skarbów. Po ich sprzedaży wyznaczali premie dla najdzielniejszych piratów, nie zapominali też o rannych. Nagradzali między innymi tych, którzy jako piersi przeskakiwali na pokład nieprzyjaciela lub tych, którym udało się zerwać nieprzyjacielską flagę. Dodatkowo opłacani byli także wywiadowcy, których zadaniem było obserwowanie posunięć wroga i dostarczanie informacji o liczebności jego floty. Pirat, który w walce stracił prawe ramię, otrzymywał rekompensatę w wysokości 600 piastrów. Lewe ramię warte było 500 piastrów, utrata nogi 400, a rannym wypłacano jednego piastra na dzień przez dwa miesiące. Na pokładzie korsarskiego statku piraci musieli przestrzegać twardych zasad. Kto uciekł z miejsca walki, karany był śmiercią. Po ósmej wieczorem piratom nie wolno było pić wina ani gorzałki. Ponadto zabronione były pojedynki, bijatyki, wszelkiego rodzaju gry. Jeśli pirat przyprowadził na statek kobietę, nawet własną żonę, karany był śmiercią. Na bezludnych wyspach porzucano zdrajców i tych, którzy przywłaszczali sobie nienależne im łupy. Lecz rzadkie to były przypadki, bowiem piraci byli wyjątkowo honorowi. Dopiero po zdobyciu kilku większych żaglowców, bracia Wybrzeża nabrali pewności siebie. Hiszpanie jednak ograniczyli interesy między własnymi wyspami, piraci więc zmuszeni byli wypłynąć na szerokie wody zatoki, gdzie bogatych osad było pod dostatkiem i tam szukać łupu. Pierwszym z przywódców, który zapisał się na kartach pirackich kronik, był Daniel Montbars. Urodzony w Langwedocii, w bogatej szlacheckiej rodzinie. Przybył na Tortugę, by mścić się za krzywdy doznane przez Indian z rąk hiszpańskich konkwistadorów żywił do Hiszpanów głęboką nienawiść ze względu na zbrodnie, których nardzennej ludności dopuścił się Cortes w Meksyku oraz Pizarro wraz z Almagro w Peru. Ze względu na okrucieństwa, których się dopuszczał, przylgnął doń przydomek domek Tępiciel. Wielokrotnie dowodził oddziałami piratów i bukanierów, które napadały na San Domingo i Kubę, mordując bezlitości hiszpańskich kolonistów. Po nim było jeszcze wielu innych sławnych piratów, jak choćby Pierre Legrand, Francuz urodzony w Dieppe. Ten odważny marynarz stał się pierwszoplanowym bohaterem pewnego niezwykłego wydarzenia. Otóż żeglując po morzu wraz ze swoją 28-osobową załogą, natknął się przypadkiem na hiszpański okręt wojenny płynący w stronę przylądka Tiburon. Nie namyślając się długo, Zdecydował o ataku pomimo wielokrotnej przewagi przeciwnika. W obawie jednak, że załoga zdradzi go w obliczu tak nierozsądnej decyzji a trzeba przyznać, że było to szaleństwo podziurawił kulami własną łódź, aby zapobiec ewentualnemu buntowi. Na widok piratów wskakujących na ich pokład, prosto z wodnej toni niczym morskie duchy Hiszpanie osłupieli i prawie nie stawiali oporu. Inny bukanier, Louis Scott, Anglik z pochodzenia, zasłynął śmiałym atakiem na Campeche. Miasto bardzo dobrze zaopatrzone w broń i różne dobra. Mając pod swą komendą skromną piracką załogę, zdołał je zdobyć i złupić bez strat własnych. Robert Searle alias John Davis, z załogą liczącą 90 marynarzy napadł i zdobył Nikaraguę a kilka lat później powtórzył wyczyn, szturmując Santo Agostino na Florydzie. Z kolei pewien Norman, znany pod przydomkiem żelazne ramię, tuż przy ujściu rzeki Orinoko, stracił statek, gdy w wyniku uderzenia pioruna eksplodowała okrętowa prochownia. Cudem udało mu się dopłynąć na ląd, gdzie odważnie odparł ataki tubylców. Pewnego dnia z garstką podobnych muszaleńców napadł na hiszpański okręt i odniósł miażdżące zwycięstwo. Po nich pojawiło się jeszcze wielu innych zuchwałych piratów, którzy swymi niezwykłymi czynami zdobyli rozgłos po obu stronach oceanu. Przybyły na wody rozległej zatoki z dalekiej Francji Piotr Nao, zwany też Franciszkiem Loloné, był jednym z najsłynniejszych piratów. Hiszpanie bali się go jak ognia, bowiem odniósł nad nimi przynajmniej setkę zwycięstw skończył jednak tragicznie kiedy to pewnego razu jego łódź zdryfowała do zatoki Darien, a on sam wpadł w ręce kanibali którzy zabili załogę i upiekli wszystkich na ruszcie francuski szlachcic michał de gramont stał się niemalże tak sławny jak jego poprzednik pewnego razu na czele licznej załogi napadł na maracaibo i porto cavallo gdzie na czele czterdziestoosobowego oddziału stoczył walkę z wielokrotnie liczniejszą załogą hiszpańskiego fortu. Kilka lat później zawarł przymierze z dwojgiem słynnych korsarskich przywódców Nicolasem Van Hornem i Laurensem de Graffem, z którymi dokonał napadu na Vera Cruz. Dopiero Morgan, zastępca czarnego korsarza, miał wybić się ponad nich wszystkich. Swoją błyskotliwą karierę pirata rozpoczął od objęcia dowództwa nad znacznymi siłami angielskich marynarzy i od zdobycia puerto del Prince na Kubie. Przewodząc flotylli złożonej z dziewięciu statków, przypuścił atak na Portobello i mimo zaciekłej obrony fortu i silnego strzału doszczętnie je ograbił. Kilka lat później uderzył na Maracaibo, po czym przepłynął przesmyk i napadł także na Panamę, którą ostatecznie po licznych perypetiach i stoczeniu wielu krwawych bojów udało mu się zdobyć. Znacznie się wtedy obłowił, zdobywając 444 tysiące funtów srebra najlepszej próby. Sprzymierzeni ze sobą trzej odważni piraci – Bartolomeusz, Sharp, Piotr Harris i Richard Cawkins zasłynęli atakiem na miasto Santa Maria. Biorąc sobie za wzór z uchwałą eskapadę morgana, przepłynęli przesmyk i mimo liczebnej przewagi wroga atakowali każdy napotkany na drodze hiszpański galeon, dokonując przy tym wielu legendarnych wyczynów. Gdy zgromadzili już kilka zdobycznych statków, wypłynęli na szerokie wody Pacyfiku, gdzie ponownie stanęli do walki z hiszpańskim kolonizatorem, którego floty udało im się w końcu zniszczyć po dziewięciu godzinach zaciekłych walk. Kolejno napadali na Panamę, wybrzeża Meksyku i Peru, a także chilijskie miasta Ilo i Serena. W końcu obłowieni opłynęli półwysep i przez cieśninę Magellana powrócili na antyle. Kolejni przybyli na wyspy piraci, mieli mniej szczęścia od poprzedników. Wielu z nich, jak Montabon, Michał Bask, Jean, Cichel, Broche, Grogner, Howell Davis, Tasley Kontynuowało korsarską tradycję zapoczątkowaną przez pierwszych bukanierów, łupiąc statki pływające po Morzu Karaibskim, aż w końcu Tortuga podupadła, a wraz z nią cała piracka brać. Niektórzy pożeglowali dalej na Bermudy, gdzie założyli kolonie, siejąc przez kilka kolejnych lat postrach na wielkich i małych antylach. Niebawem jednak nadszedł kres ich panowania i zuchwała korsarska brać raz na zawsze odeszła w zapomnienie. Rozdział 16. Na tortudze. Gdy błyskawica rzucała kotwicę w bezpiecznej zatoczce, którą od pełnego morza odcinał wąski kanał osłaniający port przed niespodziewanym atakiem Hiszpanów, piraci na tortudze ucztowali w najlepsze. Ostatnimi czasy podczas wypraw na San Domingo i Kubę, Liczna ta gromada pod dowództwem Franciszka Lolonei i Michała Baska obułowiła się co niemiara. Groźni na co dzień zbójcy bawili się teraz wesoło w namiotach rozstawionych w cieniu palmowych drzew i tańcowali na grobli i na plaży, marnotrawiąc przypadłe im w udziale łupy z rozrzutnością godną największych krezusów. Na czas morskich wypraw przeistaczali się w najdziksze bestie, ale na lądzie byli najweselszymi kompanami na Karaibach i... O dziwo, także najlepiej wychowanymi dżentelmenami, albowiem piraci nie odmawiali zaproszenia na korsarskie uczty nawet jeńcom. Łudzili się przy tym, że dobrze traktowani więźniowie wpłyną na swoje rodziny, by te zapłaciły za nich sowity okup. Na biesiadach nie brakowało też jeńców płci żeńskiej, w stosunku do których piraci odnosili się zawsze z największą uprzejmością. Dwoili się i troili, siląc się na grzeczności, by damy zapomniały o przykrej doli, jaka za ich sprawą przypadła im w udziale. W istocie przykry był los więźnia, zwłaszcza gdy nikt nie kwapił się do wpłacenia wykupnego, które wyznaczyli za niego piraci. W takich przypadkach uciekali się oni do okrutnych metod, i czasem wysyłali hiszpańskim namiestnikom głowę jakiegoś nieboraka, by ponaglić ich do pokrycia żądanej sumy. Błyskawica rzuciła kotwicę. Zebrani na plaży piraci przerwali na chwilę tańce i gry, by gromkim niech żyje! powitać powrót czarnego korsarza, który wśród nich był popularny niemal tak samo jak franciszek Loloney. Dotychczas nie dotarła tu wieść o śmiałej wyprawie do Maracaibo i wyrwaniu ciała czerwonego korsarza z łap gubernatora. Być może ten i ów, znając odwagę kapitana Błyskawicy, łudził się jeszcze, że obaj wrócą na tortugę cali i zdrowi. Tymczasem opuszczona do połowy masztu piracka bandera nie pozostawiała złudzeń na statku panowała żałoba. Wszelkie śpiewy, rozmowy i śmiech ucichły, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Zaniepokojeni piraci w milczeniu zebrali się na grobli, by usłyszeć wieści o wyprawie dwóch korsarzy. Czarny korsarz obserwował z mostku piracką biesiadę. Przywołał Morgana, który opuszczał właśnie łodzie na wodę. Wskazał na piratów zebranych na brzegu i rzekł: Idź i powiedz im, że czerwony korsarz miał godny pochówek w wodach wielkiej zatoki i że jego brat powrócił, by obmyślić zemstę, która. przerwał na kilka chwil, po czym zmieniając ton dodał. Uprzeć Franciszka Lolonerze, dzisiejszego wieczoru złożę mu wizytę. Następnie udaj się do gubernatora i przekaż mu moje pozdrowienia. Jego także zamierzam odwiedzić. Stał na pomoście, dopóki żagle nie zostały opuszczone, a nie przywiązano do pomostu. Po pół godzinie, gdy wszystko było już gotowe, zszedł do kajuty, gdzie w oczekiwaniu na zejście na ląd siedziała flamandzka księżniczka. Pani... Rzekł czarny korsarz. Przygotowałem łódź, która zabierze cię na brzeg. Jestem gotowa, odparła. Jestem twoim więźniem i muszę słuchać rozkazów. Nie, pani, nie jesteś niczym więźniem, już nie. Jak to? Nie zapłaciłam okupu. Odpowiednia suma została już zdeponowana w pirackiej skrzyni. Za czyją sprawą? zapytała zdumiona. Nie powiadomiłem jeszcze markiza Dieredia ani gubernatora Marakaibo o mojej niewoli. To prawda, ale ktoś już się tym zajął. Roześmiał się czarny korsarz. Ty? — A gdybym to był ja? — zapytał czarny korsarz, zaglądając jej w oczy. Młoda dama przez chwilę milczała, po czym odpowiedziała wzruszona. — Zaskakuje mnie ta szlachetność i wielkoduszność, o którą nigdy bym nie podejrzewała piratów z Tortugi. Lecz nie dziwię się już więcej, jeśli stało się to za sprawą tego, który nazywa się czarnym korsarzem. Dlaczego pani? Różnisz się od pozostałych. Przez te kilka dni na statku dostrzegłam i doceniłam odpowiednio uprzejmość, szlachetność i odwagę pana z Rokanery. Powiedz mi, proszę, jaka kwota została wyznaczona za mój okup? Tak cię niepokoi teraz Twój okup? Czyżbyś chciała jak najszybciej opuścić Tortugę? Wręcz przeciwnie, możliwe, że kiedy przyjdzie mi stąd odpłynąć, będzie mi żal bardziej, niż ci się wydaje. I wierz mi, że zachowam w sercu wdzięczność dla czarnego korsarza, a nawet może nigdy o nim nie zapomnę. Pani! krzyknął czarny korsarz, a oczy mu rozbłysły. Uczynił krok w jej kierunku, ale zatrzymał się od razu i powiedział smutno: Dowiemy się w swoim czasie. A gdy ten dzień nadejdzie, może w twoich oczach będę najokrutniejszym z piratów i żywić będziesz do mnie tylko głęboką odrazę. Nerwowym krokiem przeszedł się po kajucie, po czym zatrzymał się przed nią i zapytał. Znasz gubernatora Marakaibo? Na te słowa dziewczyna drgnęła i spojrzała na niego niespokojnie. Znam? Potwierdziła drżącym głosem. Dlaczego mnie o to pytasz? Myślisz pewnie, że kieruje mną ciekawość. O mój Boże! Co się stało, pani? Zdziwił się czarny korsarz. Jesteś blada i wzburzona. Zamiast odpowiedzieć, młoda dama zapytała go podniesionym tonem. Skąd to pytanie? Czarny korsarz już miał zamiar odpowiedzieć, gdy nagle przerwał mu odgłos kroków na zewnątrz. To Morgan, który zdołał już spełnić kapitańskie rozkazy, schodził na pokład. Kapitanie, zameldował, wchodząc do środka. Piotr Nau czeka na ciebie w swoim domu. Pragnie powiadomić cię o sprawach niecierpiących zwłoki. Myślę, że podczas naszej nieobecności przemyślał Twój plan i że wyprawa jest już przygotowana. A jednak. wykrzyknął czarny korsarz, a jego oczy rozjaśnił ponury blask. Nie sądziłem, że godzina zemsty wybije tak prędko. Odwrócił się w stronę młodej damy, wciąż wyraźnie wzburzonej, i powiedział — Pani, pozwól, że zaoferuję Ci gościnę w moim domu. Będzie on do Twojej całkowitej dyspozycji. Zaprowadzą Cię tam Moko, Carmen i Van Stiller i będą na Twoje rozkazy. — Ależ, panie, chwileczkę — wyjąkała rozumiem twoje wątpliwości, ale do sprawy okupu wrócimy później. Po tych słowach wyszedł z kajuty szybkim krokiem, a za nim Morgan. Przeszedł przez pokład i wsiadł do przycumowanej do lewej burty szalupy, w której czekało sześciu marynarzy. Usiadł na rufie, wziął ster w ręce, ale nie pokierował łodzi w kierunku grobli, skąd piraci odeszli już z powrotem do swoich rozrywek, lecz skierował się w stronę małego, rozciągającego się na wschód od portu Cypla, który porastał palmowy gaj pełen wielkoliściastych drzew o smukłych, eleganckich pniach. Gdy łódź dobiła do brzegu, czarny korsarz zeskoczył na plażę, dając znak swoim ludziom, by wrócili na pokład, po czym zniknął pod zielonym baldachimem, obierając ledwo widoczną w gąszczu ścieżkę. Zamyślił się głęboko, jak miał to w zwyczaju czynić, gdy był sam. Tyle, że tym razem nie popadł wcale w zwyczajną zadumę, ale gnębiły go niespokojne myśli, gdyż co chwila się zatrzymywał, mówił sam do siebie, potrząsał ze zniecierpliwieniem rękami i wygrażał pięścią jakiemuś niewidzialnemu wrogowi. Zagłębił się już dość daleko w dżunglę, gdy nagle radosny głos o śmiesznym akcencie wyrwał go z rozmyśleń Niech, niech zjedzą tubylcy, jeśli nie mam racji Byłem pewien, że cię tu znajdę, przyjacielu Radosne życie pirata na tortudze tak cię przeraża, że przychodzisz do mnie okrężną drogą przez dżunglę? Ale z ciebie, dzikus, jesteś ponury jak listopadowa noc. Czarny korsarz gwałtownie uniósł głowę, a jego ręka odruchowo powędrowała w stronę szabli. Z gęstwiny drzew Bonanier wyłonił się człowiek w marynarskim ubraniu uzbrojony w parę pistoletów i kordelas. Był to mężczyzna raczej niskiego wzrostu, o szorstkich rysach twarzy i przenikliwym spojrzeniu. Ah. To ty, Piotrze, odetchnął z ulgą czarny korsarz. Z krwi kości, przyjacielu. W rzeczy samej był to słynny pirat, najgroźniejszy z morskich rozbójników, najbardziej bezlitosny wśród wszystkich wróg Hiszpanów. Piotr Nał w tamtym czasie miał zaledwie trzydzieści pięć lat, a już zyskał sobie sławę, o której marzą wszyscy piraci. Wiele jeszcze miał przelać hiszpańskiej krwi, zanim jego pełne przygód życie zakończy się tragicznie w brzuchach kanibali z Darien. Urodził się we francuskim mieście Olony. Pierwotnie zajmował się przerzutem kontrabandy na hiszpańskie wybrzeże, lecz pewnej nocy, przyłapany przez celników, stracił łódź i brata, którego dosięgła kula z pistoletu. On sam został ciężko ranny w potyczce i przez długi czas balansował na granicy życia i śmierci. Wyzdrowiał, lecz znalazł się w tak nędznym położeniu, że za czterdzieści skudów sprzedał się jako niewolnik Montbarsowi, by chociaż taką kwotą wesprzeć nieszczęsną matkę. Początkowo służył jako podrzędny majtek. Dopiero gdy dał dowody niezwykłej odwagi i hartu ducha, mógł stać się pełnoprawnym piratem i zarazem kapitanem niewielkiej łodzi w służbie gubernatora Tortugi. Dzięki niej dokonał legendarnych czynów nieustannie wspierany przez trzech braci, czarnego, czerwonego i zielonego korsarza, zadawał bolesne straty hiszpańskim koloniom. Pewnego pechowego dnia huraganowy wiatr zepchnął go na wybrzeże w pobliżu Campeche, gdzie na oczach Hiszpanów zatonął mu statek. Całą jego załogę wyrżnięto, a on jeden ocalał. Ukryty po szyję w błocie na sawannie, wysmarowany czarną mazią pod czubki włosów. Gdy w końcu udało mu się wydostać z bagniska, nie uciekł, lecz w przebraniu hiszpańskiego żołnierza poszedł prosto do Campeche z zamiarem rozpoznania terenu. Na targu kupił kilku niewolników, po czym w ukradzionej łodzi odpłynął na Tortugę, gdzie uznano go wcześniej za martwego. Nie jeden zastanowiłby się trzy razy, zanim ponownie skusiłby los, ale nie on. Franciszek Lolone zaraz po tej przygodzie przygotował kolejną wyprawę w morze. Zebrał załogę złożoną z 28 marynarzy i na dwóch stateczkach popłynął ku kubańskiemu Lokajo, osadzie słynącej z handlu. Gdy był już blisko swego celu, jego małą flotę spostrzegli hiszpańscy rybacy i pośpieszyli ostrzec gubernatora. Ten wysłał im na powitanie wielką fregatę obsadzoną dziewięćdziesięcioma marynarzami, na której znajdował się też przeznaczony do wieszania piratów, Murzyn i cztery mniejsze żaglowce ze swoimi nieustraszonymi załogami. Franciszek lolone mając przeciw sobie tak liczne siły, nie uląkł się. O świcie kazał dwóm statkom podpłynąć z obu stron do burt fregaty i mimo przewagi nieprzyjaciela dokonał abordażu wyżynając wszystkich znajdujących się na pokładzie łącznie z murzynem. Następnie popłynął prosto na pozostałe żaglowce, zmusił je do poddania się i wyrzucił ich załogi do morza. I oto czarny korsarz spotyka tego niezwykłego człowieka, którego sława miała dopiero rozkwitnąć. Zapraszam Cię do siebie! zaproponował Franciszek, ściskając prawicę przyjaciela. Czekałem Twojego powrotu z niecierpliwością! Ja także chciałem się z Tobą spotkać, powiedział czarny korsarz. Wiesz, że byłem w Maracaibo? Byłeś tam? zdziwił się Franciszek Lolone. A jak inaczej miałem porwać ciało brata? Myślałem, że wysłałeś ludzi. Znasz mnie! Wolę działać sam. Włazisz w paszczę samemu, lwu. Uważaj, żebyś swej odwagi pewnego dnia nie przypłacił życiem. Widzisz, jak skończyli twoi bracia. Zamilcz, Piotrze. Nie martw się. Pomścimy ich. I to wkrótce. Podjąłeś decyzję? Ożywił się czarny korsarz. Zrobiłem nawet więcej. Przygotowałem wyprawę. To prawda. Na mój honor rozbójnika i złodzieja, jak nazywają mnie Hiszpanie, roześmiał się Franciszek. Ile masz statków? Osiem, łącznie z błyskawicą, i sześciuset ludzi, rekrutujących się z piratów i bukanierów. My będziemy dowodzić tymi pierwszymi, a Michał bask drugimi. On też do nas dołączy? Wyraził chęć udziału w wyprawie, a ja wyraziłem zgodę. Wiesz, że to doświadczony najemnik. Wiele stoczył wojen jeszcze w Europie, może oddać nam znaczne usługi. I do tego jest bogaty. Potrzebujesz pieniędzy? No, – Wydałem już wszystko, co wyciągnąłem ze statku złupionego niedaleko Maracaibo w drodze powrotnej z Los Cayos. – Z mojej strony możesz liczyć na dziesięć tysięcy piastrów. – Na mą głowę! Masz nieskończone żyły złota w swoich zamorskich kopalniach. Dałbym ci więcej, gdybym rano nie zapłacił dużego okupu. Okupu? Ty? Za kogo? Za szlachetną damę, która trafiła w moje ręce. Okup należał się mojej załodze, więc go pokryłem. Kim ona jest? To Hiszpanka? Nie. To flamandzka księżniczka, która z pewnością jest krewną gubernatora z Veracruz. Flamandka? Wykrzyknął Franciszek i zamyślił się. A to ci zbieg okoliczności! Twój śmiertelny wróg <grybuj> także pochodzi z Flandry. <grybuj> Co chcesz przez to powiedzieć? Zapytał czarny korsarz, a krew odpłynęła mu z twarzy. Przyszło mi do głowy, że może być spokrewniona z Van Goldem. Nie daj Boże, powiedział ledwie słyszalnym szeptem czarny korsarz. To niemożliwe. Franciszek Lolone zatrzymał się pod gąszczem maot, wielkoliściastych drzew przypominających bawełniane krzewy i uważnie przejrzał się przyjacielowi. Dlaczego tak na mnie patrzysz? zapytał czarny korsarz. Pomyślałem o Twojej flamandzkiej księżniczce i zastanawia mnie Twoje nagłe wzburzenie. Jesteś blady jak śmierć. Po twoich słowach krew zmroziła mi się w żyłach. Po których słowach? Że mogłaby być spokrewniona z Van Golden. A ciebie co to obchodzi? Nawet gdyby była. Przysiągłem zamordować wszystkich Wangoldów chodzących po tej ziemi i wszystkich jego krewniaków. I dobrze, wtedy zabiłoby się ją i pokłopocie to. No. Zabić ją? Nie. ze zgrozą zawołał czarny korsarz. Więc chcesz mi powiedzieć, z wahaniem zaczął Franciszek. Co takiego? Do stu tysięcy piorunów! Kochasz swego więźnia! Zamilcz, Piotrze! Dlaczego mam milczeć? Kochanie kobiety to wstyd dla pirata? Nie, przyjacielu! Lecz instynktownie wyczuwam, że ona będzie moją zgubą. Coś mi się zdaje, że już za późno. Więc zdecyduję los. Mocno ją kochasz? Do szaleństwa. A ona też cię kocha? Tak sądzę. Na mą brodę. Piękna z was para. Pan z Rockadery nie mógł sobie znaleźć innej wybranki niż ta piękna panna z książęcego rodu. To rzadkie szczęście w takich miejscach jak to, a zwłaszcza dla pirata. Dalej, chodź, przyjacielu, opróżnijmy po szklaneczce wina na cześć twojej księżniczki. Rozdział 17. Villa czarnego korsarza. Franciszek Loloné na główną kwaterę obrał sobie skromny drewniany dom o mocnej konstrukcji, którego dach na modłę karaibskich Indian pokryto ze schłymi liśćmi. Była to kryjówka wystarczająco wygodna dla pirata, a nawet nie można jej było odmówić pewnego luksusu, którego przecież pożądały dumne i szorstkie zarazem pirackie serca. Położony na skraju dżungli, ledwie pół mili od Cytadeli, został wybudowany w urokliwym i spokojnym zakątku wyspy, wśród szpaleru palm, których cień przyjemnie chłodził w skwarze dnia. Pirat wprowadził czarnego korsarza do pomieszczenia na parterze, którego okna osłonięte były matami wyplecionymi z nipy i wskazał mu bambusowy fotel. Jednemu ze swych sług kazał przynieść kilka butelek hiszpańskiego wina, pochodzących z pewnością z któregoś ze zrabowanych statków, po czym odkorkował jedną z nich i napełnił dwa kielichy. – Kapitanie, zdrowie twoje i twej damy – wzniósł Toast. – Lepiej wypijmy za powodzenie naszej wyprawy, przyjacielu – odparł na to czarny korsarz. Na pewno się powiedzie. Zobaczysz, przyprowadzę do ciebie zabójcę obu twoich braci. Trzech, Piotrze. Jak to? Zdumiał się pirat. Wiem tyle, co inni, czyli tyle, że Van Gogh zabił czerwonego i zielonego korsarza. Nic mi nie wiadomo o trzecim. Zgadza się. Trzech. Powiedział martwym głosem: Niech mnie piorun drzaśnie. i ta gadzina wciąż żyje? Już niedługo. Mam nadzieję, masz moje wsparcie, przyjacielu. Wpierw wolałbym się jednak dowiedzieć, jak dobrze znasz tego Wangolda. Znam go lepiej niż Hiszpanie, którym teraz służy. Co to za człowiek? To stary żołnierz, który walczył we Flandrii i brał udział w wielu bitwach. Nosi jedno z najbardziej znanych nazwisk wśród flamandzkiej szlachty. Niegdyś był odważnym kondotierem, dowódcą licznych oddziałów i nie jest wykluczone, że wciąż mnożyłby zaszczytne tytuły, gdyby hiszpańskie złoto nie uczyniło zeń zdrajcy. Jest stary. Ma około pięćdziesięciu lat. Mówi się, że krzepy mu nie brak i że jest jednym z najzuchwalszych gubernatorów, jakich mają Hiszpanie w tych koloniach. Zgadza się, jest przebiegły niczym lis, energiczny jak Montbars i niezwykle odważny. Marachaibo stawi nam zaciekły opór. Zgadzam się, Piotrze, ale. To może się oprzeć atakowi sześciuset piratów. Wiesz, ile warci są nasi ludzie. Na mą brodę, powiedział pirat. Sam się o tym przekonałem, gdy ujrzałem, jak moja nieliczna załoga podczas walki z hiszpańską flotą pod Los Cayos jak lwy rzuca się do walki. Dzięki tobie znamy już słabe strony Maracaibo. Poprowadzę cię. Coś cię tu zatrzymuje? Nic. Nawet, flamandka? Poczeka na mnie, jestem pewien. Uśmiechnął się czarny korsarz. A gdzie ją umieściłeś? W mojej willi. A ty gdzie się podziejesz, skoro twój dom jest zajęty? Zostanę u ciebie. No, no, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Wspaniale. W ten sposób razem ułożymy plan, później dołączy do nas Bask, którego zaprosiłem na obiad. Dziękuję, przyjacielu. Kiedy wyruszamy? Jutro o świcie. Twoja załoga jest w komplecie? Brakuje mi sześćdziesięciu ludzi. Trzydziestu straciłem w walce, a trzydziestu posłałem na statek zdobyty w Maracaibo. Świetnie! Nie będzie problemu ze znalezieniem chętnych. Każdy pirat dałby się pokroić, byle tylko pływać pod twoją banderą. Tak, tylko że z jednej strony się do mnie garną, a z drugiej widzą we mnie groźnego upiora. Do piorunów. – Rzeczywiście, pogodny jesteś jak słoneczko na niebie. Na pewno twoja księżniczka cię trochę rozrusza. – Kto wie? – odparł czarny korsarz. Wstał i skierował się do drzwi. – Już wychodzisz? – zapytał Francuz. – Tak, mam pewną sprawę do załatwienia, ale późnym wieczorem wrócę. Do zobaczenia, Piotrze. Do zobaczenia i uważaj, by nie zaczarowały Cię czyjeś niewieście oczy! Czarny korsarz nie słyszał już tych słów. Wyszedł z domu i ruszył drogą przez dżunglę, która prowadziła w przeciwnym kierunku niż ten, z którego przyszedł. Las rozciągający się za cytadelą porastał znaczną powierzchnię wyspy. Pyszne palmy z gatunku Massimiliane i okazałe prześcigle o wachlarzowatych, postrzępionych na końcach liściach splatały swe gałęzie z palmami upati i Bosu, o twardych niczym metal liściach. A pod palmowym baldachimem rosły dziko wielkimi kępami cenne agawy, z których pozyskuje się słodki i zarazem pikantny sok, znany na wybrzeżach Zatoki pod nazwą Agłamiele swojej sfermentowanej wersji zwany meskalem. Nie brakowało tam też krzaków dzikiej wanili, długiego pieprzu i papryczki pimiento. Pogrążony we własnych myślach czarny korsarz nie podziwiał otaczającej go przyrody. Ciągle przyspieszał kroku, jak człowiek, który niecierpliwie pragnie znaleźć się już u celu. Pół godziny później pirat stanął na skraju plantacji trzciny cukrowej, która rosła tu wyjątkowo bujnie. W promieniach zachodzącego słońca jej źdźbła mieniły się purpurowymi refleksami. Rośliny były już dojrzałe, gotowe do zbiorów. Ich czerwone, żółte łodygi, delikatne i wysmukłe, okalały rzędy długich liści, które koniuszkami dotykały ziemi. U góry wieńczyły je białe wiechy kwiatów, w których odbijała się cała gama kolorów, od złocistego po niebieskawy. Czarny korsaż przez chwilę napawał się tym widokiem, po czym zanurzył się w morze trzciny i wyłonił po drugiej jego stronie naprzeciw pięknego domu, ocienionego otaczającym go palmowym gajem. Był to dwupiętrowy budynek, podobny do tych, które budują zwykle Meksykanie. Jego ściany pomalowano na czerwono i ozdobiono ceramicznymi płytkami, układającymi się w wielobarwne mozaiki, a na dachu urządzono taras pełen kwiatów zasadzonych w wielkich donicach. Olbrzymich rozmiarów tykwa tropikalna, krewniaczka dyni, o okrągłych, bladozielonych owocach przypominających melony, z których Indianie wyrabiają naczynia, szerokimi liśćmi szczelnie oplatała budynek, przysłaniając okna i taras. Przed drzwiami siedział niezwykłych rozmiarów afrykańczyk, kurzący starą fajkę, którą jak domyślał się czarny korsarz dostał w prezencie od swych dwóch przyjaciół. Pirat w ciszy przyglądał się przez chwilę do mostwu, po czym potrząsnął ze zniecierpliwieniem głową i podszedł do Moko, który zerwał się na nogi. – Gdzie Kormo, Ivan Stiller? – zapytał. – Poszli do portu, żeby dowiedzieć się, czy są jakieś rozkazy dla ciebie, panie – odparł Moko. – Co robi księżniczka? – jest w ogrodzie. Sama. Ze swoją służbą. Co robi? Przygotowuje stół dla ciebie. Dla mnie? Nachmurzone oblicze pirata rozjaśniło się jak niebo po burzy. Była przekonana, że zjecie razem kolację. Wprawdzie oczekują mnie w domu Franciszka, ale towarzystwo tego dziewczęcia jest mi milsze od pirackiej biesiady. Wyszeptał. Wszedł do domu i skręcił w korytarzyk, wzdłuż którego ustawiono wazony pełne kwiatów, wydzielających odurzające wonie. Przeszedł przez pomieszczenia i znalazł się w przestronnym ogrodzie, okolonym murem tak wysokim i solidnym, że nikt niepowołany nie zdołałby się na niego wspiąć. Dom był piękny, ale ogród urodą przerastał wszelkie wyobrażenia. Rosnące w rzędach szerokolistne, ciemnozielone bananowce wyznaczały urocze parkowe alejki, rzucając na nie cień, który zapewniał ożywczy chłód. W ich koronach, w wielkich kiściach, pyszniły się dorodne banany. Pomiędzy alejkami kusiły zielenią trawniki porośnięte najpiękniejszymi tropikalnymi kwiatami. W narożnikach ogrodu rosły wiecznie zielone drzewa rodzące awokado, które zmieszane z odrobiną szery jest wybornym smakołykiem. Tu i ówdzie kwitły męczennice, których nie większe od gęsich jaj owoce zawierały delikatny miąż o przyjemnym zapachu. W nielicznych zakątkach ogrodu różowe kwiaty, tonkowców odurzały wodną słodyczą, a wszędzie w koło krzywiła się bujnie kapusta palmowa, której liście wystrzelały w górę na ponad dwadzieścia, a czasem nawet trzydzieści cali. Czarny korsarz skręcił w jedną z alejek i bezgłośnie zbliżył się do altanki uplecionej z liści tykwy, podobnej do tej, która otulała dom. Miejsce to ocieniała palma jupati, której liście osiągają długość nawet pięćdziesięciu stóp, promienie słońca migotały w zielonych koronach, a po ogrodzie rozbrzmiewał perlisty śmiech. Czarny korsarz podszedł bliżej i spojrzał poprzez gęstą roślinność. Na środku baśniowego ogrodu stał przygotowany do posiłku stół, przykryty śnieżno-białą flandryjską serwetą. Dwa piękne świeczniki ginęły w bukietach kwiatów o słodkich zapachach, a na stole pomiędzy nimi piętrzyły się piramidy tropikalnych owoców, ananasów, bananów, zielonych orzechów kokosowych oraz półmiski pełne papuna, dużych brzoskwiń gotowanych w osłodzonej wodzie. Księżniczka z pomocą dwóch metysek nakrywała do stołu. Ubrana była w suknie w kolorze morskiego błękitu, o brzegach wyszywanych brukselską koronką. Barwa ta jeszcze bardziej podkreślała bladość jej skóry i złote refleksy we włosach, które długim warkoczem opadały jej na plecy. Nie założyła tego wieczoru klejnotów, choć żyjąc już tak długi czas wśród hiszpańskich i amerykańskich kobiet, mogła przyzwyczaić się do noszenia licznych błyskotek. Jedyną jej ozdobą był podwójny sznur dużych, spiętych pięknym szmaragdem pereł, które zawiesiła sobie na śnieżnobiałej szyi. Czarny Korsarz chciwie chłonął to zjawiskowe stworzenie, płonącym wzrokiem wpatrywał się w nie, śledząc najdrobniejszy ruch. Wydawał się być oślepiony tym surowym północnym pięknem. Prawie nie oddychał, tak bardzo obawiał się je spłoszyć. W pewnej chwili nieświadomie ręką poruszył liście rosnącej nieopodal wielkiej palmy. Dziewczyna, słysząc szelest liści, obejrzała się. Na jego widok lekki rumieniec okrasił jej policzki, a usta rozchyliły się w uśmiechu, ukazując małe zęby, błyszczące jak perły, które nosiła na szyi. To ty, panie! powitała go z radością. Czarny korsarz zdjął kapelusz i ukłonił się. Dziewczyna powiedziała do niego: Oczekiwałam cię, zobacz. Stół już prawie gotowy do kolacji. Czekałaś na mnie, Honorato? Zapytał całując dłoń, którą mu podała. Zobacz sam. Na kolację przygotowano kotlety z manata, szaszłyki z mięsa dzikich ptaków, morskie ryby, które tylko czekają, by je zjeść. Osobiście dopilnowałam przygotowania potraw, wiesz? Ty, pani? Dziwi cię to? flamandzkie kobiety zazwyczaj same przygotowują potrawy dla swych mężów i gości. I naprawdę na mnie czekałaś? Tak, panie. Przecież nie obiecywałem, że zjawię się na kolację. To prawda. Ale serce kobiety czasami odgaduje intencje mężczyzny. A moje, mówiło mi, że wrócisz tu dziś wieczorem. Odparła, rumieniąc się. Pani, odezwał się czarny korsarz. Zostałem zaproszony na kolację przez jednego z moich przyjaciół, ale. do czorta. Niech czeka na mnie, ile zechce. Nie mógłbym zrezygnować z przyjemności spędzenia tego wieczoru z tobą. Być może to nasze ostatnie wspólne spotkanie, już się więcej nie zobaczymy. Dlaczego? Drgnęła niemile zaskoczona. Czyżby czarnemu korsarzowi śpieszyło się z powrotem na morze? Dopiero co wrócił z jednej wyprawy i już pragnie kolejnej. Nie wiesz, że na morzu możecie spotkać śmierć? Wiem pani, ale los pcha mnie znów daleko. A ja zamierzam usłuchać jego głosu. I nic cię nie powstrzyma? Zapytała łamiącym się głosem. Nic. Ciężko westchnął czarny korsarz. Żadne uczucie? Żadne. Nawet przyjaźń? Zapytała z rosnącym niepokojem. Czarny korsarz nachmurzył się. Chciał jeszcze raz zaprzeczyć, ale zamilkł i wskazał dziewczynie krzesło. Usiądź pani, kolacja stygnie. Szkoda by było nie jeść tak wspaniale przygotowanych potraw. Usiedli naprzeciw siebie. Do posiłku usługiwały im metyski. Czarny korstarz stał się nagle wylewny i czuły i mimo jedzenia chętnie rozmawiał. Przejawiając poczucie humoru i okazując dużo grzeczności, jak przystało na szlachcica. Opowiadał jej o zwyczajach piratów i bukanierów, i o ich wspaniałych czynach, niezwykłych przygodach, relacjonował przebieg najstraszliwszych bitew i najkrwawszych abordaży, opisywał tonące statki i zwyczaje kanibali. Nie wspomniał jednak ani słowem o wyprawie, na którą o świcie wyruszał z Franciszkiem Lolone i Michałem Baskiem. Flamantka słuchała go z uśmiechem, podziwiając w milczeniu jego poczucie humoru, wdzięki i niecodzienną gadatliwość, ani na chwilę nie odrywała od niego wzroku raz po raz, wracała też do tematu planowanej wyprawy, ciekawa i zmartwiona zarazem. Słońce zaszło dwie godziny temu. Dopiero gdy księżyc wystawił swe oblicze z nad krawędzi lasu, czarny korsarz wstał. Przypomniał sobie raptownie, że Francuz czeka na niego wraz z Baskiem i że do świtu powinien skompletować załogę błyskawicy. Przy tobie czas upływa zbyt szybko, powiedział. Nie wiem, jaki tajemniczy wdzięk posiadasz, że zapomniałem o obowiązkach. Myślałem, że to ósma, a minęła już dziesiąta. Myślę, że po wielu morskich wyprawach najprzyjemniejszym odpoczynkiem jest posiłek we własnym domu, odparła. A ja myślę, że to jednak towarzystwo twoich pięknych oczu. Tym razem, panie, to ty uprzyjemniłeś mi dzisiejszy wieczór. Nie wiadomo, czy znów będziemy mieli ku temu okazję, by spędzić wspólnie czas w tym baśniowym ogrodzie, z dala od morza i ludzi, dodała z nutą goryczy. Na wojnie można zginąć, ale czasem los jest łaskawy. Wojna? A nie bierzesz pod uwagę morskiego żywiołu? Zdarzy się, że i błyskawica ulegnie wielkim falom kotłującym się na wodach zatoki. Gdy ja jestem u steru mojemu statkowi nic nie zagraża. Kiedy wracasz na morze? Jutro o świcie pani, dopiero co przybiłeś do brzegu, a już myślisz uciekać? Gotowam pomyśleć, że ląd napawa cię zabobonnym strachem. Kocham morze. Poza tym, siedząc tu bezczynnie, nie dorwę nigdy mojego śmiertelnego wroga. Myślisz tylko o nim zawsze i wszędzie i nie przestanę, póki żyję. — Wyruszasz, by z nim walczyć? — Być może. — Gdzie się udasz? Głos dziewczyny zdradzał niepokój, który nie uszedł uwagi czarnego korsarza. — Nie mogę ci tego powiedzieć. Sekrety piratów to rzecz święta. Jeszcze kilka dni temu byłaś gościem na hiszpańskim statku płynącym z Veracruz i być może masz powiązania z Maracaibo. Młoda dama zmarszczyła czoło i spojrzała na pirata czarnymi oczami. Nie ufasz mi? Zapytała z lekką naganą w głosie. Nie, pani. Niech mnie Bóg ma w swej opiece, jeśli w ciebie zwątpię, ale muszę przestrzegać korsarskich zasad. Byłoby mi przykro, gdyby czarny korsarz we mnie wątpił. Zwłaszcza, że wiem, jak bardzo jest lojalny i jakie wyznaje zasady. Dziękuję za dobre słowo, pani. Włożył kapelusz na głowę, na ramię zarzucił pelerynę, ale wciąż coś trzymało go w miejscu. Stał przed księżniczką i wpatrywał się w jej zamyśloną twarzyczkę. Chcesz mi coś powiedzieć, prawda? Rzekła. Tak. To aż tak ważne, że cię zawstydza? Być może. Powiedz. Chciałbym się ciebie zapytać pani, czy podczas mojej nieobecności opuścisz wyspę? A. A gdybym stąd odpłynęła? Zapytała. Byłoby mi przykro, gdybym cię nie zastał po moim powrocie. Dlaczego, panie? Zapytała, śmiejąc się i rumieniąc jednocześnie. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale czuję, że gdybym mógł spędzić jeszcze jeden wieczór z tobą, byłbym o wiele szczęśliwszy. Przebywanie w twoim towarzystwie łagodzi moje cierpienia, które ciągną się za mną aż z zamorskiej ojczyzny. Dobrze, więc powiem ci, że także i mnie byłoby przykro, gdybym miała już nie ujrzeć czarnego korsarza. Wyznała i opuściła głowę na piersi. Więc poczekasz na mnie? Gwałtownie powiedział czarny korsarz. Zrobiłabym nawet więcej, gdybyś mi pozwolił. Mów. Poprosiłabym cię o udzielenie mi gościny na błyskawicy na czas wyprawy, Czarny korsarz ucieszył się, lecz uśmiech szybko zgasł na jego ustach. To niemożliwe. Byłabym dla ciebie przeszkodą? Nie, ale piratom nie wolno zabierać kobiety na pokład, zwłaszcza podczas wyprawy wojennej. To prawda, że błyskawica należy do mnie, że jestem jej niekwestionowanym dowódcą i nie podlegam nikomu, ale... – smutno zapytała. – Nie potrafię tego wytłumaczyć, pani, ale bałbym się, widząc cię na pokładzie błyskawicy. To przeczucie wiszącego nade mną nieszczęścia, którego nie potrafię nazwać, bez końca mnie dręczy. Zadałaś mi pytanie, a ja zamiast się ucieszyć, poczułem ukłucie w sercu. Spójrz na mnie. Czy nie zbladłem bardziej niż zazwyczaj? – To prawda – Potwierdziła. Mój Boże, czy ta wyprawa może okazać się dla ciebie zgubna? Tego nie wie nikt. Pani, pozwól mi płynąć. Cierpię teraz, choć nie znam przyczyny. Do widzenia. Jeśli zatonę wraz z moim statkiem w głębinach zatoki lub zginę zastrzelony w walce, nie zapomnij o czarnym korsarzu. Po tych słowach odszedł szybkim krokiem, nie oglądając się za siebie, jakby bał się, że coś go od tego powstrzyma. Przeszedł przez ogród i na powrót zanurzył się w dżunglę, kierując się w stronę domu Franciszka Loloné. Rozdział osiemnasty. Nienawiść w sercu czarnego korsarza. Na zajutrz o świcie, po porannym przypływie. Wśród grania bębnów i fujarek flota pod dowództwem trzech groźnych piratów Franciszka Lolone, czarnego korsarza i Michała Baska wypływała z portu. Pozostający na wyspie bukanierzy żegnali kamratów strzałami z muszkietów, a piraci ze statków zacumowanych w porcie wykrzykiwali na ich cześć głośne hura. Flotylla składała się z ośmiu mniejszych i większych statków uzbrojonych w sumie w 86 armat, z których 16 ulokowano na statku Franciszka Lolone, a na błyskawicy 12. W całej wyprawie brało udział 650 piratów i bukanierów. Błyskawica, bez wątpienia najszybszy żaglowiec, jaki pływał po tych wodach, wysunęła się na czoło. Na najwyższej reji Grotmasztu wciągnięto oprzytą złotą nicią czarną banderę kapitana, a nad nią powiewała czerwona wstęga, typowa dla okrętów wojennych. Za nią w dwurzędowym szyku płynęły pozostałe statki, zachowując między sobą bezpieczną odległość, by nikogo przy tym nie staranować i nie wpłynąć sąsiadowi pod Bóg szpryt. Flota wyszła na pełne morze i skierowała się w stronę cieśniny wiatrów, która łączy Atlantyk z Morzem Karaibskim. Pogoda była piękna, morze spokojne, a wiatry sprzyjające. Lekka bryza, wiejąca od północnego wschodu, dawała nadzieję na szybką i spokojną żeglugę pod same mury Marakaibu. Los sprzyjał im też w innych kwestiach. Piraccy zwiadowcy donosili, że flota admirała Toledo zacumowała w pobliżu Jukatanu, sprawując pieczę nad szlakami handlowymi wiodącymi do meksykańskich portów, więc nie stanowiła dla nich chwilowo większego zagrożenia. Po dwóch dniach żeglugi flotylla nie napotkała na swej drodze żywej duszy. Statki opływały właśnie przylądek Enganio, gdy z pokładu płynącej przodem błyskawicy dostrzeżono nieprzyjacielski okręt płynący w stronę Santo Domingo. Obrany głównym dowódcą wyprawy franciszek Lolone natychmiast rozkazał wszystkim załogom rozpuścić żagle, a sam podpłynął do błyskawicy, na której czyniono już przygotowania do ataku. Z przylądka wynurzył się właśnie żaglowiec z zawieszoną na grotmaszcie hiszpańską flagą i wstęgą oznaką wojennych fregat. Statek ten trzymał się jednakże blisko brzegu. Wydawało się, że załoga spostrzegła potężną piracką flotę i zmieniła kurs, by w razie czego móc chronić się na lądzie. Był to potencjalnie prosty łup. Statki pod wodzą Franciszka Lolone mogły z łatwością okrążyć hiszpański okręt i jedną salwą posłać go na dno. Lecz nie godziło się, by piraci uciekali się do nikczemnych posunięć niegodnych ich pochodzenia. Ci dumni marynarze nade wszystko cenili sobie równą i uczciwą walkę, a napaść na nieprzyjaciela siłami znacznie go przewyższającymi uważali za tchórzostwo. Franciszek Lolone nakazał czarnemu Korsarzowi ustawić statek w dryw, po czym energicznie pożeglował na spotkanie nieprzyjaciela, wzywając go do walki lub poddania. Polecił też marynarzom na dziobie, by poinformowali resztę floty, że niezależnie od wyniku potyczki żaden statek nie pośpieszy mu z pomocą. Nieszczęśni Hiszpanie w obliczu takiego zagrożenia nie mogli mieć najmniejszej nadziei na zwycięstwo. Zaatakowana załoga nie kazała sobie dwa razy powtarzać wezwania. Kapitan przybił wielki sztandar do masztu i w odpowiedzi wystrzelił w kierunku piratów z ośmiu dział umieszczonych na lewej burcie, dając atakującym do zrozumienia, że nie podda się bez walki. Obie strony przystąpiły do bitwy z dużym zaangażowaniem. Hiszpański statek miał na pokładzie 16 dział, lecz tylko sześćdziesięciu ludzi. Franciszek Lolone posiadał taką samą liczbę armat, ale jego załoga liczyła sobie dwa razy więcej marynarzy, a wśród nich nie brakowało pierwszorzędnych strzelców, których niezawodne oko zazwyczaj decydowało o losach potyczki. Flota tymczasem stanęła w dryfie, posłuszna rozkazom swego dowódcy. Załogi zebrane na pokładach z daleka obserwowały starcie. Nierówny rozkład sił nie dawał jednak Hiszpanom żadnych szans na zwycięstwo, stąd też rozstrzygnięcie mogło być tylko jedno. Zaatakowani marynarze, choć nieliczni, bronili się zaciekle. Ich armaty groźnie grzmiały, wypływając w stronę przeciwnika niezliczoną ilość kul, którymi starali się strzaskać maszty przeciwnika i roznieść w pył korsarski statek, który szykował się do abordażu. Odpowiadali salwą na salwę. Wykonywali ciągłe zwroty, pokazując się od dziobu, unikając w ten sposób staranowania i podziurawienia burt puk szprytem. Zresztą, gdy tylko spostrzegli liczebną przewagę przeciwnika, za wszelką cenę starali się opóźnić bezpośredni kontakt obu żaglowców. Ten zaciekły opór rozsierdził tylko Franciszka Lolone. Zniecierpliwiony czekaniem pirat próbował wszystkiego, byle tylko zbliżyć się do wroga i spróbować abordażu, ale wciąż coś stawało mu na przeszkodzie. Raz za razem musiał odpływać na bezpieczną odległość, by nieustannie prowadzony ostrzał nie wybił doszczętnie jego własnej załogi. Walka trwała trzy długie godziny. Mimo, że maszty i ożaglowanie obu statków zostało już poważnie uszkodzone, piraci nie zdołali wedrzeć się na pokład przeciwnika i strącić hiszpańskiego sztandaru. Ilekroć szykowali się do abordażu, a tych podejść było aż sześć, tylekroć sześćdziesięciu śmiałków odpierało ich ataki. Dopiero za siódmym razem z impetem wezbranej fali przedostali się na wrogi statek i ściągnęli jego flagę. Piraci wznieśli gromkie «Hurra!» wiwatując na cześć zwycięstwa Lolone, które dobrze wróżyło powodzeniu wyprawy. Radość piratów wzrosła jeszcze bardziej, gdy okazało się, że błyskawica, zniesiona morskim prądem aż do przybrzeżnej zatoki, natknęła się tam na uzbrojony w osiem dział nieco mniejszy hiszpański statek i pokonała go w krótkim starciu. Oba statki zostały przeszukane. Na większym odnaleziono cenny ładunek w postaci różnych kosztowności i odlanych ze srebra płyt, natomiast na drugim przewożono tylko proch i muszkiety, przeznaczone dla załogi fortu w Santo Domingo. Hiszpanów wziętych do niewoli wysadzono na ląd. Nikt nie chciał mieć na pokładzie jeńców podczas wojennej wyprawy. Sprawnie naprawiono uszkodzone maszty i o zachodzie słońca flota pod pełnymi żaglami skierowała się ku Jamajce. Błyskawica znów płynęła na przedzie, utrzymując dystans 4 do 5 mil morskich. Czarny korsarz trzymał się blisko floty, w obawie przed napotkaniem hiszpańskich okrętów, które mogły patrolować okolice. Nie chciałby ktokolwiek mógł przed czasem zorientować się co do obranego przez nich celu, ani ostrzec gubernatora Maracaibo lub admirała Toledo o planowanej napaści. Pewny własnej strategii, nie schodził z mostku i każdą noc spędzał na pokładzie, gdzie szczelnie owinięty w płaszcz, zwijał się w kłębek na bambusowym fotelu i układał się do snu. Trzy dni po potyczce z pokładu Błyskawicy dostrzeżono wybrzeża Jamajki. Wtedy też piraci spotkali się ze swymi kamratami, żeglującymi na uprzednio zdobytej hiszpańskiej fregacie, która w czasie huraganu schroniła się u tych wybrzeży. Statek wciąż nie miał grot masztu, lecz załoga wzmocnieniami usztywniła pozostałe maszty i rozwinęła wszystkie zapasowe żagle, jakie tylko znalazły się w lukach. Śpieszyli ile sił w stronę tortugi, obawiając się niechcianych spotkań z hiszpańskimi okrętami. Gdy oba statki zbliżyły się do siebie, czarny korsarz wypytał o zdrowie rannych, a następnie popłynął dalej na południe, chcąc jak najszybciej dotrzeć do przysmyku prowadzącego na jezioro Maracaibo. Flota przepłynęła przez zadziwiająco spokojne Morze Karaibskie bez przygód. Nocą czternastego dnia od wypłynięcia z tortugi czarny korsarz dostrzegł w oddali niewielką latarnię morską na przylądku Paraguana, która strzegła żeglugi u ujścia małej zatoki. Nareszcie wykrzyknął pirat, a oczy mu rozbłysły. Może jutro nadejdzie w końcu ten dzień, kiedy morderca moich braci pożegna się ze światem żywych. Czarny korsarz przywołał Morgana, który właśnie obejmował wachtę na pokładzie, i rzekł: Tej nocy na statku wszystkie światła mają być wygaszone. To rozkaz Franciszka Lolone. Hiszpanie nie mogą nas dostrzec. Inaczej mieszkańcy uciekną z miasta wraz ze wszystkimi kosztownościami. Zatrzymamy się tutaj u wejścia do zatoki? Nie. Flota popłynie aż do przesmyku i jutro o świcie napadniemy na miasto. Zaatakujemy od strony lądu? Tak. Razem z bukanierami Franciszka Lolone. Podczas gdy flota będzie ostrzeliwała fort z morza, my napadniemy na Maracaibo, by odciąć gubernatorowi odwrót do Gibraltaru. O świcie szalupy mają być gotowe do opuszczenia na morze i wyposażone w spingardy. Rozkaz, kapitanie! Zresztą dodał czarny korsarz. Będę przez cały czas na mostku. Zejdę tylko do kajuty po Kirys. Zostawił Morgana samego i zszedł do nadbudówki. Gdy otwierał drzwi do swojej kajuty, poczuł dobrze mu znany delikatny zapach perfum. Dziwne, zdumiał się. Gdybym nie był pewny, że dziewczyna została na turtudze, mógłbym przysiąc, że tu była. Obejrzał się w koło, ale po wygaszeniu świateł zapanowały zupełne ciemności. Jednak wydawało mu się, że w kącie kajuty dostrzegł białą postać opartą o jedno z okien wychodzących na morze. Czarny korsarz był odważnym człowiekiem, niemniej był także przesądny. Widząc biały cień nieruchomy w ciemnościach, poczuł jak zimny pot zrosił mu czoło. Czyżby to był duch czerwonego korsarza? wyszeptał, cofając się pod przeciwległą ścianę. Zjawia się, by przypomnieć mi o przyrzeczeniu, które złożyłem tamtej nocy. To możliwe, że jego dusza opuściła miejsce wiecznego spoczynku? Prawie natychmiast zawstydził się swojego strachu i zabobonnego lęku. Wyjął miserykordię z pochwy, uczynił krok naprzód i powiedział — Kim jesteś? Mów albo zabiję! — To ja, kapitanie. Na dźwięk tego słodkiego głosu czarnemu korsarzowi drgnęło serce. — Ty! Wzruszenie odebrało mu głos. Ty, pani na błyskawicy, myślałem, że zostałaś na Turtudze. Powiedz mi, oszalałem? Nie, panie. Zaprzeczyła dziewczyna. Czarny korsarz rzucił się do przodu. Miserykordia z brzękiem upadła na podłogę. Wyciągnął ręce w stronę dziewczyny, chwycił ją w ramiona, całując koronki wysokiego kołnierzyka zdobiącego jej suknię. Ty, tutaj, wyszeptał drżącym głosem. Skąd się tu wzięłaś? Jak weszłaś na pokład? Nie wiem, nie wiem, czy mogę. Odpowiedziała zakłopotana. Mów pani. Dobrze. Chciałam. Płynąć z tobą. A więc mnie kochasz. Powiedz mi to, prawda? Tak, szepnęła cichutko. Dziękuję ci. Teraz bez strachu mogę pójść na spotkanie śmierci. Wypuścił ją z ramion, wyciągnął krzesiwo i zapalił świecę, które postawił w rogu kajuty, by światło nie odbijało się od powierzchni morza. "Honorata stanęła przy oknie. Owinięta w biały, koronkowy płaszcz, z kapeluszem na głowie, rękami kurczowo ściskała bijące serce, jej błyszczące oczy spoglądały na czarnego korsarza, który stał przed nią wyprostowany jak struna, już nie blady, smutny i zadumany, lecz z uśmiechem na ustach, który zdradzał nieskończone szczęście." Patrzyli tak na siebie bez słów, zadziwieni tym wzajemnym wyznaniem. Być może długo skrywanym i żywionym, ale nieoczekiwanym. Czarny korsarz chwycił dziewczynę za rękę, posadził na krześle i powiedział: Powiedz mi, pani, jakim cudem się tu znalazłaś? Przecież powiedziałem ci żegnaj w moim własnym domu. Nie mogę ciągle uwierzyć, że tu jesteś. Powiem ci, panie, jeśli dasz mi słowo, że. Wybaczysz moim wspólnikom. Wspólnikom? Zrozum, że sama nie zdołałabym pokryjomu dostać się na błyskawice i do tego spędzić czternastu dni w kabinie, zamkniętej na klucz. Niczego nie potrafię ci odmówić. Wybaczam więc tym, którzy złamali moje rozkazy, ponieważ zrobili mi. Niezwykłą niespodziankę. Ich imiona, pani: Hans Stiller, Carmo i Moko. A to chultaje, wykrzyknął czarny korsarz. Powinienem był się domyślić! Ale jak udało ci się namówić ich do pomocy? Piraci, którzy złamią rozkaz kapitana, muszą odebrać sobie życie! Byli przekonani, że nie sprawią ci przykrości, panie. Odkryli, że skrycie się we mnie kochasz. A jak wprowadzili cię na statek? Zrobili to w nocy. Przebrali mnie za marynarza, aby nikt nie zorientował się, że tu jestem i ukryli cię w jednej z kajut? <słuch> roześmiał się pirat. W tej, która przylega do twojej. A ci nic, ponie, gdzie się pochowali? Płatowni, ale odwiedzali mnie często i przynosili jedzenie, które kradli ze spiżarni kucharza. Szczwane lisy! Surowie jak może, a wiedzą, co to uczucie. I grają ze śmiercią, ale pragną szczęścia swojego kapitana. Kto wie, ile ono jeszcze potrwa? Dodał po chwili prawie ze smutkiem. Dlaczego? Zaniepokoiła się honorata. Za dwie godziny wzejdzie świt i będę musiał cię opuścić. Tak prędko? Dopiero się spotkaliśmy, a już myślisz o odejściu? Z bólem powiedziała dziewczyna: Jak tylko słońce wzejdzie nad horyzontem, piraci z tortugi stoczą jedną z najstraszliwszych bitew, w jakich kiedykolwiek przyszło im brać udział. Fort, który skrywa za swymi murami mojego śmiertelnego wroga, zostanie ostrzelany z osiemdziesięciu dział, a sześciuset marynarzy gotowych na śmierć rzuci się do ataku. Ja będę im przewodził. Naprzeciw śmierci? Przeraziła się. A co, jeśli. to sięgniecie kula? Życie ludzkie jest w rękach Boga, pani. Przysięgnij mi, że będziesz ostrożny. To niemożliwe. Dwa lata już czekam, by go dorwać i ukarać. Za co tak bardzo go nienawidzisz! Zabił mi trzech braci i dopuścił się strasznej zdrady, jakiej? Czarny korsarz nie odpowiedział. Zrobił się ponury, jak chmura gradowa, i zaczął krążyć po kajucie. Honorata obserwowała go z żywym niepokojem na twarzy. W końcu usiadł obok niej i powiedział: Posłuchaj mnie i sama oceń, czy moja nienawiść jest uzasadniona. Dziesięć lat już minęło od tamtych czasów, lecz pamiętam wszystko, jakby to było wczoraj. W 1686 roku pomiędzy Francją i Hiszpanią wybuchła wojna o Flandrię. Ludwik XIV będąc u szczytu swojej potęgi jak żaden władca pożądał sławy. Jego największym pragnieniem było zdeptanie Hiszpanów, którzy pod wodzą księcia alby bezkarnie najeżdżali francuskie wsie i miasteczka, biorąc je w jarzmo, ogniem i żelazem, i którzy odnosili wszędzie zwycięstwa, mając nad francuskim wojskiem przewagę w polu. W tamtym czasie Ludwik XIV miał silne wpływy w Sabaudi i zażądał zbrojnego wsparcia od księcia wiktora Amadeusza II. Władca Sabaudi władał mało liczącym się państewkiem, nie mógł więc odmówić i wysłał królowi trzy najlepiej uzbrojone regimenty z Aosty, z Nicei i z Mariny. W tym ostatnim ja i moi trzej bracia służyliśmy jako oficerowie. Najstarszy z nas miał trzydzieści lat. Najmłodszy ten, który później stał się zielonym korsarzem, zaledwie dwadzieścia. Wraz z naszym regimentem udaliśmy się na flandryjską granicę, gdzie okrywając się chwałą odnieśliśmy wiele zwycięstw w potyczkach nad brzegami Skaldy, w Gand i w Torunej. Wojska sprzymierzone zwyciężały na wszystkich frontach, sukcesywnie spychając Hiszpanów w stronę Antwerpii. Pewnego dnia, który był dla nas wyjątkowo pechowy, część naszego regimentu zapuściła się aż do ujścia skaldy i zajęła opuszczoną przez nieprzyjaciela twierdzę, zbudowaną na skale. Tam zaskoczył nas wróg, który przewyższał nas liczebnie, a atak był tak nagły, że ledwo udało nam się uciec za mury, zabierając ze sobą artylerię. Znaleźliśmy się w oblężeniu. Dookoła nas nieprzyjacielskie wojska, które przewyższały nas dziesięciokrotnie. Zacieśniały krąg. Na domiar złego byliśmy całkowicie odcięci od sprzymierzonych z nami Francuzów. Hiszpanie za wszelką cenę chcieli odbić twierdzę, która była dla nich jednym z ważniejszych punktów strategicznych strzegących brodów na skaldzie. Nie mieliśmy innego wyjścia, jak poddać się albo zginąć w obronie warowni. Układanie się z Hiszpanami nie wchodziło w grę. Złożyliśmy przysięgę, że będziemy bronić proporca książąt Sabałckich, choćby miało nas to kosztować życie pod gruzami szańca. Ludwik XIV na dowódcę naszego regimentu wyznaczył do dziś nie wiem z jakiego powodu. Podeszłego już wiekiem flamandzkiego księcia. Był to doświadczony żołnierz, zasłużony na polu walki i to on dowodził obroną podczas oblężenia. Wrogowie nacierali nieustannie, a my z jednakową siłą odpieraliśmy ich ataki. Każdego dnia artyleryjski ogień wroga niszczył nasze bastiony i stanowiska, a my za każdym razem trwaliśmy w gotowości, nocą naprawiając zniszczone szańce. Oblężenie trwało piętnaście długich dni i nocy, i obu stronom przyniosło wiele strat. Gdy tylko Hiszpanie wzywali nas do poddania się, w odpowiedzi na ich haniebną propozycję natychmiast słaliśmy im za mury porcję żelaza. Mój najstarszy brat był sercem całej obrony. Odważny, silny, doskonale władał bronią, śmiało dowodził artylerią i piechotą, zawsze pierwszy w ataku, ostatni w odwrocie. Jego nieugięta postawa zrodziła w sercu flamandczyka ślepą zazdrość, co, jak się okazało, Miało dla nas straszne konsekwencje. Niepomny na przysięgę złożoną sabałckim książętom i nie bacząc na to, że splamił imię jednego z najświetniejszych rodów, Flamandczyk poszedł na układy z Hiszpanami i zdradził im wejście do twierdzy. Ceną za ten nikczemny układ było stanowisko gubernatora w południowoamerykańskich posiadłościach i pokaźna suma pieniędzy. Pewnej nocy z pomocą swoich flamandzkich krewniaków otworzył tajemne przejście, przez które podkradli się hiszpańscy żołnierze, czekający na znak w pobliżu twierdzy. Mój starszy brat wraz z kilkoma wojakami stał na straży nieopodal wyjścia z tunelu. Od razu zorientował się, że Hiszpanie weszli do środka i wszczął alarm, niestety. Zdrajca z pistoletami gotowymi do strzału zaczaił się na niego za rogiem bastionu. Gdy nadbiegł mój brat, wystrzelił prosto w niego, śmiertelnie go raniąc. Wrogowie wdarli się do środka, atakując nas z dziką furią. Walczyliśmy o każdy fragment muru, o każdy szaniec, lecz na próżno. Twierdza upadła. Ja i moi pozostali przy życiu bracia wraz z grupą zaufanych osób, salwowaliśmy się ucieczką do Kortrei. Powiedz mi zatem pani, Przebaczyłabyś takiemu człowiekowi? Nie, panie. Odparła księżniczka. I tak też było. Przysięgaliśmy, że zabijemy zdrajcę i pomścimy śmierć naszego brata. Po zakończeniu wojny, szukaliśmy go długo: najpierw we Flandrii, potem w Hiszpanii. Kilka lat później dowiedziałem się, że został mianowany gubernatorem jednej z największych amerykańskich kolonii. Nie namyślając się długo, razem z braćmi wyruszyliśmy za ocean, a pragnienie zemsty i ukarania zdrajcy trawiło nas jak gorączka. By go dosięgnąć, staliśmy się korsarzami. Zielony korsarz, który miał z nas najmniej doświadczenia, krewki był bardzo i niecierpliwy. Pewnego dnia odpłynął spróbować szczęścia. Nie udało mu się. Los go nie oszczędził. Wpadł w ręce naszego wroga i został powieszony jak pospolity rzezimieszek. Nielepszy los czekał czerwonego korsarza. Obu osobiście zdjąłem z szubienicy. Spoczywają teraz na dnie morza, gdzie czekają na zemstę, i jeśli mi Bóg dopomoże za dwie godziny, dopełnię złożonej przysięgi. Co z nim zamierzasz uczynić powieszę go pani odparł zimno czarny korsarz a potem wyrżnę wszystkich którzy noszą jego nazwisko zniszczył moją rodzinę więc ja zniszczę jego przysiągłem to w noc gdy czerwony korsarz spoczął na dnie morza i dotrzymam słowa a gdzie właściwie jesteśmy? Jakim miastem rządzi ten człowiek? Wkrótce się dowiesz. A jego imię? Zapytała zaniepokojona dziewczyna. Tak bardzo pragniesz je poznać? Jedwabna chusteczka, która okrywała czoło księżniczki, była zroszona potem. Nie wiem. Jej głos łamał się. W latach mojej młodości słyszałam historię podobną do twojej, panie, a opowiadali mi ją żołnierze w służbie mego ojca. – To niemożliwe – zaprzeczył czarny korsarz. – Nigdy nie byłaś w Piemącie. – Skaza się, ale proszę, wyjaw mi, kim jest ten człowiek. Jeśli tak bardzo nalegasz, dobrze. Powiem ci, to książę Van Gogh. W tej chwili rozległ się wystrzał armatni. Czarny korsarz wyskoczył z kajuty, krzycząc: Świta! Honorata nie powstrzymała go. W rozpaczliwym geście uniosła ręce nad głowę i jak rażona piorunem bezgłośnie padła na dywan.